Andrzej Frycz-Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej Tłumaczenie Cyprian Bazylik Czyta Piotr Kopa Księgi pierwsze o obyczajach Przedmowa Którzy się onych rzeczy między ludzi podawać ważą, o których już drudzy pisali, dwojakim obyczajem z onymi swymi spisami popisać się pracują, bo więc albo co pewniejszego podać obiecują, Albo co insi grubo wyłożyli, to oni ozdobniejszymi słowy i sentencjami objaśniają. Lecz ja, acz się nie spodziewam, żebym co pewniejszego nad one, co o Rzeczypospolitej pisali, przynieść mógł, ani mi ozdobnej i ochędożnej rzeczy dostawa, przed się podjąłem tej materii pisać, abym naszym ludziom jako na jakiej tablicy ukazał, co się mi zda w naszej Rzeczypospolitej poprawy być godnego? Nie żeby inni w to lepiej i dostateczniej ugodzić nie mogli. Ale abym też i ja, z swej strony Rzeczypospolitej w tym usłużył. Bo to na mądrego, jako się mnie zda, należy, aby one rzeczy, które się mu za pożyteczne albo za szkodliwe Rzeczypospolitej być widzą, między drugie podawał, a one Albo ku chwaleniu, albo ku ganieniu pobudzał. Bo mam za to, że tak oni, na które to należy, gdy się na to wiek ludzi zgodzi, a jakoby spiknie łatwo się dadzą nachylić, że rzeczy dobre każą czynić, a złych zabraniać będą. A ponieważ żadna sztuka tak doskonała od żadnego mistrza nie wyszła, żeby do niej czego potomni albo nie przydali, albo nie odmienili albo jej pilniej nie wypolerowali. I to nas, albo któregokolwiek odstraszać nie ma, żebyśmy się zleniawszy za to nie mieli wziąć, o czym inni przed nami wiele pracy podjęli. Acz wiem dobrze, że nie mogę wszystkim w tym naszym spisie dosyć uczynić, gdyż i sam sobie w niektórych rzeczach nie dosyć czynię. Wszakże snać damy innym przyczynę, że co pewniejszego znajdą. A k temu, iżem oto stał, jakobym wszystko zebrał I niektórychem rzeczy doszedł Oni to zrozumieją, którzy te nasze księgi czytać będą A chociażbym też nic nowego tu nie przyniósł Przed się, gdy kto czego dobrego albo naśladuje, albo szuka Wtedy to pocieszna onemu człowiekowi być ma Który Rzeczypospolitej wszego dobrego życzy ono mnie toż bynajmniej nie obruszy, jeśli się komu nie wszystko spodoba, com tu napisał. Caius, Lucilius, Rzymianin, Pospolicie, jako o nim piszą, mawiał, że nie chciał, aby jego pisania i nieukowie i nader uczeni ludzie czytali, a to dlatego, że pry, nieukowie nie będą nic rozumieć, a uczeni zaś więcej niż ja sam. Lecz ja nic tak dalece nie żądam i za ucieszną rzecz nie mam. Jako gdyby te moje wizerowania co najbieglejsi, a najmędrsi ludzie czytali, aby za tym, gdzieby się im co nie podobało, przyczynę mieli albo nasze zdanie zganić, albo ono, czego my nie baczyli, wynaleźć. Bo jako wiele w naszej Rzeczypospolitej jest i zwyczajów, i ustaw, które poprawy potrzebują, o tym niemal wszyscy wiedzą. A my nie tylko onę część, która się ustaw... Lub statutu dotyczy, ale i wszystką Rzeczpospolitę tuśmy zawrzeć chcieli, i ono, co o wszech częściach rozumiemy, znacznieśmy pokazali. Acz się lepak do tego znam, że ze mnie, jako z tego, którym się nie z wysokiego stanu urodził, małą pomoc i ratunek Rzeczpospolita mieć może. Wszakże nie mogę się zatrzymać, abym jej jako mogąc, wszystkie stany napominając i przestrzegając, nie usługował. Daj Boże, aby ta nasza praca z taką chęcią od każdego dobrego była przyjęta, z jaką się im ode mnie ofiaruje, ponieważ my nic dla popisania, ani dlatego, żebyśmy się w nowinach kochali, nie czynimy, ale wszystko dla miłości Rzeczpospolitej i mówimy i piszemy. Co się tknie, że się rzeczami niektórymi bardzo pospolitymi bawię, a od inszych szeroko wypisane albo krótko wspominam, albo je tylko pokazawszy obficiej przekładam, tom dla snadniejszego w pisaniu sposobu uczynił, przez który ku owym rzeczom chciałem przyjść, o którychem tu najpilniej mówić był umyślił. Podobieństwo, że niektóre rzeczy, o których tu piszę, zdadzą się być takie, które by teraźniejszych czasów ledwie miejsce mieć mogły. Lecz mię do tego ono przywiodło, że dobrzy Pisarzowie, których jako się mogę trzymam, gdy co porządnie, a wedle nauki piszą, wtedy się nie jedno na niniejsze czasy albo na postanowienie porządku, ale więcej na wszech rzeczy przyrodzenie oglądają. Bo sprawiedliwość i niesprawiedliwość, dobroć i złość nie przeto są rzeczy różne, że tak o nich ludzie rozumieją i na to się zgadzają, gdyż nigdy sprawiedliwą rzeczą nie będzie człowieka niewinnego zamordować. Fałszywe świadectwo mówić, nigdy też za niesprawiedliwą rzecz będzie dobrodziejstwem dobrodziejowi nagradzać, każdemu, co komu należy, oddawać, choćby to wszech ludzi wyrokami i zezwoleniem było uchwalone, a ono zganiono. Ale jako sam człowiek koń, drzewa i inne rzeczy stworzone takie są, jakie mają przyrodzenie, a nie takie, jakimi by je chcieli rozumieć ludzie. Takież ci sprawiedliwość i niesprawiedliwość nie w mniemaniu ludzi, ale w przyrodzeniu rzeczy należą, jako je Bóg w sercach ludzkich napisał. Za czym też sami nie mowami, tylko głosem wyrzeczonymi, ale też myślami zamilczanymi i wzajem się obwiniają i obraniają, jako Paweł on niebieskiej nauki opowiadacz i pisarz napisał. Wielem tu napisał wedle ludzi mądrych zdania, a insze rzeczy, jako się mi widziało, wyprawowałem. Acz gdzie co czynić każe, a doskonałe czynienie przepisuje, wiem dobrze, że i sam daleko od takiej doskonałości jestem. Lecz a co wadzi, żebym albo sobie one rzeczy przepisywał, co innym czynić przepisuje, albo żebym miał jako osła, która acz sama rzezać nie może, wszakże inne naczynia do rzezania ostrzy, jako on poeta mówi. Fungar vice cotis acutum reddere kwe ferrum valet exors i psa Mnogim też drogę i sposób snać, nie najgorszy ukazałem, wedle którego by i oni takowe spisy sprawiać mogli, do których by znieśli materią przystojną bądź z inszych autorów pisania bądź z swego własnego domysłu. Co się tknie pilności, starania i prace około tych rzeczy zbierania? wtedym tak oto stał, jaką najlepiej mógł, wszakże jaką tego dobrze dowiódł, a jako się mi zdarzyło? Najlepiej to Bogu polecić, bez którego pomocy żadne człowiecze staranie, by największe było, nie może nic do skutku przywieść. Co jeśli sama chęć w rzeczach wielkich godna jest chwały? Mam za to, że ta nasza praca z chęcią przysługi złączona nie może być słusznie ganiona. Trzymałem się też onej ustawy, abym strofując występki nikogo nie mianował tak, że mi żaden za złe mieć nic może, chyba by się sam pierwej do owego występku przyznał, albo żeby o jaką wadę mając sumienie przestraszone, wynurzenie prawdy obwiniał. Jako osowie w baśniach powiadają, że słońce wschodzące obwiniała, że na jego promienie oczyma swimi żadną miarą patrzeć nie mogła, a wszakże jako światło słoneczne wielkie, a niewymowne pożytki ludzkiemu żywotowi przynosi. Tak i prawda, gdy z ciemności błędów wychodzi, bardzo wielkimi dobrodziejstwami obdarza i ozdabia rzeczy człowiecze i boskie. Gdyż błąd, by nie wiem jako zastarzały, jako i złość, choćby ją za dobroć poczytano, Zawżdy plugastwo w sobie zawarte ma, choćby go długo znaszano, a nikt by go nie wzruszał. Lecz kto by prawdzie wychodzącej czci nie wyrządzał, a onej z uczciwością słuszną nie przyjmował, Ale by ją odrzucał i od niej by się odwracał. Za kogo go poczytać mamy, jedno za dziecie onego ojca, którego jest kłamca, a który po swych syniech tego najwięcej chce, aby kłamstwo w uczciwości mieli. za czym by je swego królestwa uczestniki poczynił. Ale dawszy pokój przedmowie już o samej rzeczy mówić zacznijmy. 1. Co jest rzecz pospolita? Podoba mi się przeto ono, co mężowie uczeni przy każdym rozbieraniu za rzecz potrzebną sądzą, abyśmy onej rzeczy, o której mówić mamy, sposób i przyrodzenie naprzód wypisali, a oznajmienie od onych podane, którzy o tej materii przed nami pisali, abyśmy tu położyli bo oni tak to opisują, że Rzeczpospolita są zbory, a zgromadzenia ludzkie porządnie zebrane, z rozmaitych sąsiadów złączone, a ku dobremu i szczęśliwemu życiu postanowione. Bo imieniem Rzeczypospolitej jednofamilia albo dom jeden nie bywa nazwan, gdyż jest rzecz osobna, jednemu należąca, którą własnym imieniem zowią rzeczą domową albo gospodarstwem a do tego należy, aby ona czelać i wszyscy domownicy wespołek żyli, a do każdej potrzeby albo roboty ku pożywieniu należącej wspólnie sobie pomagali, a ktokolwiek w domu przedniejszy jest, a nad czeladzią władność albo panowanie ma, tego zowią gospodarzem. Gdzie się zaś się zbierze wiele tych gospodarzów z czeladzią swoją i domów wiele, tam bywają miasta albo mnóstwo domów, ulicami porządnie sadzone. Z tych zaś miast i wsi stawa się ta obywatelów społeczność, którą nazywamy rzeczą pospolitą. A iż się człowiek lepiej niż które insze stworzenie do takowego zgromadzenia i wspólnego obcowania zgodzi, ukazuje to jego przyrodzony dowcip i mowa. Albowiem te dwie rzeczy między ludźmi z przyjaźną jednego przeciw drugiemu skłonność najwięcej mnożą, która jest najprzedniejszą tak wielu ludzi stowarzyszenia związką, w którym ci co żywo wszystkie swoje prace, starania, roboty, pilność i dowcip do tego ciągnąć mają, aby się onym wszystkim mieszczanom albo wspólnie w towarzystwie żyjącym obywatelom na wszem dobrze wodziło i iżby wszyscy szczęśliwy na świecie żywot wieść mogli. Albowiem rzecz pospolita jest jakoby jedno zupełne zwierzęcia, któregokolwiek ciało, którego żaden członek sam sobie nie służy, ale i oko, i ręce, i nogi i wszystkie insze członki jakoby wspólnie o sobie radzą, a urzędu swego tak używają, aby się wszystko ciało dobrze miało. Które gdy się dobrze ma, wtedyć i członkom krzywdy nie masz, a gdy się ciało niedobrze ma, wtedyć i członki pewnie jaki i nie wczas cierpieć muszą. Nie inaczej jedno, gdyby którekolwiek członek od ciała był oderwan, już nie jest godzien, aby go własnym przezwiskiem zwano przeto, iż ani żywym być, ani urzędu swego używać może, jeśli do wszystkiego ciała nie będzie przyłączon. Także też żaden obywatel mimo Rzeczpospolitej nie może dobrze żyć ani urzędowi swemu albo powinności swej dosyć czynić. Albowiem ani król urzędu królewskiego, ani żaden urząd także urzędu sobie powinnego używać, ani też żaden priwant, to jest urzędu żadnego na sobie nie noszący, uciesznego i spokojnego żywota, mimo Rzeczpospolitej długo wieść nie może. Lecz jeśli kto jest taki, co by okrom towarzystwa ludzkiego żyć mógł, a nikomu nie potrzebując sam by z sobą przestawał, ten nie za obywatela ludzkiego, ale albo za bestię, albo za jakiego Boga ma być rozumian, jako Arystoteles powiada. Niechajże wtedy ten skutek będzie mieszkania w spółku Rzeczypospolitej, aby wszyscy obywatele szczęśliwie, to jest... Jako Cicero wykłada, uczciwie a dobrze żyć mogli, aby się w dostojności i w pożytkach pomnażali, aby wszyscy cichy a spokojny żywot wiedli, aby każdy swego bronić i używać mógł, aby od krzywd i zabijania każdy był bezpieczen, albowiem dla tych rzeczy w mieście i w każdej rzeczypospolitej obronę wynaleziono. 2. Jako są różne rzeczy pospolite? Trojaki rzeczpospolitej sposób opisują filozofowie, które sposoby przezwiska swoje mają wedle różności panujących osób, a te wszystkie przezwiska są greckie to jest monarchia, oligarchia, policja. Monarchia, zowią to państwo, które jedna tylko osoba rządzi, która jeśli że wedle pewnych praw ono państwo rządzi, królem bywa nazwana, a ono państwo królestwem lecz jeśli wedle chęci, wolej i upodobania swego rządzi, wtedy tyraństwem bywa nazwana. Oligarchią zowią, gdy kilka pewnych i czelniejszych onej ziemi osób państwo rządzą, którzy jeśli się w tej mierze tak sprawują, jako samej cnocie i jej przyrodzeniu przynależy, zowią je arystokracją, to jest porządne osób zacnych panowanie. Lecz jeśli czegoś inszego w tym więcej patrzą, to jest albo bogactwa, albo jakim innym szczęściem zacność domu albo narodu swego zachować, wtedy je prosto zgoła oligarchią zowią. Policją zowią tę rzecz pospolitą, którą wiele osób rządzi, w której urzędy i dostojności za wspólnymi głosy i zezwoleniem mnóstwa ludzi dawają, a jednako się wszyscy do sławy cnotą nabytej i do panowania mają co iż przynosi wielką uczciwość i pożytek pospolity przeto takowego państwa albo panowania sposób tak jako i wszystkie insze zowią rzecz pospolitą albowiem to jest rzecz wszystkim wspólna która się jawnie wszystkich dotyczy tak iż rzecz pospolita nie zda się co inszego być jedno wspólna we wszelakich sprawach uczciwość i pożytek ale jeśli by pospólstwo samo się rządziło Płochą radą się sprawując, jako to pospolicie bywa, a nieprzystojnie sobie w sprawach poczynając, nie przestrzegając uczciwości i pożytku wszystkich wobec, ale tylko samych ubogich, wtedy ono państwo zowią demokracją, to jest pospolitego człowieka panowanie. Lecz takową rzecz pospolitę za najlepszą mają, która sposób owych pierwszych trzech w sobie zamyka, to jest, gdzie królewska władza wszystko rządzi, osobom zacnym czelniejsze urzędy dawają, a wszystkim zarówno wolno dochodzić sławy, która z męstwa roście. Taka rzecz pospolita, jako pismo święte świadczy, za czasu Mojżeszowego była, bo ją jeden człowiek rządził, do którego ludzie mądrzy bywali przydawani, którzy wszelakie spory, sprawy i insze rzeczy pospolitej trudności wespołek z nim na sobie nosili, a takowe osoby wszystko pospólstwo z pośrodku siebie obierało, bo tak do wszystkiego ludu mówi Mojżesz. Dajcie z pośrodku siebie mądre i w cnotach doświadczone osoby z waszego pokolenia, abym je nad wami przełożył. A tak Mojżesz z wierzchnością swoją potwierdzał ony, które wszystek lud z pośrodku siebie obierał. Jakoż jednak i słuszna i potrzebna rzecz jest, aby tak bywało w tej ziemi, która jest wspólną wszystkich ojczyzną, a która Rzeczpospolita tej jest podobniejsza, tę za lepszą albo za szczęśliwszą poczytują, a która różniejsza, tę za gorszą, co niechaj będzie dosyć około opisania sposobu Rzeczypospolitej. Potem, na które się części dzieli, to jest urzędy i lud urzędu żadnego niemający i jego różność dalej okażemy. 3. Czym w całości zachowana bywa Rzeczpospolita i na które się części te księgi dzielą? Teraz przeto okażę, jakim obyczajem Rzeczpospolita może być dobrze albo postanowiona, albo poprawiona, a na wieczne czasy w całości zachowana. Bo gdzie jest gadka o to, jaka Rzeczpospolita ma być, wtedy mi się tak zda, że w tym trzeba przynajmniej trzy rzeczy obaczać, które, jeśli, że jako, ma być w swej klobie będą, wtedy i ona Rzeczpospolita dobrze postanowiona będzie. Pierwsza, aby ono ludzi wspólnie mieszkających towarzystwo w dobrym porządku było, a obronę sobie przystojną miało. Druga, aby nabożeństwo albo wiarę swą ku Bogu wedle szczerości Pisma Świętego ostatecznie zachowano. Trzecia, aby dziadki i młodzieńce do wszelakich cnót i nauk ćwiczono, bo jednak dla tej przyczyny we wszystkich miasteczkach i w wielu wsiach szkoły nadano. Albowiem z dobrego młodych ludzi ćwiczenia, jeśli nie we wszystkich rzeczach, wtedy w przedniejszych tak nabożeństwu, jako też spornemu ludzkiemu obcowaniu wiele użytku przychodzi. Przetoż się i mnie zdało, abym tu o Rzeczypospolitej pisząc, o szkołach też nieco przypomniał, bo co się dotyczy sposobu wiary albo nabożeństwa, mam za to, że każdy tę kwestię przy rozmowie o Rzeczypospolitej być potrzebną będzie rozumiał ponieważ ani miejsce, na którym się rodzimy, ani mury, o których się nam zda, jakoby nas od nieprzyjaciela bezpiecznymi czynić miały, ani też żadne z ludźmi wzięte towarzystwo nie może być właśnie nazwane ojczyzną naszą, jako nabożeństwo ku panu Bogu bo którzy się go ostatecznie dzierżą, tych Bóg wielkimi zapłatami obdarza, a którzy nim gardzą albo oni nie dbają, tych karze i głodem, i morem, i ogniem, i powodziami, i wojną, i upadkiem Rzeczypospolitej. Ale iż na zgromadzenia albo wspólne mieszkania ludzie pospolicie najpierw oczy swe obracają, przeto też o nich najprzód będziemy rozmowę mieć, a będziemy je zwać albo pospolitą, albo miastem, nie iżby te przezwiska gromadom świętym służyć nie mogły, ale iż takie zgromadzenia święte pospolicie zborem bywają nazwane. Chociaż to oboje przezwisko tak świętemu zborowi, jako też zgromadzeniu świeckiemu służyć może. Oto te dwa zbory, to jest święty i świecki, tak się w sobie mają, iż jeden drugiemu wzajem służy i zachowuje się to między ludźmi chrześcijańskimi, iż zbór świecki nie może być odłączony od świętego. Ale i że różny sposób rządzenia w nich jest i różnych urzędników potrzebują, przeto jako drudzy czynili, tak i my uczynimy, a osobno o Rzeczypospolitej albo o tym świeckim zborze mówić będziemy, osobno o rządzeniu zborów, a na ostatku o szkołach. Aby wtedy Rzeczpospolita w całości, a w zacności sobie przystojnej zawsze zostawała, trzech rzeczy do tego trzeba: to jest, uczciwych obyczajów albo zwyczajów. Srogości sądu, a biegłości w rzeczach wojennych, które trzy rzeczy tak się w sobie mają, aby rzecz pospolita biegłością rzeczy wojennych od postronnego nieprzyjaciela na Ukrainie była obroniona, a uczciwymi obyczajami i sprawiedliwymi sądy w swoim porządku zachowana i rządzona była. Ale nie jednak o tych obyczajów i sądów używać trzeba, gdyż to są różne rzeczy, albowiem w tym towarzystwie, albo wspólnym mieszkaniu ludzkim każdy człowiek obyczaje swoje ma, którymi wedle woli i upodobania swego sam siebie i sprawy tak swoje, jak i cudze sprawuje, z pochwaleniem albo wszystkich, albo wielu ludzi, albo na ostatek tylko dobrych, a mądrych, bo ja tu mówię o obyczajach dobrych i uczciwych ale sądów albo praw przeciwko tym, którzy z drogi dobrych obyczajów ustąpili, dlatego używają, aby wżdy oni poniewoli to czynili, czego z dobrej woli swej, a za powodem uczciwych obyczajów czynić nie chcieli. A tak, gdy te trzy rzeczy między sobą zgodnie się mają, wtedy też i sama rzecz pospolita w dobrym porządku bywa. A się, jeśli która rzecz z onych trzech ma w sobie jakie ubliżenie, wtedy też Rzeczypospolitej na jej zacności i całości wiele schodzić musi. Acz wiem, iż o tych rzeczach może się inaczej mówić, bo miasto obyczajów może używać albo tego słowa, cnota, lub męstwo, albo uczynność, albo którego inszego temu podobnego, ale te rzeczy potrzebują większej pracy, niżliby tu ode mnie wypisane być miały. A jednak też, iż je drudzy dosyć pięknie opisali, przeto nie potrzebują wykładu naszego. Ale ja wiem dlaczego tych przezwisk, którem wyżej mianował, używam, mając te nadzieje i że ludzie mądrzy, którzy będą u siebie pilnie uważać to, co dalej będę mówił, pochwalą to. Wiadomy jest wielu ludziom onego w prawie wielce biegłego człowieka Gajusa artykuł i że każdy lud rządzi się albo prawami pisanymi, albo zwyczajami za ustawę wziętymi. I Cicero powiedział, iż porządne życie obywatelów którejkolwiek ziemi przychodzi albo ze zwyczajów, za ustawę wziętych, albo z praw pisanych. I Sallustiusz, pisząc o getułach, ludziach afrykańskich, tak mówi. Ci ludzie ani zwyczajów za ustawę wziętych nie trzymali, ani praw pisanych, ani panowaniu którego człowieka byli posłuszni. Także Liwiusz pisze o tych, którzy bywali w Rzymie starsi nad pospólstwem, gdy dawali sprawę o sobie, że oni nie omieszkowali dowiadować się, czego by komu wedle zwyczaju przodków ich albo prawem pisanym, albo zwyczajem za ustawę wziętym dozwolić miano? Tymże sposobem Quintilian pisze i że w prawie wiele rzeczy, nie wedle statutu pisanego, ale wedle zwyczajów za uchwałę wziętych bywa stanowiono. Albo i Horatius Flaccus tym wierszem łacińskim: Mos et lex makulosfum edomuit nefas, to jest, zwyczaj dobry, a k temu pobożna ustawa wywróciły niecnotę, iż chybiała prawa. Tenże napisał: Quid lege sine moribus vane proficunt, to jest, na co wielkie statuty i prawa pisane, gdy nie będą zwyczajami ludzkimi wzmacniane? Zaś enni już pisze. Moribus antiquis res stat romana virisque. To jest, zwyczajem starożytnym, a rycerzami cnymi, Rzymska Rzeczpospolita trwa czasy dawnymi. Lecz pod tym słowem, pisane prawo albo status zamyka się i ta uchwała, którą samo pospólstwo sobie stanowi, aby ją w całości zachowało, a przeciwko niej się występować warowało. A zwyczaj za ustawę wzięty nic inszego nie jest jedno to postanowienie, które się tylko za pochwaleniem ludzkim z dawnego zwyczaju wkorzeniło i ugruntowało. 4. Jako wiele należy na zwyczajach za ustawę wziętych, o których zwyczajach tu rozmowa jest. Naprzód wtedy o zwyczajach będziemy mówić, na których, iż wiele należy po wszystek czas żywota ludzkiego, stąd się pokazuje, że i tych wychwalają, którzy się ich pilnie dzierżą, i tych karzą, którzy o nie nie dbają, a przekopują je. Wiele rzeczy jest, które, nie mając po sobie żadnej słusznej do tego przyczyny, są w zwyczaj wzięte. Wiele ich jest, które u starych ludzi w zwyczaju były, a teraz są za statut albo za prawo pisane wzięte. Wiele się też złych i przewrotnych i karania godnych rzeczy dzieje, których nie karzą, a tę wymówkę po sobie mają, iż są w zwyczaj wzięte. Ale aby się nasze słowa od rzeczyń odstrzelały, trzeba tak rozumieć, iż Rzeczpospolita dobrymi zwyczajami ma być rządzona, bo chociażby ją złe zwyczaje opanowały, wszakże ich przedsię zawżdy cnotliwi ludzie rozmaicie poprawować mogą. Ma być wtedy rzecz pospolita rządzona tymi zwyczajami, które wspólnym zezwoleniem statecznych, poważnych i uczciwych ludzi bywają pochwalone, a z dobrymi ustawami bywają złączone, albo też i same bywają za dobrą ustawę poczytane. Ale takowe mają być, które by częścią z dobrego rozsądku i baczenia same się w nas rodziły, a częścią też takie, które byśmy w ludziach cnotliwych, a poważnych obaczywszy naśladowali ich, a do siebie je przyjmowali. 5. Punkt pierwszy. Najprzód o tym, iż dobrymi obyczajmi Rzeczpospolita bywa bardzo dobrze rządzona. Punkt drugi. Dobre zwyczaje pochodzą z wiadomości i zabawy ustawicznej rzeczy uczciwych, a sprośne przychodzą z niewiadomości i zabawy złych spraw. Punkt trzeci. Ustawiczna w rzeczach uczciwych zabawa zawisła na miarkowaniu i hamowaniu chęci albo namiętności złych. Punkt czwarty. A do tego trzeba wziąć nauk, dobrze czynić każdemu, bo stąd wszelakie cnót rodzaje rosną. Punkt 5. To wszystko ku doskonałości przyjść nie może jedno z częstego w tym ćwiczenia. Punkt szósty. Zatem się to miejsce zamyka i że bardzo wiele należy na dobrych zwyczajach ku dobremu rządzeniu Rzeczypospolitej. Tymi przeto zwyczajami Rzeczpospolita bywa bardzo dobrze rządzona, a nie wiem, jeśli niedaleko lepiej, niż li prawem pisanymi. Albowiem zwyczaje, które z pewnego powodu serdecznego pochodzą, więcej nas w powinności zatrzymywają, niżli albo największe zapłaty, albo najsroższe kaźni prawne. Wiele ich jest, których karanie nie odstrasza ani od złodziejstwa, ani od mężobójstwa, ani od innych złoczyństw. Wiele ich zbytnie łakomstwo przypędza do bogactwa złymi fortelami nabywania. Wiele ich też jest, którzy zbytnią a łakomą chęcią zapalają się ku dostawaniu wielkich i zacnych urzędów. A aczkolwiek na takowe ludzi prawa nasze żadnego karania nie ustawiły. Ale przed się na złodzieje, na mężobójce i na insze złoczyńce srogie kaźni uchwalono. A ci wszyscy, tak oni, którzy łakomie dostawają urzędów, jako też i złoczyńce, kiedyby dobre zwyczaje w sobie mieli. Kiedyby się sprosności niecnot, a piękności cnoty oczyma serdecznymi przypatrzyli, kiedyby obaczyli, w czym należy prawdziwa uczciwość, a w czym żywota sprosność, kiedyby odrzuciwszy sprośne sprawy, wzięli sobie w zwyczaj, a w używanie rzeczy uczciwe, nie byliby zaprawdę tak bystrzy w brojeniu niecnot, ani by się też tak swawolnie domagali tego, co im nie przystoi. Ale by kto rzekł, iż te moje słowa inszych ludzi potrzebują, inszej rzeczy pospolitej, a naszej nie są pożyteczne, bo żadnego człowieka tak u nas w Polsce, jako też i u inszych narodów nigdy nie widziano, który by takowe zwyczaje w sobie mając, nie miał często wystąpić, domagając się tych rzeczy, których jemu nie trzeba, albo też co nieprzystojnego, brojąc. A ja za się to powiadam, a zeznać to muszę i że ludzie nigdy nie mogą być tak świętobliwi ani doskonale prawi, aby się zgoła żadnego występku nigdy dopuścić nie mieli. I to jeszcze przykładam, że wiele bywało ludzi cnoty i nauki, ile się pokazać mogło osobnej, których się sprośne występki dzierżały. Ale też za się to za pewną rzecz twierdzę, i że ludzie wielokroć za niewiadomością rzeczy dobrych dopuszczają się złych, wielokroć przez ustawiczną złych rzeczy zabawę z prośności broją. Albowiem, a co inszego nas do pracy i do prawdziwej sławy z męstwa i z cnoty pochodzącej pobudzić może, albo co nas w najszlachetniejszych postępkach zadzieżeć może? Jedno wiadomość, a ustawiczna zabawa rzeczy uczciwych. A za się przeciwko temu, którzy o cnotach wiadomości nie mają, żadnego urzędu statecznie sprawować nie mogą, bo przez wszystek czas żywota swego żywą jakoby w ciemnościach, nie wiedząc, co czynić mają, częstokroć miasto rzeczy uczciwych trzymają się sprośnych, miasto wiadomych trzymają się niewiadomych, miasto pożytecznych szkodliwych, miasto drogich albo zacnych trzymają się podłych. A skąd się tak wielu rzeczy złego używania i szkodliwych przykładów w Rzeczypospolitej i we zborze namnożyło? Jedno albo z nieumiejętności, albo z ustawicznej złych rzeczy zabawy. Albowiem to jest pewna rzecz, iż jako człowiek wszystkie zwierzęta przechodzi przyrodzonym rozumem i są w nim jakoby niejakie iskry roztropności i cnoty ku zacnym sprawom. Tak też zasię, jeśli onego przyrodzonego rozumu nie wyćwiczy umiejętnością albo wiadomością rzeczy osobnych, jeśli onych iskier cnoty i mądrości zwyczajem, a ćwiczeniem nie będzie wzniecał albo rozdymał, bywa to, iż do rzeczy uczciwości przeciwnych oślep idzie, i nic bywa nadeń nic szaleńszego, nic prośniejszego, nic niemierniejszego, nie złościwszego, nic we wszelakiej porządliwości wszeteczniejszego, a żadna bestia nie bywa tak sprośna a okrutna, która by z jego okrutnością mogła być porównana. Krótko powiadając, samoludzkie na świecie życie jaśnie to pokazać może, jako wiele ciężkich złości chodzi za niewiadomością jako za ślepotą, a za złymi zabawami jako za zaraźliwym powietrzem. Pospolicie się to zachowuje, iż który by rzemieślnik zabił psa, ten rzemiosła musi przestać robić, a tylko się nie stawa bezecnym, a kto zabije człowieka, ten miejsca swego nie traci na jego rzemiośle i na jego uludzi mniemaniu, nic mu nie schodzi. Jest też, i to wpisanym prawie naszym, iż złodzieje, którzy by dwanaście groszy ukradli, na gardle karzą i bywają bezecnymi, zaś mężobójce, zapłaciwszy głowszczyznę, gardła i czcinie tracą. A więc to nie ze złego jakiegoś ludzkiego rozsądku weszło w obyczaj, a potem za prawo wzięto? A to Azali nie z nieumiejętności roście? Ale te rzeczy tak wiele, a znacznie są sprośne, że się ich rękoma i nogami domacać może, jest inszych rzeczy wiele tak drobnych, a nieznacznych, że ich żaden obaczyć nie może, chyba kto się im dobrze przypatrzy, albo kto ich dobrze świadom, które ja wedle możności mojej umyśliłem odkryć, a najaśnią pokazać. Naprzód wtedy o to się każdy ma najwięcej starać, aby o każdej rzeczy dobrze rozumiał, a ile może najsprawiedliwiej sądził, potem, aby chęć swą rozumowi poddali. Albowiem nie bez przyczyny oni wielcy filozofowie o tym pisali i że cnoty zasiadły w chęci do obyczajów skłonnej, a gdy ją ku dobremu chylić mają, hamując jej popędliwości, przywodząc je ku skromności, a podbijając je pod władzę i pod moc rozumowi, aby snać miłość albo nienawiść, nadzieja albo bojaźń, albo jakakolwiek insza namiętność granic uczciwości nie przestąpiła. Jest w księgach ludzi mądrych bardzo wiele nauk należących ku pohamowaniu takowych popędliwości serdecznych, które, jeśli zbytne są, przekazują prawdziwą znajomość i rozsądek serdeczny, albo go i owszem zatłumiają, aby się okazać i na jaśnią wynurzyć nie mógł, jako w tych wierszach Medea świadczy, mówiąc: Aliutque cupido, mens aliut suadet video meliora probocque. Deteriora sekfor etc. To jest, inszą mi rzecz mój rozum, a inszą gniew radzi. Widzę, co jest lepszego, lecz czynię, co wadzi bo to był gniew sprawił, że się Medea nie czuła i owszem, tak jest każde wzruszenie serdeczne, iż zamyka drogę rozumowi i radom dobrym, kogo wzrusza rzecz jaka lubieżna i dodaje mu tej nadzieje, że jej dostąpi, albo on, który już pożądaną rzecz otrzyma i stąd się weseli. A co o nim rozumiesz, żeby miał dobrego rozsądku w sprawach swych używać? Zaś oto się boi jakiej przygody, albo oto ją już na sobie odnosząc, śmęci się, a zaś i ten nie musi zmienić. Widamy to, że ci, co się boją, blednieją, a ci, co się radują, rumiani bywają. Oni się basują, a tym dobra myśl roście, a obaj ci nie tejże barwy i nie takiej myśli bywają, jakiej w ten czas, gdy od takowych namiętności bywają próżni. Bo o rozgniewanych, a co trzeba mówić, którzy częstokroć zapamiętywają się i nie baczą, co przed oczyma mają... U tych też żadnego miejsca rozumowi być nie może, którzy chęcią pomsty pałają. Zazdrość roście w nas z cudzych dóbr, jakich albo my sami nie mamy, albo mniejsze mamy. A jeśli im równe, wtedy przed się tych, którym zajrzemy, w takiej czci i wadze być nie radzi widzimy, w jakiej sami jesteśmy właśnie z bojaźni a z gniewu roście która iż nie inaczej wzburza serca ludzkie które opanuje jedno jako odejście od rozumu przeto nie może mieć towarzystwa z rozumem ale k czemu to mówię a to lik temu abyśmy widzieli że te rzeczy są jakoby domowi nasi nieprzyjaciele którzy się w nas tak wkradli iż za ich opanowaniem nie może się przy nas rozum albo prawdziwy rozsądek ostać Osobna zaprawdę i zacna jest Ciceronowa powieść, gdzie mówi, że żadna nie jest tak wielka moc, ani tak wielki dostatek, który by żelazem a mocą zwątlon i przełomion być nie mógł. Ale serce swe zwyciężyć, gniew pohamować, zwycięstwa miernie używać, wielkiego to i mężnego serca rzecz jest. I zda mi się, że kto by się tak sprawował, nie najprzedniejszym ludziom ma być porównan, ale Bogu podobnym ma być poczytan. Ale co Cicero mówi o pohamowaniu gniewu, to się też o inszych namiętnościach serdecznych rozumieć może, które pospolicie srodze zwykły rządzić tymi, które opanują, a nie tylko tymi, których serca opanują, ale i na onych się oburzają, którzy bieg ich przerywają, ale co mówię, przerywają. I owszem, częstokroć się i na tych oburzają, którzy ani ich drażnią, ani im żadną rzeczą przyczyny do wzruszenia dają. Czego doznawamy w ludziach rozgniewanych, którzy jad gniewu swego na tych naprzód wyrzucają, co się im z przygody naprzód natrafią. Ani się też do tego moje słowa ciągną, żebym był tego mniemania, jakoby namiętność albo popędliwe chęci mogły być do gruntu z człowieka wykorzenione, ponieważ z przyrodzenia dlatego są dane, aby nas pobudzały do czynienia czegokolwiek, a drogę do wszelakich cnot albo uczciwych spraw podawały, ale aby które są złe, bo o dobrych już nic nie mówię, które się z rozumem albo z dobrym baczeniem zgadzają, albo w czas były umorzone, albo ku Dobremu obrócone albo jednak w miernej skromności zachowane. Bo to jest rzecz jasna, jako wiele i wielkiego złego stąd roście, jeśliby się takie popędliwe chęci albo namiętności puściły za swą bystrością, jakoby z nadziei płochej, gdy z niej rzeczy płonne, nikczemne i błazeńskie rosną, które sobie ludzie takową nadzieją nie inaczej, jedno jakoby weśnie, zmyślają. Z miłości rosną gwałcenia białych głów, cudzołóstwa, nierządne z krewnymi obcowanie i insze niezliczone nierządności cielesne. Z strachu roście gniew, niezgody, sfary, nieprzyjaźń, sromocenia, rany, ochronienia, zabijania, a między ludźmi możnymi wojny i niezliczone nędzy. A przeto takowe popędliwości serdeczne, jeśli nie mogą być wykorzenione, wtedy wrzdy jednak mają być hamowane a powściągane, a nie mają być obracane do żadnych rozmysłów ani do żadnych spraw, gdy się zbytnie z człowieka wynurzają. Plato, rozgniewawszy się na niewolnika, rzekł do niego – wierz mi, bym się nie gniewał, nie pomału bym cię teraz bił, a gdy mu się w ten czas natrafił Xenokrates, rzekł – skarż mego tego niewolnika bo się ja teraz gniewam nie ufał sobie on zacny filozof człowiek mądry a uczony czując w sobie wielkie wzruszenie serdeczne albowiem dymy które z zapalenia krwi pochodzą sprawują to że się każda rzecz większa widzi niż jest jako też i słońce zda się być większe gdy kto na nie przez dymy patrzy a tak wszystkie rady i sprawy mają być odłożone dotąd, aż ono zapalenie krwi opłonie, a dymy wewnętrzne uchichną albo znikną, nie inaczej jako woda mętna, której pospolicie nie pijają, aż się ustoi, aby zdrowe picie nie obróciło się w niezdrowe. Ma wtedy każda nasza wola być stwierdzona tłumieniem albo miarkowaniem lub hamowaniem takowych namiętności, aby tak wiele mocy miała ku sprawowaniu rzeczy, ile sam rozum będzie potrzebował, do którego się wszystkie nasze rady i sprawy obracać i stosować mają. Bo tym obyczajem zostoi się na goli ona roztropność, która jest najlepszą wszystkiego żywota ludzkiego rządzicielką, przywodząc wszystko ku stateczności, ku prawdzie i poważności, a wszystkie insze cnoty rządząc Stąd ci roście ona najznaczniejsza cnota, sprawiedliwość, która rozkazuje, aby nikomu krzywdy nie czyniono, ale co czyje jest dano Stąd roście mierność, która nas od niesłusznych rozkoszy odrywa, a do słusznych wiedzie, obżarstwu i nierządności cielesnej miarę ustawuje, hamując wszelaki zbytek, a niejaki porządek i przystojność przez czas żywota ludzkiego stanowiąc. Stąd na ostatek roście męstwo, które zachowuje w niebezpiecznościach przypadających stałość i przystojność, będąc sama między inszymi cnotami dosyć zacna, która wiadomością i rozmyślaniem rzeczy wiecznych bywa rozkochana i zachowana. Bo kto jedno na one wieczną błogosławionych stolice pilnie serdecznymi oczyma wejrzy i na te żywota doczesnego krótkość i ludzkich rzeczy nieustawiczność pilnie u siebie uważy. Ten nie będzie potrzebował inszych napominaczów ku skromnemu znoszeniu wszelakich niebezpieczności, odjęcia urzędu, a na ostatek i śmierci, jeśli by do tego, jaka potrzeba wzywała. A żadnej rzeczy straconej, albo już ginącej, nie będzie sobie tak wielce ważył, żeby dla niej albo wiary swej naruszyć, albo cokolwiek człowiekowi mężnemu, a cnotliwemu nieprzystojnego sobie począć miał a gdy już ma u siebie pewną wiadomość, jak o sobie w sprawach postępować ma, trzeba, aby do tego przystąpiła pilność i zwyczaj kończyć to, czego trzeba. Albowiem człowiekowi niemiernemu nic nie jest pożyteczno wiedzieć to, co dobrze, nic nie jest pożyteczno gwałtownikowi mieć w mocy swej sądy, chyba żeby i niemiernik ku skromnemu życiu i gwałtownik ku przywłaszczaniu każdemu, co czyje jest, przyzwyczaił się, a co z przodku zda się być rzecz trudna ku uczynieniu, to by się w to ustawicznie włamował, a w obyczaj to sobie przywodził. A aczkolwiek to dobrze powiedziano, że rozum popędliwe chęci serdeczne rządzić, a pod moc swoją podbijać ma, a wszakże doznawamy tego, iż próżno się rozum o to kusi, jeśli mu się człowiek w tej mierze nie czyni posłusznym, czego inaczej uczynić nie może, jeśli przez długi czas nie przyzwyczai się takiemu posłuszeństwu, bo z ustawicznej dobrych rzeczy zabawy roście ten, o którym mówimy, nauk, co jest jedno męstwo dobrych obyczajów, które rozkorzeniwszy się wiedzie nas do onego środku, który jest między zbytkiem, a między niedostatkiem, abyśmy nie byli odrętwiałymi, a baczenia dobrego niemającymi, a za abyśmy się też nazbyt za namiętnościami serdecznymi nie puszczali. Jako wtedy niedosyć jest na tym, iż oracz wie sposób sprawowania roli, musi przed się one pracę swoje umiejętnie i z pilnością sprawować. Chceli wziąć z roli pożytki potrzebne, niedosyć też jest Hetmanowi wiedzieć sposób postępków wojennych. Bo jeśli starania i pilności wielkiej nie przyłoży, aby się wszystko dobrze, a porządnie działo, musi o zwycięstwie zwątpić. Tak też wiadomość rzeczy uczciwych kęsa nie warta jest, jeśli do niej staranie i zabawa ku wykonaniu tych rzeczy nie przystąpi. Bo wszyscy, którzy znikczemnieją albo zlenieją, nie wdając się w żadną pracę Acz ja tu nie mówię o tych, którzy inaczej postępują w sprawach, nieźli umieją Którzy bez pochyby daleko gorsi są, nieźli ci, którym niewiadomość albo nieumiejętność do dobrego postępku przekaza Ale o tych, którzy będąc uczeni i w naukach biegłości mając Nigdy się jednak nie wezmą za to, co by kto pracą, a potem swym sprawić mógł Ci, jak opowiadam, chociaż umiejętnością i radą wiele mogą, ale iż tego nie używają, a do tego ustawicznej zabawy ani pilności nie przykładają, bywa to, iż i to, co w nich przyrodzenie albo pilność sprawiła, je, a potem i zginie. Pewnać rzecz jest, żeć przyrodzenie w każdej rzeczy przodek ma, i okrom niego nic się człowiekowi nie powiedzie ani w pojmowaniu nauk ani też w dostępowaniu męstwa, ale przed się ono samo nie uczyni człowieka doskonałym w dostąpieniu którejkolwiek rzeczy bo żadne przyrodzenie nie może być tak dobre, które by się nie miało zepsować, jeśli go zaniedbują, a ustawiczną zabawą ćwiczyć nie będą, nie inaczej jedno jako pola, które chociaż bywają same przez się z przyrodzenia płodne, ale albo owocu żadnego nie przynoszą, albo niepotrzebne zielska rodzą, jeśli ich oracz sprawą dobrą nie wyprawi, zaś żadne przyrodzenie nie jest tak złe, które by się nie miało zgodzić do sprawowania rzeczy dobrych i powinnych, niech jedno do tego przystąpi: pilność, stateczne przedsięwzięcie, a serce męstwa pragnące, niech jacy będzie rozum powodem i sprawcą wszystkich postępków. Rzecz pewna, że może w tej mierze żaden nie wątpić, i owszem, czym kto maleniwszy, a tępszy rozum, tym większego do tego starania przyłożyć ma, jakoby go wyostrzył. Później, podobno co chce, otrzyma. Albo mniej otrzyma, niżeliby chciał. Wszakże pilna chęć i ustawiczna zabawa z ćwiczeniem sprawi to, że ona jego praca nie będzie próżna. Jawne są przykłady Sokratesa, zacnego filozofa i stylpona megarejczyka, o których to piszą, że wielką pilnością i potężnym w uczciwych sprawach usiłowaniem i statecznością ono swoje dzikie przyrodzenie okrucili, a wielkimi i rozmaitymi cnotami ozdobili. K temu w ewangelskiej historii podobieństwo o talencie tego uczy, że dary ludziom od Boga dane, jeśli pilnością bywają ćwiczone, stwierdzają się i mnożą, a jeśli bywają zaniedbane, niszczeją i z gruntu się wykorzeniają, że nie bez przyczyny Paweł apostoł Tymoteusza swego napomina, aby dar od Boga dany w sobie wzbudzał, a staraniem i ustawiczną zabawą polerował. A ponieważ to na każdy wiek przynależy, aby pilnością i przyzwyczajeniem gotował sobie do uczciwych spraw snadny przystęp, wtedy pierwszy wiek tak trzeba wychować i wyćwiczyć, aby się nauczył cnoty miłować, a nie cnotami się brzydzić. Aby z tego jakoby zasiewku urosły kiedyś potem drzewa bardzo wielkie i szerokie, uczciwe a zacne owoce przynoszące. Bo kto się tym sposobem zwyczai, ten każdego urzędu albo z rozkoszą używać będzie, albo, jeśli by ciężki a trudny był, nie ciężki mu się będzie zdał. Temu nie trzeba będzie praw albo ustaw, niezapłaty albo nagrody, jakie ani kaźni w prawie opisane takowego będą zatrzymywać w jego powinności. Albowiem sam on sobie będzie statutem, będzie miał chęć do dobrych rzeczy ustawiczną zabawą przyzwyczajoną, tych wodzów przez wszytek czas żywota swego w każdej sprawie będzie używał. Ale snać jeszcze kto będzie tym docierał, iż żaden człowiek nie jest nalezion, który będąc ze wszelaką nauką gotowy i biegłość w rzeczach uczciwych mający miałby się tak sprawować, aby wyżdy częstokroć nie miał ustąpić z drogi do cnoty wiodącej, a snać by i sprośniej upadł, kiedyby się srogości praw nie bał. Wiem ci ja, i żeć w ten sposób osławują nauki i wszystkich cnot zabawę, iż żadnego, którzy się nimi bawią, ku doskonałości nie przywiodły, ale którzy około tego spór takim sposobem wiodą, tymże sposobem i zakon Boży i wszystkie uczciwe nauki, a do uczciwego życia drogi muszą ganić. Bo a który człowiek zakonowi Bożemu dosyć na wszystkim uczynił, kto tak wielce pilnował którejkolwiek nauki, aby od jej prawidła nie miał często ustępować? A przed się i Zakon Boży, i nauki uczące mądrości, tyle, ile może być, mamy do wiadomości naszej brać, abyśmy widzieli cel, do którego byśmy rady i sprawy nasze wszystkie obracać mieli, do którego czym kto bliżej w sprawach swych przystąpi, o tym mamy rozumieć, że wyższy stopień ma ku dostąpieniu największego błogosławieństwa. A jeśli się do tego będzie mocniej garnął, aby tego najwyższego stopnia dostąpił, on nie dostąpi. Przecież mu to będzie uczciwa rzecz na niższych zostać, albowiem i w samej chęci jest niejakie męstwo, która czym się więcej wyciągnie, tym mniej człowieka podniecnoty jakie podda. A nie dlatego już mniej człowiek do cnoty się garnąć ma i że żaden nie zda się być we wszelakich cnotach doskonałym. I owszem, tak się mamy sprawować, że chociażby na mocy staraniu naszemu zeszło, przecież byśmy oto stali, abyśmy wżdy obraz albo podobieństwo jakie cnoty w sobie mieli. Aleć pobożnego starania boskie wspomożenie nie opuści, a zwłaszcza tych ludzi, którzy się mu bez przystanku modlą, a pilnie poruczają. Zda mi się wtedy, żem już dość pokazał, że po przyrodzeniu wiele należy na nauce ustawiczną zabawą, a ćwiczeniem podpartej, iż ona i do wyrozumienia roztropność ostrzy i sposobność do spraw w człowieku wzbudza i stwierdza. A umyślniem chciał tu o tym szeroce mówić, abyś przyczyny dobrych obyczajów i wszelakich cnot pokazał, a odpowiedź dał ganieniu onych, którzy to chcą przemóc, aby nauk wszystkich zgoła nie zacznie miano, o tylko samego przyrodzenia słuchano. A iżbyś tego jaśniej dowiódł, com powiedział, wtedy to jeszcze w różnych wiekach, osobach, staniech i w różnych rzeczach okazać trzeba. 6. Jakie staranie ma być około dobrego ćwiczenia dziatek i młodzieńców? Weźmijmy tedy początek tej rozprawy, od wieku dziecinnego, o którym uczyniłem wzmiankę wyżej. W jakie obyczaje ma być wprawowany, a jakie mniemanie o rzeczach ma przedsiębrać, aby zarazem jakoby jaki mocny fundament zakładał żywota na potem uczciwego, świętobliwego i chwalebnego? Bo nic się do serca ludzkiego mocniej nie wlepi, jako to, do czego kto z młodu przywyknie. A tak, jeśli dzieciom, póki jeszcze młode są, między insze nauki albo ćwiczenia przymieszają co szkodliwego, niemniej to mocy na wieczne czasy w nich będzie miało. Jedno jakobyś młodą różdżkę, gdy ją szczepisz, jadem napoił, która potem na wielkie się drzewo rozroście, a owoce z niego się rodzące i szkodzić będą pożywającym i nasieniu przyczynę szkodzenia wielką dawać będą. Niech przeto rodzice ku ćwiczeniu dziadek swoich wezmą sobie na przykład onę sprawę Chrystusowe, gdy sfukawszy ucznie swoje, którzy dziadkom do niego przychodzić nie dopuszczali, rzekł tak do nich. Dajcie dziadkom do mnie przyjść, bo takich jest Królestwo Boże, to wiedzcie zapewne, kto Królestwa Bożego nie przyjmie jako dziecię, nie wnijdzie do Niego. Potem obłapiwszy je, a na ręce wziąwszy, winszował im wszego dobra. A zaś się z tych słów jawnie nie znaczy, i że Bóg wielkie starania ma o dziadkach? które Chrystus na swym ręku nosi, które modlitwą swą Ojcu Niebieskiemu zaleca, do których prostoty przyzywa, wszystkie, którzykolwiek chcą wnieść do Królestwa Bożego? Obaczże wtedy każdy, jak bardzo źle czynią rodzice, którzy zaniedbawają dobrego ćwiczenia dziadkom od siebie na świat puszczonym, a do Królestwa Bożego naznaczonym. Albowiem, a dlaczegoż inszego Eli ofiarnie i z synmi swymi był od Boga skaran? Jedno dla zaniedbania ćwiczenia i rządzenia dobrego. A którzy dziadkom swym obrażenie przynoszą, a nie lepiej było im, jako tenże Chrystus mówi, aby zawiesiwszy na ich szyi ośle karna, byli w morzu utopieni? Niechże wtedy pilności przyłożą rodzice, aby syny swoje tymi naukami wyćwiczyli, z których by oni zarazem z dzieciństwa poczęli poznawać, co jest uczciwego, a co sprośnego? O co mają stać, a czego się wystrzegać? A najwięcej, aby je powściągali od rozkoszy, bo gdzie te panują, tam się cnota ostać nie może. Trzeba też, aby im zamierzyli mierność żywności, która by była niewydworna i ku zgotowaniu łacna, a wnętrzności niezapalająca, albowiem ten wiek gorącością sobie wrodzoną pała, nie potrzeba ognia do ognia przydawać, a pomaga to nie tylko ku pohamowaniu cielesnej porządliwości, ale też ku dobremu zdrowiu i ku trzeźwości zachowaniu. A nie tylko niech je ciągną do mierności jedzenia i picia, ale też niech je zwyczają ku wycierpieniu zimna i gorąca i twardej pościeli, tylko tego strzec, aby co siłom ich i zdrowiu nie szkodziło, o które trzeba pilne staranie mieć, aby myśl wolniejsza była do wszystkiego gotowsza i ostrzejsza. Niechby im też zakazowali towarzystwa ze złymi ludźmi. Słowa i sprawy, wszystkie ich niechajby sterowali ku czci i przystojności, ku sprawiedliwości, skromności, cichości i ku skłonności, zaś sprośności, krzywdy, gniewu, zazdrości, nadętości, zbytku i okrutności niech się im każą pilno strzec. Szczebietliwość w nich niechaj hamują, z której roście wielomowność zbytnia i płochość języka w każdym wieku nienawistna i przymierzła, a jako od rzeczy sprośnych, tak i od słów nieuczciwych niechaj je hamują, biorąc od nich liczbę słów i spraw wszystkich. To by też rzecz potrzebną uczynili rodzice, gdyby wysławianiem cnoty a przypominaniem przykładów dawali pobudkę młodym dziadkom, a rozum i dowcip ich wysławiali, chociaż też i więcej niżli prawda niesie, jako Ovidius napisał. Laudatque virtus, crescit et immensum gloria calcar hachet. To jest. Gdy męstwo wychwalają, więcej go przybywa, jako koń dodaszli mu ostróg, pręt przybywa. Ktemu też sentencje zacne, to jest wierszyki, nauki albo przykłady, jakie w sobie zamykające, jakich w każdym języku wiele jest o cnotach i o powinnościach, wiele mogą w dziecinnym a młodym rozumie, póki jeszcze jest czysty, a ziemi myślami nie splugawiony, jako jest ona piękna powieść, nie dlatego żyw. Abyś jadł, ale dlatego jedz, abyś żył albo i ona druga. Źle nabyte źle ginie, i ona ręka rękę myje, miasto miastem żywić i ona też. Cnotą trzeba urzędów dochodzić nie forytarzami. Dosyć ten ma forytarzów, kto dobrze działa. Albo i ona, trudna rzecz jest zwyciężyć drugie, ale większe jest zwycięstwo zwyciężyć serce swe, a popędliwości swe uskromić. I ona też, jako bystrość końska, bieganiem i ujęciem obroku bywa skrócona, tak porządliwości bystre, pracami i posty bywają hamowane. K temu też i ona, która rzecz jest ku uczynieniu sprośna, ta i ku mówieniu i ku myśleniu nieuczciwa. A zaprawdę słusznie to i prawdziwie bywa, bo dobre sprawy z dobrego umysłu i z dobrej chęci pochodzą. A przetoż rodzice, aby do każdej cnoty dziadkom swym drogę otworzyli, niech je nie tylko od złościwych spraw i sprośnych słów, ale też i od myślenia rzeczy złych co najwięcej mogą, odwodzą, czego nie inszym sposobem snadniej dowieść mogą, jedno zabronieniem próżnowania. Niechajże wtedy tego pilnie patrzą, aby chłopięta i dzieweczki pierwszych młodych lat swych nie wiodły w próżnowaniu, niechaj się starają, aby zawżdy co robiły i iżby liczbę roboty ich od nich wybierali, a nie wadzić też nic w robocie, zabawiać się jakiemikolwiek żarty, które by w sobie sposobności żadnej nie miały. Mogą być do tego obrane jakie chędogie baśni, albo gadki, albo historie, którymi by się dzieci pobudzały do roboty, których lenistwo i ospałość godzi się słowy karać, a jeśli by od powinności swej daleko odstępowały, wtedy i rózgą skarać słuszna jest. Bo Salamon on mądry król mówi. Nie oddalaj od dziecięcia twego karności. Jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze, ty go bijesz, a duszę jego z piekła wybawiasz. A iż przyrodzenie ludzkie tak jest sprawione, iż pospolicie po robocie szukamy odpoczynku, igry i jakiejkolwiek ochłody. Albo też i wolniejszej myśli. Przeto rodzice niechaj się starają, aby igry dziecinne były uczciwe, co łatwiej przyjdzie, jeśli albo oni sami przy dziecinnych igrach będą, albo kogo statecznego i dobrego przy nich będą chcieli mieć, którego by dzieci w uczciwości miały, wstydały się go i obawiały, a nie śmiały przed nim nic takowego mówić ani czynić, co by było sprośnego a nie uczciwego. A najwięcej tego się trzeba strzec, aby między dzieweczkami chłopięta nie przebywały, a zwłaszcza gdy już z dzieciństwa albo z chłopięcego wieku wyrastają, bo ten wiek z przyrodzenia ku porządliwości cielesnej bardzo jest skłonny, a zwyczaje i kochania ich porządliwe, do których się w owym wieku zapalają, nie mając żadnego rozsądku uczciwości, nie mogą być dobre i rosną w nich z laty tak, i że w dalszym wieku trudno już więc bywa tego przestać, albo się oduczyć. Mogą też dzieciom nie bronić jazdy na koniu i pieszej pracy, to jest albo przechadzek, albo skakania jakiego, albo ciskania kamieniem, albo grania piły i inszych tym podobnych gier, by jedno tego miernie używały, ponieważ zdrowie człowiecze i siła takowymi pomiernymi pracami stwierdza się i umacnia i rośnie w człowieku. A za się praca, albo takowe igry zbytnie, a gwałtowne wątłą ciało, a doktorowie lekarskich nauk powiadają, że takowa praca ma być albo przed jadłem, albo nierychło pojadle, aby gdy ciało jest napełnione, jadło za taką zbytnią pracą niestrawione nie zepsowało się, które potem złe wilgotności i ciężkie niemocy czyni. Ale Jakom powiedział niech wszystkie igry będą uczciwe, niech nie będą wszeteczne, gamratne, skie i niewstydliwe. K temu też trzeba pacholenta uczyć, jako się przeciw drugiemu zachować mają, co winne rodzicom, co sąsiadom, co rzeczy pospolitej. Którym sposobem towarzystwa z ludźmi i zgodę w całości zatrzymać? Jako się mają przeciw zacniejszym stawić, jako przeciw podlejszym, przeciw sobie równym, przeciw towarzyszom, przyjaciołom, krewnym i powinowatym, przeciwko zwierzchności urzędowej, przeciwko panom, sługom i nieprzyjaciołom, tak w swoich własnych, jako też i w pospolitych, albo wszystkim wspólnych potrzebach? A najwięcej wszystkim to należy, aby dziadki małe ćwiczyli w nabożeństwie, a w prawdziwej ku Panu Bogu wierze, co Chrystus ukazuje słowy wyżej powiedzianymi, gdy każe dzieciom do siebie przyjść, a im błogosławi. Trzeba wtedy Chrystusa ukazować dzieciom, a znajomość Bożą w nie znienagła cedzić, aby wiedziały, od kogo się wszelakiego dobra spodziewać mają, za czyją się wolą wszystko dzieje, kto każe złości, a kto za dobre sprawy odpłatę dawa. A przetoż trzeba je wodzić do kościołów świętych nakazania, aby poznawały sposób chwały Bożej i ceremonie święte, aby sakramenta miały w uczciwości, modlitwami się bawiły i do tych się rzeczy chętnie miały, którymi by i najwyższego Boga łaski dostąpiły i ludziom się upodobały. Ktemu też niechajby sobie lekarstwa gotowały, którymi by się obwarować mogły przeciwko przenagabaniu czarta, ciała i tego świata. Pobaczywszy, a wyrozumiawszy rodzice rozum albo dowcip młodzieńczyka swego, niech go wprawią w takowe nauki albo rzemiosła, do których by je przyrodzenie ciągnęło, aby takich nauk albo rzemiosł pierwsze zaprawowanie poznawać i miłować poczynał, którymi by się potem przez wszystek czas żywota swego bawić miał. A jeśli by go w obcy kraj posłać miano, takoweż staranie trzeba mieć około jego ćwiczenia, trzeba go ostatecznie napominać, aby się nie tak pilnie o to starał, żeby najwięcej ludzi w każdej krainie poznał, albo z mnogimi towarzystwo wziął, jeno o to aby pilnie obaczał, a przypatrował się, co też w obcych ziemiach za obyczaje, co za prawa, co za karność. Aby to zaś wróciwszy się do domu, umiał drugim powiedzieć, ku poprawieniu i dobremu postanowieniu porządku w ojczyźnie swej. A ponieważ dziadki i młodzieńcy nie tylko uszyma, ale też i oczyma od starszych, a najwięcej od rodziców biorą przykład i uczą się, co by też oni czynić mieli, przeto rodzice niech się wszelakim sposobem o to starają, aby oni sami tak się przed oczyma dziadek swych sprawowali, jakimi by je chcieli mieć. Zaista ojciec pijanica nie dokaże tego, aby miał w synu trzeźwości miłość wzbudzić. Utratnik też majątności, a na zbytnie kosztowne szaty wysadzający się nie zaleci dziadkom swym mierności, a skromnego życia. Także też gwałtownik, a w gniewie okrutny i krwi pragniący i morderz nie będzie mógł dziadkom swoim stanowić praw cichości, układności i ku ludziom skłonności, ponieważ ludzie młodego wieku mają to sobie za rzecz piękną i osobną rodziców swych wewszem naśladować. A tu rad bych to widział, aby każdy rodzic w się wejrzał, jeśli że swoich dziadek obyczajów nie sam więcej popsował? Wielkich panów synowie niemal wszyscy w pieszczocie i w rozpustności bywają wychowani. Bawią je tańcami, lutniami, sprośnymi pieśniami, ustawicznie po chlebce miewają około siebie tak sługi, jako i bakałaże, z młoda się uczą nadętości, zbytniej powagi i zuchwalstwa. Pierwej poznawają jedwabne szaty, niż poczną mówić, dziwują się złotym łańcuchom i mnóstwu czeladzi, rozmyślają sobie jeszcze z młodości sposób do panowania i o wszelakiej pompie, biorą sobie w pamięć różność potraw i sposób pompy, a zbytnią pieszczotą wszystkę moc rozsądku albo baczenia dobrego tracą, a nie nauczywszy się nigdy posłusznym być, chcą zarazem panować albo rozkazywać. Oni też śmiesznie są nikczemni, którzy pochlebując dziadką wielkich panów, kładą im przed oczy bogactwa, możność, zacność domu, w którym się urodziły, a pierwej w ich serca cedzą pychą i nadętość, niżli jaką wiadomość dobroci i skromności. O, jako daleko lepiej jest, aby tego dziadki nie wiedziały, a uczyły się tych rzeczy, które by pomagały do cnoty i do prawdziwej pracy pierwej, niż do onych rzeczy, które je nadętymi czynią. Bo gdy się takich obyczajów napiją, już ich żaden mistrz tego oduczyć, ani merkury przekształtować, ani wulkan przekować nie może. Czego się mlekiem, jakoby matczynym, nassały, tego się przez wszystek czas żywota swego będą trzymać. To imię. Cnota w uściech mają, ale rzecz samą, która za wielką trudnością i pracą bywa otrzymana, bardzo rzadko którzy znają, a jeszcze tych mniej, którzy by jej sprawami dosięgli, krótko powiadając, bywa to często, że szczęśliwe powodzenie, a sposób życia skażonego sprawuje to, że i dzieci i dorośli, mężowie i starcy, nie mogą być do zacnych spraw pożyteczni, będąc zabawieni nieprzystojnymi rozkoszami i rozpustami. Bo trudno temu, który przywykł źle czynić, wziąć przed się nowy nauk dobrze czynienia, jako Imurzynowi trudno czarną skórę, w jaką inakszą odmienić, a iż to nie może być okrom osobliwego daru Bożego Pismo Święte świadczy. A przetoż takowe nieprzystojne postępki miałyby być naprawione, a prawdziwa rzeczy przystojnych znajomość miałaby być w młode dziecinne serca wsadzona, ponieważ, jak on pierwej powiedział i niżej często o tym wzmianka będzie, szkodliwsze jest zepsowanie dobrych obyczajów, niż złe o rzeczach mniemanie i nieznajomość prawdy. A żaden nie jest, który by nie wiedział, że w tej mierze wiele rodzicom nie dostawa. Albowiem, a kto taki jest, kto by dzieci swoje dobrze ćwiczył, albo kto by wżdy umiał dobrego ćwiczenia sposób? A w tej mierze nic prawa nasze pewnego nie postanowiły. Tylko to ten jest obyczaj, iż którzy chcą, aby dzieci ich ku jakiej sławie, cnoty rosnącej przyszły, posyłają je albo do szkoły, do dobrych mistrzów, albo do dworów wielkich panów, albo do kogo inszego, o którym to rozumieją, że gdyby się nim dzieci jego bawiły, uczeńszymi by się stały. 7. Obyczaje dworu i pożytki O szkołach na inszym miejscu namowę mieć będziemy. Teraz będziemy mówić o dworze, który nie bez przyczyny mógłby się zdać być warsztatem doświadczenia zwyczajów i dowcipu młodych ludzi. Jest ci zaprawdę u dworu bardzo wiele takich ludzi, którzy przyrodzenie czyje bardzo dobrze wyrozumiewają, a kto się im w moc pada, bardzo snadnie jego obyczaje wyćwiczą, a jakoby je znowu przekują. Panie Boże, daj. Aby to zawżdy, a jeśli nie może być zawżdy, wtedy aby wżdy często było spożytkiem ludzkiego narodu Ale nie wiem, jakim sposobem obyczaje dworskie bardzo się ku próżności, marności, a ku nachyliły na sprzęt domowy, na szaty, na potrawy i na wszelaki zbytek srodze wiele pieniędzy wychodzi. Zazdrości wszędzie pełno, jeden pod drugim doły kopie, głupstwo i niechęć wiele ich musi skromnie znosić. A którzy drugie cnotą a pilnością przechodzą, ci krzywdy odwiela ich i rozmaite uciski skromnie znosić muszą. Przyjaźni mało nie wszędzie obłudne, a takowe, iż puty trwają, póki się tak zda, jakobyśmy łaskę wielkich Panów mieli. A aczkolwiek takowe wady dworskie znajdują się i między inszymi stany, ale iż obyczaje dworskie są jako wsparze, każdy się im więcej przypatruje. Przeto się ich tu nie godziło przypominać. Bo to jest rzecz jawna, iż mnogie i wielkie pożytki do wszystkiej pospolitej i do drugich na stronie doma żyjących od dworu przychodzą, ponieważ w dwornej obronie są wszystkie rzeczy dobre, majętności domaków, co nie są na urzędziach, małżeństwa, płodzenia i ćwiczenia dziatek, uczciwa karność, ludzkie towarzystwo, pokój pospolity, zacność i zdrowie Rzeczypospolitej. Te rzeczy są takie i tak wielkie, że żadnym sposobem tak z przygody albo strefunku nie mogą być rządzone ani obronione. Trzeba tego, aby ci wielkimi a zacnymi cnotami ozdobieni byli, rozmaitymi a przedniejszymi naukami wyćwiczeni, którzy by o tak wielkich pożytkach radzić, a ich, jako przystoi bronić mogli. Nie inaczej jedno jako plato w swoich księgach, w których opisuje prawa, powiada, iż nie wołowie nad wołami, nie kozy nad kozami, ale nad obojmi tymi ludzki naród daleko nad niezacniejszy jest przełożony tak ci ludzkie zbory nie mogą być dobrze rządzone, albo wedle rozumu sprawowane, jedno od ludzi czelniejszych, którzy by byli jakoby jakie półboże, którzy by się ile najwięcej, a najbliżej mogą przymykali, a stosowali do dobroci, a do mądrości Bożej. Wszelką wtedy pilność i staranie czynić powinni ci, którzy główniejszą zwierzchność u dworu mają, którzy przełożonymi są nad sprawami ludzkimi. Aby cnoty i roztropności używali w sprawowaniu rzeczy i wszem, w obec i każdemu z osobno należących i aby też czelać swoją, która się przy nich bawi i im się w sprawę dała, do wszelakiej powinności ćwiczyli. Pieśni, listy, książki gamracyjej pełne w kochaniu wielkim bywają u dworzan, a którzy się w tym nie kochają, tych za prostaki, a nikczemne ludzi rozumieją. Ale trzeba to pilnie uważać, że takowe kochanie młode serce do wszelakiej rozpustności ciągnie, a do uczciwych myśli i spraw niesposobnymi czyni. Bo jako Paweł Święty, używając słów menandrowych, mówi rozmowy złe psują dobre obyczaje, ci, którzy się na taki sposób życia udali, więcej czasu trwają na kostkach, na gamracjach, na biesiadach i na trunkach. Drudzy z błazny, a pochlebcami niemało godzin utrącają. Są niektórzy, co nic nie umieją, jedno dobrej sławy, a dobrego mniemania ludziom uwłaczać, a złożeczeniem i tajaniem, albo szyderstwem drugie trapić, które wszystkie rzeczy najwięcej się spróżnowania dzieją. A tak ci wszyscy mieliby przyzwyczajeni być do sprawowania czegokolwiek, a którzy nie chcą robić, ci też, jako Paweł święty powiada, niechby nie jedli. Albowiem ta wina jest na ludzki naród ustawiona, aby każdy w pocieczoła pożywał chleba swego. Powiadają, że się w Turcji tak zachowuje, iż wszyscy wobec ludzi, chociaż też i bogaci i zacnych domów, w dziecinnych leciech bywają wyuczeni rzemiosła jakiego ręcznego, którym by i ciało swe w pracy trzymali i, jeśli by na nie ubóstwo przyszło, żywność sobie gotowali. Ale naszym dworzanom nie tylko ręczne rzemiosła, ale i wolne nauki umieć zda się być rzecz bardzo chłopska a stąd że też żywą w lenistwie i w nikczemności za którą idą szachy, kostki, truneczne biesiady, gamracje i insze dworne zarazy ale od takowej zarazy trudno młode ludzi pohamować chyba żeby osoby zacne i poważne na to były postanowione którzy by ich złych obyczajów przestrzegali a srogością jaką karali a o ćwiczeniu obyczajów dziatek i młodzieńców, jako przedtem czyniwała w wielu ziemiach pilność Rzeczpospolita, dobrze postanowiona. Wielkim świadectwem może być on, chłopiec od areopagitów na gardło skazany, iż przepiórkom oczy wyłupował. Uczynili to oni święci sędziowie nie w ten sposób, aby przepiórki w tak wielkiej wadze u nich byli. Ale iż to rozumieli być złego serca znakiem i wielu ludziom, co złego miało uruść, jeśliby on chłopiec był dorósł, a przetoż go na gardło skarali, tego mniemania będąc, iż wiele na tym należy, złe chłopięce obyczaje karać. My o to nie dbamy, albo tego lada jako przestrzegamy, a mniemamy, że niewiele na tym należy, jakimi obyczajami albo jakim sposobem kto pierwszy żywota swego wiek przeżywie? A przecież też wiele ludzi czasem opłakiwamy starość, bo to być nie może, aby wiek dorosły miał być chwalenia godny, który z młodu nie bardzo dobrze był postanowiony albo wyćwiczony. Osiem. Jakie ćwiczenie ma być młodzieńców, a jakie przykłady sobie mają brać, aby ich naśladowali? Przy tym jest zamknienie słów wyżej powiedzianych. Wszyscy wtedy młodzieńcy, a zwłaszcza ci, którzy czasu swego mają być sługami Rzeczypospolitej, mają się o to pilnie starać, aby jeszcze zarazem z młodu przejmowali i w pamięć sobie brali sposób postępku w rzeczach, a ćwiczyli się w naukach potrzebnych do spraw, które nauki czasem od ludzi zacnych pochodzą, czasem też i zwyczajem bywają wniesione. A niechaj nie mają za to, aby prędkością rozumu a niejaką przyrodzoną ostrością mogła się każda sprawa odprawić. Bądź do sprawy, a do uporu zatrudnionego trzeba nauki, które abyś dobrze rozsądził albo wyprawił, uczciwsza zaprawdę rzecz jest, żebyś ty sam mógł obaczyć własność rzeczy tej, o którą gra idzie, niżlibyś zawżdy na zdaniu drugich ludzi zawisnąć miał. Niechaj wiedzą młodzieńcy, iż do odprawowania spraw wielka różność jest między nieukami, a między dowcipami, między nikczemnymi, a między mężnymi. Niech w sobie rozmyślają, że prawa, cześć, a uczciwość nie zależy w zacności rodzaju, nie w bogactwach, nie w mnóstwie albo okazałości sług, co zarówno tak dobrzy, jako źli miewają, ale w tych cnotach, które właśnie dobrym przynależą, jako w roztropności szczodrobliwości i w lekkim ważeniu albo wzgardzeniu przypadków ludzkich. Tych cnot niech się przyuczają poznawać, a ćwiczyć się w nich, aby nimi nie tylko o sobie, ale też i o drugich umieli radzić. A iż ten wiek bardzo łacno i wielokroć upaść może, przeto i z ludźmi poważnymi, a mądrymi, towarzystwo mieć winni i przykładów i obyczajów cnych ludzi naśladować mają, które z rozsądku ludzi dobrych bywają pochwalone, a na przykład dane, a najwięcej w sprawach wojennych i domowych. Takowy obyczaj, iż bywał pospolity u Rzymian, świadczy Wirgilius, gdzie o Palancie, którego był ojciec jego dał za towarzysza Eneaszowi, tak pisze. Subte tolerare magistro militiam et grave martis opus tua cernere facta asuescat primis et te miretur ap annis. To jest... Polecam ci nadzieje i pociechy moje, Eneaszu. Pallanta na te straszne boje. Niech się uczy od ciebie żołnierskich trudności. Cierpieć, marsowe sprawy znaszać w swej młodości. Niech się twojemu męstwu z pilnością dziwuje i wszystkim miłym cnotom zawżdy przypatruje. To też daje znać i Cicero, który to przypomina, że go ojciec jego był dał naprzód dla ćwiczenia do dworu z cewole wieszczka, pana zacnego, aby, póki by mógł, od boku onego starca nigdy nie odstępował, a potem, gdy ten wieszczek umarł, udał się do drugiego z cewole biskupa, aby ich mądrością sam się też mędrszym i uczeńszym stał. Wybornie to zaiste Cicero, jako i innych wiele rzeczy uczynił. Albowiem przyszedłszy już ku dostałemu wieku, nie możesz już tak łatwo na drogę prawego rozumu nastąpić, ani też cnot zacnych tak wiele z siebie pokazować. Jeśliże w młodym wieku nie założysz w sobie fundamentów nauk, a jeśli nie przywykniesz tego, w kim z młodu naśladować. A radbyś to wiedział, aby wielcy panowie pilnie obaczali i u siebie rozważali te dwory, u których się Cicero bawił, i ich umysły, aby też oni także swoje dwory nie za co inszego u siebie mieli. Jedno za szkoły wszelakich cnót, których szkół niechby się oni sami wyznawali być mistrzami i ojcami, a nikogo do nich nie puszczali, jedno tego, który by albo zacnymi jakimi uczynkami znaki męstwa i cnoty pokazał, Albo tego, który by jeszcze prostakiem i nieukiem był, a chciałby się uczyć i do wszelakiej cnoty ustawiczną zabawą ćwiczyć. Niechby przeto wielcy panowie w tych pospolitych szkołach mieli rozmaite ćwiczenia i nauki, których by się dworzanie wyuczali, a do czci i sławy pobudzali. Niech im przykładają przed oczy osobne, a zacne przykłady męstwa i sprawiedliwości, powściągliwości, wstydu, czystości i innych cnot, których by młodzi ludzie naśladować, a obyczaje swe do ich stosować mogli. Niech by młodszym z przodku dawali nauczyciele, którzy by je uczyli i mówić i czynić, jaki był dan Feniks Achillesowi od ojca Peleusa, który tak mówi do Achillesa. tibi a patre comes atque magister sum datus ut precepta tibi rerumque bonarum verborumque darem rebusque ut fortis agendis esses et verbis posses orator haberi nondum et enim poteras primis hec nosse sub annis quæ rebus laus magnaviris et summa paratur Gloria Bellorum meritis atque arte loquendi. To jest, dał mnie tobie ojciec Twój za mistrza własnego, Abym cię z młodu ciągnął do wszego dobrego, Żebyś umiał rycerskie sztuki wyprawować, A między rozumnymi roztropnie wotować, Bowiem nie mogłeś tych spraw umieć w swej młodości, Przez co ludzie przychodzą k sławie, k znajomości. Lecz inaczej wiec, wszyscy sławy nie miewają, jedno gdy więc mężni, a wymowni bywają. Albowiem, co dobrego okrom takiej srogiej karności być może, pokazują to jaśnie obyczaje wiela onych dworzan, którzy się o to najpilniej starają, aby pochlebowali, biesiadowali, tańcowali, a gamracji patrzyli. A przecież wielcy Panowie, jeśli chcą ludzkie rzeczy dobrze opatrzyć i o nich dobrze radzić, albo tym sposobem, jaką powiedział, niech dwory swoje chowają, albo jaki lepszy sposób wynajdą, żeby jednak kiedy mieli ludzi, które by już wyuczone, a wyćwiczone z tych szkół na posługę Rzeczypospolitej wysyłali którzy by przewdziawszy u dworu sposób rządzenia Rzeczypospolitej, jako ją doma i sprawować i od nieprzyjaciela na Ukrainie bronić, wychodziliby przed inszymi jako hersztowie na plac. Albo jako oni dawni bohaterowie, gdzieby częścią prawa stanowiąc, częścią około sądów radząc, częścią krzywdy od ludzi odganiając, częścią ojczyzny broniąc, pokazowali to, że są karności dworskiej wychowańcami nie lada jakimi. A jeśli się komu ta moja powieść zdabyć płonna, temu. Nie rozumiem zaprawdę, co by się już mogło zdać potrzebnego ku uczciwemu, zacnemu, mężnemu, a poważnemu na świecie życiu. A więc ty tak będziesz mniemał, że się tylko tego synowi twemu trzeba uczyć, jakoby strojnie chodził, których by słów do zalecenia używać miał, z jaką by postawą do wielkich panów mówiąc czapki zdejmować, albo się kłaniać miał? którymi by sposoby bogactwa zbierał, dom swój świetny uczynił, ogrody dobrze zarobił, sprzęt domowy albo rynszczunek ozdobny miał, sługi strojnie nosił, ucztę kosztowną sprawił, jakoby też goście przyjmował, a urzędów zacnych dostępował? A nie będzie ci się zdała potrzebna rzecz uczyć mu się tego, jakoby mógł przyjść ku miernemu życiu, ku skromnemu tak szczęśliwych jako i nieszczęśliwych przypadków znoszeniu, jakoby umiał rozeznawać i rozsądzać sprawy ludzkie. Nawet aby w sobie, w sprawach i w mowie tak poczynać umiał, jakoby się stąd i obyczaje jego beznagany być pokazywały i domowników jego stateczność i świętobliwość żywota, a iżby się to pokazywało, że on to czyni częścią dla czci swej, częścią z miłości rzeczypospolitej i pobożności albo przystojności chrześcijańskiej. Widzi mi się te rzeczy, którem teraz wyliczył są takowe, że się ich każdy bardzo łatwo okrom mistrza albo uczyciela nauczać może, a one, którym powiedział pierwej, potrzebują długiego ćwiczenia i pilnych uczycielów? Dziwnie, lecz dajmy temu pokój, a nie dajmy tych plotek w się wmówić onym ludziom, którzy mnie mają, że nie mogą inaczej swej nieumiejętności obronić, jedno hańbiąc, a sromocąc nauki i uczciwe z młodu ćwiczenie. My to u siebie za pewną rzecz miejmy, że nie masz większej zarazy albo skazy obyczajów jako nieumiejętność, a złych rzeczy ustawiczna zabawa. A za się nic nie jest pożyteczniejszego ku dobremu wyćwiczeniu obyczajów, jako serce mieć obciążone dobrych rzeczy znajomością, a k temu przykładów ludzi doświadczonej cnoty, któreśmy widzieli, albo o nich czytali, naśladować, przyłożywszy do nauk zwyczaj, który jest najlepszym mówienia i czynienia mistrzem. Lecz już o obyczajach wszechmłodzieńców, którzy by chwalebnie w Rzeczypospolitej chcieli mieszkać i w obec i z osobna niech będzie dosyć. 9. O królu. Punkt pierwszy. Przyczyna dla której króle postanowiono. Punkt drugi. Różny sposób obierania i panowania królów polskich niżli niektórych innych narodów. Punkt trzeci. Opisanie cnót, którymi dobrzy królowie ozdobieni być mają. Pierwsza jest roztropność, która z ustawicznej zabawy z ludźmi uczonymi i wystrzegania pochlebców roście, z czytania też ksiąg, tak pisma świętego, jako też i inszych potrzebnych. Wtóra, mierność popędliwościom serdecznym i rozkoszom cielesnym miarę zagranicza. Trzecia jest sprawiedliwość, której pierwszy urząd jest cnoty zapłatą nagradzać, a występki karać. Więcej o Rzeczypospolitej niż li o swej własnej myślić. O wszystkich członkach Rzeczypospolitej mieć pilne staranie, a żadnego nie opuścić. Między obywatelami Ziemi stanowić równość, odjąwszy im pychę, hardość i nadętość. O cnocie i zacności wszystkich jednak sądzić i myślić. Żadnej części Rzeczypospolitej nie opuścić. Opuszczać, oskarżaniu nie zarazem i nieskwapliwie wierzyć, między wielkimi pany nieprzyjaźni niesiać, ani też możności ich niszczyć albo tępić, niezgody między obywatelami wykorzeniać, a zgodę stanowić, wiarę każdemu zachować, też i nieprzyjacielowi. Czwarta cnota królowi należąca jest szczodrobliwość, mieć na to pilne baczenie, komu, co, dlaczego, a jako wiele dać. Piąta jest męstwo, a wielkie serce, skromnie wszystko znosić tak szczęśliwe, jako też przeciwne rzeczy, a potem dla ojczyzny, a dla sprawiedliwości gardło dać. Szósta jest zamknięcie tego miejsca w cnotach i o przyczynach, dla których króle postanowione. Punkt czwarty. Część tego rozdziału jest, iż król nie tylko wedle wyroków albo statutów, ale też wedle przykładów ma rządzić. Punkt piąty. Iż król sprawy swoje ustawicznie ma Bogu poruczać. Teraz już o obyczajach drugich części Rzeczypospolitej mówić będziemy, a poczniemy od królewskiej władzy, którą prawie za boską poczytać mamy, ponieważ samego Boga, który wszego świata jest królem, obraz na ziemi wyraża a tak nie może żaden tej władzy szczęśliwie okrom rozmaitych a wielkich cnót sprawować i to przyczyna zda się być dla której ludzie z dawna poczęli jednemu być posłuszni, gdyż w każdej Rzeczypospolitej bardzo mało zawsze takich bywało, którzy by insze mnóstwo ludu cnotami przechodzili. A przetoż onego, którego między wszystkimi najmędrszego, a najsprawiedliwszego być rozumieli i o którym te nadzieje mieli, że się wszystkiej rzeczypospolitej dobrze zachować mógł, tego Panem wszystkiej ziemi obierali, a Jemu rządzenie zlecali. Potem za czasem to przyszło, że takową władność synom królewskim poczęto zlecać, o których ta nadzieja była, że nie tylko na państwo, ale też i na cnoty, a zacne przodków swoich sprawy nastąpić mieli. Jakoż jednak u wielu narodów w zwyczaj to weszło, iż synowie królewscy na państwo po ojcach wstępują, ale u Polaków nie dosyć jest urodzić się synem królewskim. Trzeba. Aby był obran ten, który by tę najwyższą władzą rządził. Albowiem czym jest sternik w Okręcie, tym się zda być król w Królestwie, a to jest rzecz pewna, iż żaden mądry nie obiera sternika do nawy dla zacności rodzaju, ale dla godności, a umiejętności sterowania. A tak i królowie nie dla zacności rodu mają być obierani, ale dla umiejętności rządzenia Rzeczypospolitej. A ponieważ królowie polscy nie rodzą się, ale za zezwoleniem wszystkich stanów bywają obierani, przeto nie godzi się im tak tej władzy używać, aby mieli wedle woli swej albo prawa stanowić, albo podatek na poddane wkładać, albo co na wieczność stanowić. Bo wszystko czynią albo wedle społecznego wszystkich stanów zezwolenia, albo wedle zamierzenia praw. Co wżdy jednak lepiej niż li u onych narodów, których królowie i podatki wedle woli wkładają i wojny z postronnymi zaczynają i insze rzeczy sprawują. Co aczkolwiek często za przyczyną i z dobrem Rzeczypospolitej czynią, ale iż prawu nie podlegli, przeto się łacno do onego mierzionego tyraństwa zmykają, któremu przyzwoito jest wszystko wedle upodobania swego czynić. Gdyż przed się królewska władza winna obyczajów i praw ziemskich słuchać, a wedle zamiaru ich ma rządzić. Dlaczego też wszyscy królowie polscy, okrom Bolesława onego mężobójcy, aż do śmierci zacność swoje w całości zachowali i zawżdy je za niezwyciężone miano, nie tak jako królowie a panowie innych narodów, z których jedni albo od swoich, albo od postronnych ludzi byli wygnani, drudzy gwałtem a zbrojną ręką pojmani, niektórzy byli wnętrznymi obywatelów swych rozruchami strapieni i znędznieni, Niektórzy też w bitwie od nieprzyjaciół porażeni. Atoli odnieśli polscy królowie słuszną miarkowania we wszem swego i cnoty swej zapłatę, a przetoż i teraz sławna i zacna jest ich pamięć i każdemu wdzięczna w uściach ludzkich zawżdy brzmi i na potem nigdy nie będzie zamilczana. Zaiste, kto w takiej wielkiej władzy Rzeczpospolitą dobrze rządzić chce, temu nie dosyć jest czcią a dostojnością drugie przechodzić, ale też roztropnością i inszymi cnotami musi nad drugie wiele mieć. Roztropność przychodzi nam z doświadczenia albo naszego, albo kogo innego, ale męstwo i cnota z naszych własnych spraw. A okrom roztropności żaden nie może ani sobie dobrze poradzić, ani drugiemu pomóc może. A przeto królowie mają się zabawiać ludźmi statecznymi, poważnymi i roztropnymi, a od nich rady we wszech sprawach szukać mają. Księgi też trzeba im czytać, bo trudno się może znaleźć insza droga, którą by kto łacniej mądrości dostąpić mógł, jako czytając wiele i słuchając, a w pamięć sobie biorąc. Świadczą historie o wielu królów starodawnych, którzy żadnego dnia nie opuścili, aby czegokolwiek czytać nie mieli. Ludźmi się też uczonymi bawili, które w uczciwości miewali i radzi ich słuchali. Elius Lampridius pisze, iż Aleksander Severus, rzymski cesarz, miał to w obyczaju, że nic nie stanowił okrom uczonych, a mądrych ludzi, którym dawał czas na rozmyślenie. A około prawa i spraw sądowych radził się ludzi w prawie biegłych, zaś o rzeczach rycerskich radził się żołnierzy starych i tych, którzy by miejsc dobrze świadomi byli, a najwięcej od tych, którzy historii świadomi byli, doświadował się, jakoby sobie oni starzy cesarzowie w rzeczach tym podobnych poczynali. Co iż też Karzeł V, rzymski cesarz, i Ferdynand Król, oba mężowie mądrzy i mężni w obyczaju mieli. Samem tego doznał, gdym u nich przy naszych posłach był. A najwięcej te księgi królowie czytać mają, które są pisane o rządzeniu królestwa i Rzeczypospolitej, albowiem w tych księgach wiele napisano, czego nie śmieją poddani królom swym mówić. Pożyteczna też jest królom wiedzieć obyczaje wszystkich narodów, a zwłaszcza tych, z którymi jaką sprawę kiedykolwiek mieć mogą. Sprośna rzecz jest tego zwać monarchą świata, który o świecie nic nie wie, bo a jako ten, co sobie może dobrze począć z onymi, których obyczajów nie świadom? Jako w onych ziemiach szczęśliwie wojnę wieść może, których położenia nie wie, nie wie, czego mają dostatek, a czego im nie dostawa? Niektórzy też, którzy w pamięci ludzkiej przedniejszymi są, żadnej nauki nie opuścili, w której by się wiele ćwiczyć nie mieli. Caius Juliusz Cesarz, on najpierwszy monarchii rzymskiej sprawca, powiadają, iż o języku łacińskim księgi do Cicerona pisał. ten że też między najsławniejsze oratory jest policzon. Lecz onych czasów największa to była wielkich panów sława, którzy też sposób wymowy na świat wydali jako Brutus. Crassus, Lucullus i Cicero. Ale którzy i co zacz byli, w jakiej Rzeczypospolitej mieszkali i jako zacnymi sprawami sławni. Aleksander Macedoński tak się wielce w nauce o tajemnicach rzeczy przyrodzonych kochał, że też na Arystotelesa mistrza swego ciążył, iż ono, czym wszystkie insze ludzi przechodzić chciał, to drugim ucząc i pisząc podawał. Powiadają niektórzy, że gwiazdorskie nauki naprzód królowie egipscy wynaleźli, w której ów Juliusz Cesarz tak dalece przodek miał, że rachunek roku, w czym przedtem zaniedbałością do których należało wielka bywała omyłka, do biegu słonecznego przystosował, który rachunek tak się wszystkim spodobał, że go i do tego czasu wszystko chrześcijaństwo używa. Karzeł też piąty cesarz, następując na takowe do wiecznej sławy stopnie, iż go w tej mierze nie wydał, świadkami są znamienite one i pilnością uczynione tablice, na których są położenia krain, zawroty okręgów niebieskich, położenie i biegi gwiazd, które tablice gdziekolwiek jedzie, chociaż też i na wojenną wyprawę, powiadają, że jest zawsze z nim wożą. Albowiem to piękna rzecz jest, aby zwierzchni panowie jako zwierzchnością panowania, tak też naukami, albo wiela rzeczy wiadomością drugie ludzie przechodzili. Lecz naprzód królowie i inni zwierzchni panowie zakon Boży umieć mają, jako Mojżesz w piątych księgach swoich rozkazuje tymi słowy. Gdy usiędzie król na stolicy królestwa swego, niech zakon Boży od ofiarników weźmie, a niech go czyta przez wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać się pana Boga, a strzec przykazania jego, od którego aby nie odstępował ani na prawo, ani na lewo, aby przez długi czas królował on sam i synowie jego bo zaprawdę Słowem Bożym może wiele rzeczy dobrze osądzić nie tylko w religii, ale też w Rzeczypospolitej i w innych rzeczach każdemu z osobna należących. Bywał ten czas, iż ci, którzy królowali, byli albo filozofami, albo prorokami i rzecz pewna, że na on czas Rzeczypospolite bywały bardzo dobrze sprawowane. A teraz wiele jest zwierzchnych panów, którzy za to u siebie mają, że im nic do tego, a przecież też w prawie wiele przewrotności i w rzeczach pospolitych wiele się błędów i nierządów znajduje. Nie masz przeto żadnej inszej bliższej ku dostąpieniu mądrości, drogi, jednoczytanie ksiąg Tak Świętych, jako też i innych od ludzi uczonych napisanych, a potem zabawa z ludźmi dobrymi a roztropnymi, którzy by i zdrowe rady dać mogli i te rzeczy, które by źle postanowione albo uczynione były, strofować, a poprawować ich śmieli. Zaiste słusznie za podejrzaną ma być powieść tych, którzy się nauczyli, komu kwoli, co mówić, a prawdzie nic, którzy ani słowy, ani rzeczą nie umieją się nikomu uprzykrzyć, ale albo wszystkie, chociaż też wielkiej przygany godne, tak słowa, jako uczynki wielkich panów pochwalają, wysławiają i dziwują się im, Albo jeśli niektóre chwalą, niektóre ganią, wszakże w tej mierze używają słów nie dosyć czyniących rzeczom, ale w dobrych rzeczach kresy wychwalania przestępują, a we złych ganienie krócą. Albowiem w mówieniu prosto zgoła więcej trzeba patrzeć prawdy niżli misterstwa. I tak rozumiejmy, że ten najlepiej mówi, który słowa z rzeczą zgodne mówi. Znamienicie Agesilaus, Lacedomoński król mówił, że z onymi mieszkać żądał, którzy by wdzięczni a krotofilni byli, którzy by też wedle rzeczy i wedle czasu zasmęcić przyjaciela, a czasem też się sprzeciwić mu się i umieli. Powiadał też, że od tych rad słuchał wysławianie siebie, którzy by też gdyby potrzeba tego była, ganić się go nie wstydali ani obawiali. Ma się wtedy wystrzegać każdy człowiek, ale najwięcej zwierzchny Pan obcowania z pochlebcami, którzy wielką przykażą bywają do tego, aby człowiek samego siebie poznał. Aleć wszystkim ludziom ta wada zda się być wrodzona, iż się kochają w pochlebcach, bo iż każdy miłuje samego siebie, a k temu i sam sobie wiele przywłaszcza i chce, aby mu drudzy także więcej niżli przystoi, przywłaszczali. Przeto też stąd to pochodzi, iż po chlebce jakoby cnód swoich świadka rad przyjmie, a z chęcią jemu uszy otworzy. Ta lepak wada z nieuznania samego siebie a z płochości obyczajów pochodzi, a żaden tej wadzie nie może łatwiej odeprzeć jako i uznaniem samego siebie, a miłością prawdy. Albowiem kto w mowie, albo we wszelakiej powieści i w obyczajach nic nie będzie miłował zmyślonego, obłudnego i farbowanego. Ten zaprawdę i drugim nie będzie pochlebował i cudzymi pod chlebstwy łacno wzgardzi. A jeśli że ludzie prości, którzy się w pochlebcach kochają, słusznie mają być ganieni, o jako daleko panowie zwierzchni więcej, których serca omylnym mniemaniem napojone łacno się do rzeczy nieprzystojnych, a szkodliwych nakłonią, napominaczów nie cierpią, występku nie żałują, prawdą się obrażają, a w próżnej się powieści kochają. Ale obyczaje skażone przywiodły to, że ta wada nigdzie indziej więcej, jako przy dworze zwierzchnych panów, płuży tak, iż rzadko za dobrego dworzanina mają tego, który nie umie pochlebować, kwoli drugim mówić, a wedle czasu i miejsca czegokolwiek zmyślić, a stąd, że dom, który by z siebie miał dawać wiele przykładów rozmaitych cnót, pokazuje z siebie tę sprośną, a prawdziwie szkodzącą wadę. A przetoż tej wady trzeba się pilnie strzec. Prawda i roztropność ma być miłowana, której jeśli nie mają ci, co wszystkim władną, wtedy tacy, pomieszawszy wszystko, sami potem z wielkim złem ubogich ludzi upadają. Bo to być nie może, aby okrom roztropności rzeczy pospolite mogły być dobrze rządzone, gdyż ta jest wodzem i rządzicielką spraw uczciwych i wszech cnót, których pospolicie cztery liczą. Miarkowanie popędliwości, sprawiedliwość, szczodrobliwość a męstwo, które aczkolwiek do szczęśliwego na świecie życia każdemu wielce potrzebne są, ale królom, którzy rozmaitym narodom rozkazują daleko potrzebniejsze. Bo żaden nie może drugim dobrze rozkazować, który popędliwości swoich pohamować nie może także który by był niesprawiedliwy, który by był nieśmiałego serca, a który by ludziom godnym, potrzebującym nierad swego udzielił. Mówmyż wtedy już o każdej z tych cnót z osobna. Naprzód o umiarkowaniu albo hamowaniu, które popędliwości serdeczne skromi, władzą panowania ma na wodzy, w każdej rzeczy miarę stanowi. Dobrze zaprawdę o tym Caius Cesarz, jako pisze Sallustius, rozumiał, aby ci, którzy o rzeczach wątpliwych radzą, waśni, przyjaźni, gniewu i miłosierdzia próżni byli. A jeśli to jest rzecz słuszna i przystojna, aby ludzie żadnych urzędów na sobie nie mający w ten czas, gdy o czym radzą albo co inszego sprawują, byli próżni gniewu i inszych popędliwości. Jako daleko więcej zwierzchni panowie, których i gniew łacno się do okrucieństwa prowadzi i insze namiętności serdeczne za małą pracą do swoich skutków mogą przyjść. Zaprawdę ten, który sam sobie nie panuje, a który namiętnościom swoim służy, niegodzien, aby go panem zwano. Albowiem każdy pierwej sobie panować, albo rozkazować ma, niżli drugim. Grecy takie namiętności zowią patę, to jest cierpienia, bo cierpią zmysły jakoby od tych namiętności zbite, które im do tego przykazują, aby prawdy nie poznały. A stąd ci owi Panowie w tragediach, od gniewu ślepi, a do zapalczywości szaleni. Lecz i pospolity Żywot ludzki świadczy jakie Swary, zwady i bunty wzruszać zwykli, którzy się takim namiętnościom rządzić dopuszczają. A przetoż tym więcej zwierzchnym Panom i wszystkim innym na urzędziech będącym przystoi, aby się ich strzegli. A umysł swój do własnego i prawdziwego sposobu sprawowania rzeczy przyzwyczaili, aby państwo albo urząd swój dobrze rządzi a w sprawach, tak sobie poczynać mogli, jakoby było co chwalić. A zarazem też aby się od rozkoszy cielesnych hamowali, albowiem one wątlą siły serdeczne, a człowieka, który się w nie wdawa, z jego zacności zrzucają, a od zacnych i uczciwych prac odwodzą i nie dopuszczają mu, aby mając je w mocy, mógł siebie długo używać. Świadkiem jest żywot ludzki i księgi ludzi mądrych tego uczą, że się tak znajduje. My wtedy. Dawszy już temu miejscu pokój, mówmy o sprawiedliwości, której aby ludzie używali, wtedy jako Herodotus przez tłumacza Cicerona powiada, za onych dawnych czasów króle dobrze obyczajne obierano. Tej własny jest urząd każdemu przywłaszczyć to, co jego jest. A to się we dwóch rzeczach najwięcej pokazuje: w zapłatach i w kazaniu. Dziś pospolicie na karanie jest wżdy jakiekolwiek baczenie, ale na zapłaty bardzo małe, chyba że kto czym innym się zalecić albo upodobać mógł, niźli samą cnotą. Bo ludziom ubogim chociażby się też wszelakimi cnotami ozdobili, żadne albo bardzo małe zapłaty bywają naznaczone tak ze strony bogactw, jako ze strony łaski i dostojności jakiej. A cóż inszego jest, jednę, część Rzeczypospolitej, która dobrze ma być rządzona, na baczeniu mieć, a o drugą nie dbać, jeśli nie to? Jeśli wszyscy przystojnymi mękami bywają karani za występki, czemu by też nie wszystkim jednakie zapłaty były dawane za ich cnoty? Albowiem on Solon w prawach ateńskich napisał, iż Rzeczpospolita tak wiele zapłatami, jako i karaniem stoi. Bo jeśli by dobrym nie płacono albo nie nagradzano, a złych nie karano, wtedy Rzeczpospolita w swej całości długo stać nie może. U nas karania w prawach opisane są, a zapłaty widzimy być w rozdawaniu urzędów położone. Ale o tych obydwu rzeczach na swych miejscach mówić będziemy. Teraz o tym, co królom jest najpotrzebniej w sobie mieć, mówmy. Aby Rzeczpospolitą nad inne wszystkie rzeczy miłowali. Żadnej części jej nie zaniedbywali, a nie tak wiele swemu własnemu pożytkowi, jako pospolitym u swych poddanych usługiwali. U starych ludzi to było, iż ilekroć którego króla królem mianowano, tyle razów go też zarazem i stróżem ludu, albo pasterzem nazywano, którymi słowy napomniano go, aby pamiętał karmić tych, których rządzić, albo impanować chce. A pasterzowi dobremu to należy, aby nie tak wiele o sobie, jako o trzodzie myślił, co iż woli Bożej jest, świadczy o tym prorok Ezechiel tymi słowy biada pasterzom, którzy sami siebie karmią, i żali trzody nie od pasterzów mają być karmione. Jest o tym i inszych słów wiele, które tamtenże prorok wspomina. Jako wtedy na pasterza należy więcej o trzodzie niźli o sobie myśleć, tak ci też należy na króla, to jest na przełożonego, a na stróża ludzkiego wszystkie sprawy stosować ku pożytkowi nie swemu własnemu, bo to jest rańska rzecz, ale tych, których rządzi. Albowiem, którzy w Rzeczypospolitej więcej o swych pożytkach myślą, ci zacności osoby pańskiej swej tak, jako przystoi, bronić albo przestrzegać nie mogą, bo często się skłaniają ku czynieniu krzywdy, sama możność poda im ku szkodzeniu ludziom drogę. A tego, kto baczy, iż temu, komu wszystko ciało poruczone, nie godzi się o jednych członkach staranie mieć, a drugich nie większą wolność jednym obywatelom swym niżli drugim dawać więcej niektórym w radzie deferować obywatelom swym niżli drugim dawać więcej niektórym w radzie deferować albo im większą zwierzchność przywłaszczać niżeli drugim co jednak jako jest potrzebna gdy się to dzieje osobom onym których wżdy zwierzchności takowej przyczyną albo fundamentem jest mądrość wierność i cnota tak za się jest rzecz nieprzystojna ony ważyć, albo im jaką zwierzchność przywłaszczać, w których tego wszystkiego nie masz. Bo gdzie takowa jest przychylność do jednej strony większa niźli do drugiej, wtedy stąd wiele złego przychodzi i między urzędy bywa wielka mieszanina, a często się trafia, iż ci, którzy bywają zaniedbani, wtedy i oni albo nie dbają zgoła o rzecz pospolitą, albo ją w nienawiści mają. A którzy nie wedle godności są na urzędy wywyższeni albo jakimi pożytkami opatrzeni, ci albo się nie godzą na urzędy Rzeczypospolitej, albo się nie tak przeciwko niej zachowują, jakoby powinni. K temu między tymi stronami dzieją się wielkie krzywdy, bitwy, zabijania i innych złych rzeczy wiele. A ponieważ Rzeczpospolita jest z różnych ludzi, które w sobie ma zebrana, to jest z ubogich, z bogatych, z szlachty, z mieszczan i z innych stanów, wtedy też król o to się ma pilnie starać, jeśli chce mieć trwałą między obywatelami ziemi swej zgodę, aby postanowił między nimi, ile by mogło być porównanie. Nie tym sposobem, aby już wszystkie rzeczy były między nimi wspólne, albo żeby bogatym miał ujmować to, co by ubogim dawał, albo żeby miejskiego stanu ludziom prerogatywy albo wolności szlacheckiej pozwalać miał, albo wszystkie stany Mieszać, ale żeby tym wszystkim stanom chlubę niepotrzebną, nadętość, pychę i insze zarazy towarzystwo ludzkie przerywające albo psujące odjął. Widamy tego dosyć, gdy ludzie takową wadą zarażeni popisują się jawnie z tą przemierzłą, nadętą, a Rzeczypospolitej wielce szkodliwą nierównością, czyniąc się nad drugie ludzie zwierzchniejszymi albo zacniejszymi świetną szatą, mnóstwem sług, dawnymi herbami, dodatkiem oręża, puchakami albo harkabuzami i łyskaniem mieczów. A z tejże nadętości dostojeństw żądają, urzędów się domagają, podlejsze, a nie tak możne straszą, a onym, którzy są niższego rodu, a nie tak możni i nie tak bogaci, nie pomału w cnocie i godności naganiają. A stąd, że pospolicie rosną owe słowa i pisania uszczypliwej żółci pełne, chłopska krew nigdy nie może życzliwą albo przyjazną być szlacheckiej krwi. Za takimi słowy, a gdzie takie zarazy panują, żadne porównanie, to jest żadna skłonność, żadne dobrowoleństwo, żadne miłosierdzie i żadna sprawiedliwość w Rzeczypospolitej być nie może. Zaś zdjąwszy z bogactw ludzi bogatych górne mniemanie, z narodu szlacheckiego nadętość i wysoką myśl, z możniejszych pychę porównają się z wierzchni i zacni z niższymi, a w rozmaitych i różnych rzeczach okażą się jednakie serca i umysły wszystkich stanów, nie będą ubodzy styskować na swe ubóstwo, ani nieszlachcicy na swój stan, ani poddani na poddaność swoją. Zaprawdę cnota każda, jeśli że w serce ludzkie wkorzeniona nie będzie, koniecznie w tym zwierzchownym okazowaniu słaba, a nie trwała będzie. Takżeć też i sprawiedliwość i zgoda, prawa ostateczna między obywatelami nie będzie bez owego porównania, o którym wyżej wspomniałem, które w sercach ludzkich sprawić na samego tylko króla należy. Są niektórzy, co tak rozumieją i za to mają, że to jedno, królować i królem się nazywać, jako pacholenta rozumieją, że toż jest na koniu siedzieć, co koniem sprawować, a sędzić toż, co na miejscu sędziego siedzieć, a starostą być toż, co ubiór starosty nosić. Ale pokazał to Faeton, że chłopięta w tej mierze bardzo błądzą, który uporem swym u ojca to otrzymał, aby wóz rządził z wielkim złem swoim i ludzkim. I Cyrus, pacholęciem będąc, także zbłądził, że suknie, między którymi nie było trzeba, poodmieniawszy niesprawiedliwy sąd uczynił. Także też i inszych ludzi, wiele złych a szalonych, którzy dochody z urzędów radzi biorą, ale urzędom dosyć czynić ani umieją, ani nie chcą. Cóż to tedy jest królem być? Rzecz pewna, jeśli w tej mierze prawdę znać mamy, nic inszego nie jest, jedno rządzić ludzi władności jego podane. Lecz a jakoż mają być rządzeni? Jedno, gdy wodzem będzie mądrość a cnota albowiem mądrość okazuje sposób dobrego rządzenia, a cnota dawa chęć ku stanowieniu dobrego rządu. Powiedz, że jako może w całości stać sposób dobrego rządu? Jedno, gdy porównanie między obywatelami postanowione będzie. Które ponieważ nie może być uczynione z strony bogactw, ani z strony rodzaju, ani z strony różności stanów, wtedy jednak potrzeba, aby z strony skłonności albo układności jednego ku drugiemu było porównanie, to jest wygładziwszy z serc ludzkich one wady, chlubę, nadętość i pychę, aby w różności członków tego jednego ciała okazywała się wdzięczna, a wszystkiemu ciału zgodna mieszanina. Lecz czym więcej król one wady z Rzeczypospolitej wypędzi, tym więcej będziemy o nim rozumieć, że on nie tylko ciała ludzkie i rzeczy zwierzchne, ale też i owszem więcej serca ludzkie rządzi i sprawuje. Który rząd czym jest trudniejszy, tym też ma być za znaczniejszy poczytan. A to ci jest zaiste ludzi prawdziwie rządzić, myślą ich rozkazować, serce głaskać, a wały nawałności ich skromić i ciszyć. To lepak może uczynić częścią mową mądrą, sfukaniem cichym, napominaniem statecznym, czego sposoby na inszym miejscu snadniej rozpowiemy. Częścią też znakami twarzy, a postawami, z których by ludzie skromni, a układni, łaskawą twarz królewską, pyszni i nadęci, naruszenie łaski poznać mogli. A przeto król niechby nie nakładał uszu nazbyt hardym mową, swawolnym uczynkom niech nie pobłaża, ale je skaże, niechby się też nie bawił ludźmi nadętymi ach, a chlubliwymi. A za czym by kogo widział skromniejszym tak w słowiech, jako w uczynkach i we wszystkich sprawach żywota Jego, tym by go więcej niech do siebie ciągnął. A owe uszczypliwe, a jadowite słowa, które między miejskim a szlacheckim stanem, to jest między członkami Rzeczypospolitej, jakoby jednego ciała będącymi, niezgodę, waśń i zakrwawione serce czynią, niechaj król z Rzeczypospolitej swej prawie odpędzi. Jeszcze nie mówię, aby je skarał, bo teraz nie o prawach mówię, ale to mówię, aby takowych mów uszczypliwych i nieprzystojnych przed sobą hardzie wspominać, a między ludem rozsiewać nie dopuszczał przeto, iż są nikczemne, niepotrzebne, uszczypliwe, przeciwko Bogu i przeciwko ludziom grzeszące, z których wiele złych rzeczy roście, a k temu też takowe słowa wydawają zajątrzone serca tych, którzy je mówią. Bo to pospolicie bywa, jakiego kto serca jest przeciwko drugiemu, takiego też owego rozumie być przeciwko sobie. Albowiem stąd rosną podejrzenia i mowy nienawistne, które gdy płużą, towarzystwo wspólnego życia ludzkiego ostateczne, a trwałe być nie może. Sprośna jest o tym nadzieja, aby ci Rzeczypospolitej w wielkich niebezpiecznościach wspólnie bronili. Którzy tak nieprzyjacielsko o sobie zobopólnie i rozumieją i mówią. A przeto król ma się o to pilnie starać, aby cnocie, dobremu powodzeniu i zacności wszystkich obywatelów swych jednako życzliw był i jednako o tym radził, aby, jako jest pospolitym wszystkim poddanym swym panem, tak, by też był pospolitym tych wszystkich ojcem, bo to na pana należy hamować i karać nieposłuszne sługi, a ojcowska rzecz jest łaskawym być i przebaczać synom. A tak, aby ci wszyscy, którzy królowi poddani są i bali się króla jako słudzy i miłowali go jako synowie, trzeba wszystkich powściągać, którzy by wystąpili, a którzy by się w powinności swojej zachowali, tych obyczajem łaskawego ojca opatrować. Acz przed się przebierać osobami wedle cnoty, potrzebna rzecz jest sprawcy Rzeczypospolitej, ale pożytek, który by z kogo odnieść mógł, przekładać nad cnotę, jest rzecz zgoła nieprzystojna. Polibius, człowiek jako pismo jego świadczy, uczony, długo się dworem bawił, pisze, że królowie z przyrodzenia nikogo ani przyjacielem, ani nieprzyjacielem nie mają, ale pożytkiem przyjaźń i nieprzyjaźni mierzą. Lecz to Polibius nie w ten sposób napisał, żeby tak chciał mieć, ale że tego w obyczajach królewskich doznał. Co jeśli ludzie prości, a urzędów żadnych zacnych nie mający, którzy z pożytku przyjaźń poznawają, godni są za to strofowania? Jako daleko godniejsi są ci, którzy wielkie urzędy na sobie noszą, a ta by się w nich wada najdowała. Żadne zaprawdę nie może być baczenie na rzecz sprawiedliwą, a uczciwą, gdzie wszystko do pożytku ciągną. Szlachetny to wtedy będzie obyczaj, gdy zwierzchni rządzicielowie onych za przyjacioły mieć będą i sobie, i Rzeczypospolitej, które ujrzą być chętliwe do cnoty, a nieprzyjaciółmi będą rozumieli być onych, którzy są nieprzyjaciółmi cnocie, jako są mężobójce, nierządnicy, wydzieracze cudzych rzeczy i inszymi niecnotami splugawieni, z którymi towarzystwo i zabawę mieć musiałoby to, jakie piątno panu przypalić to. Majestato... Jego nieprzystojne, a jeśli że król wszystkę pospolitą umiłuje, a nie dopuści żadnej części jej być opuszczonej, zaprawdę i toć uczyni, że wszystkie powiaty, które zowiemy województwy, w koło objeżdżać, a w nich pewnych czasów przemieszkiwać będzie. Albowiem dlatego w każdym powiecie dano insze urzędniki, którzy by królewskie posługi odprawowali. Aby król, opuściwszy insze miejsca, nie w jednym się tylko kochał, ale aby się na każdym miejscu na przemiany okazował być królem z możnością swą, aby pewnych czasów powinności swej królewskiej dosyć czynił, skarg ludzkich i innych potrzeb posłuchował, na sądziech zasiadał i wszystkie insze urzędy swe wykonywał. A tym sposobem obaczyłby wszystkich powiatów położenie, miejsce i zamków obronę. Obaczyłby też jako dobrze są opatrzone potrzebami ku wytrzymaniu wszelakiego gwałtu od nieprzyjaciół. Na ostatek obaczyłby urodzaje pól, co mogą rodzić, a czego nie mogą. K temu też ludzkie zabawy i obyczaje, których by albo poprawił, albo je jako szacunkarz strofował, a do sądu przyzwał. Próżnujące, leniwe, o rolę i o gospodarstwo niedbające naprawiłby, a do powinności przyzwał, złościwie, a swawolnie żyjący karałby. Tym sposobem zabierzałby król próżnowaniu, niecnocie i swawolności wielu ich, a nie dopuszczałby im w onę zbytnią wolność albo raczej swawolą głęboko zabrnąć. Wiele by król w tej mierze sam obaczył i sprawił, wiele by też ludziom w cnocie a wierności doświadczonym poruczył. Nieznośna jest niektórych powiatowych urzędników swawola, że srodze ubogie ludzie łupią, a przystępu im do króla bronią. Wtedy przed się więcej starościnnym słowom wiary dawają, chociaż im wielkie krzywdy czyni, niźli wiele ubogich ludzi sprawiedliwemu narzekaniu. Ale król, będąc oblicznie, w powiecie łacno by się wszystkiego dowiedział, a nie dałby się staroście oszukać, gdyby go do tego nie folgując przycisnął, żeby w prawie odpowiadał, a nie mając żadnego względu na osobę, za takiego by go mieć kazał, za jakie i insi obwinieni o jakikolwiek występ bywają miani. Złote by to zaprawdę wieki z nieba się nam o królu. Wróciły i królestwa takie, jako Virgilius mówi, jakie za Saturnowego były, kiedy byś obyczaj ten, aż opuszczony i przez wiele wieków zaniechany, ale prawie święty i Rzeczypospolitej wielce potrzebny odnowił. Gdy kogo oskarżą, godzi się, aby każdy człowiek, a najwięcej król, trzymał się obyczajów Aleksandra, króla macedońskiego, który żadnemu oskarżającemu obu uszu nie dawał, ale tylko jedno, zostawując drugie zupełne oskarżonemu, a sam potem, jakoby będąc między dwoma uszyma średni, wyrok uczynił. A przeto jeśli kogo do ciebie tajemnie oskarżono, patrzajże tego, żebyś oskarżonego albo sam, albo przez kogo inszego na pokoje nie pominął, a jego albo przyznanie, albo obmowę usłyszał, nie oznajmując przed się tego, kto oskarżył. Osobliwej ostrożności do tego trzeba, żeby oskarżycielom, albo wnet zarazem wiary nie dawano, albo też drogi do zaskarżania zgoła nie zagradzano a jako to nazbyt prędkiemu uwierzeniu przyczytają, wszystko, co usłyszysz, zarazem zapewne przyjąć, tak za się przed wszystkimi uszy zamknąć, niemądrości przypisują. Bo częstokroć wiele ludzi wiele rzeczy ukazują ku wystrzeganiu Tobie i Rzeczypospolitej bardzo potrzebnych. A tak na pana to właśnie należy i nie kochać się w oskarżaniu i nie dawać oskarżającemu wiary pierwej, niżli się wszystkiego dowiesz, co by też na to druga strona odpowiedzieć mogła. Na kogo by się pewnymi znakami doświadczono, żeby kogo ze złości albo umysłem zaszkodzenia oskarżył, niechajby był karan ale przed się tak, by niechaj był karan, aby się drudzy od oskarżania nie odstraszali, którzy by nie z jakiej własnej waśni, ale z miłości Rzeczypospolitej, o której by dobro stali, często pana z strony wiela rzeczy napominali. To też najmniej mi należy na króla, ale prawie na tyrana, co niektórzy dla utwierdzenia możności swej czynią, iż albo przyczyny nieprzyjaźni między pany sieją, aby łacniej to, czego żądają, za ich niezgodami przemogli, aby serca i myśli ich jakimi krzywdami zwątlili, iż którzy opuszczą pióro albo serca stracą, niełacno się oprą przeciw zuchwalstwu drugich. Albo chcą, żeby między nimi żadnego możnego nie było, jak opowiadają, że turecki carz w węgierskiej ziemi przeszłych lat uczynił, bo zakazawszy chłopom posłuszeństwo i roboty Panu powinnej, chciał szlachtę z nimi porównać. Podobne temu, albo jeszcze i sroższe ono, co powiadają o niejakim kalimachu, że przeszłych lat namawiał króla Olbrychta na takowe rzeczy, które należały albo ku wygubieniu, albo przynajmniej ku nawątleniu zacności stanów. Ale on, szlachetny król, szkodliwe rady ku tyraństwu się skłaniające wzgardził, a Rzeczpospolitą w takim postanowieniu, w jakim ją był od przodków swoich wziął, i on sam zachował i swemu potomstwu podał. Zaprawdę, zwierzchny pan ma być powodem i stróżem pokoju, a zgody między obywatelami, a sporów i niezgód ma być ustawicznym porównaczem. I niemniej ma być żałości wzrozruchów rozruchów obywatelów swych, jedno jako ojciec z niestworności synów, albo jako głowa z niesposobności drugich członków. On jest rzeczypospolitej swej głową, a ojcem ojczyzny bywa nazwan. Nie może być ciało zdrowe i nie może być nawszem sposobne, gdzie wojnę wiedzie skóra z kościami, flegma z krwią, kolana z goleniami, serce z wątrobą. Nie jest to prawdziwy ojciec, który niezgody między synami albo wzbudza, a forytuje, albo nie stara się, żeby były wykorzenione. Niegodzien też ten, żeby go zwierzchnym panem albo królem zwano, który krzywdy czyni swoim ludziom, a kocha się z waśni jednego przeciw drugiemu, mając rzecz swą na pieczy jako też i pasterz nie jest godzien tego przezwiska, gdy owce rozgania, z najlepszej paszy zgania, a owczarnie nędznymi szkodami albo upadkami napełnia. Jeszcze też i to należy na sprawiedliwość każdemu w rzeczach uczciwych wiarę zachować, albowiem rzecz pospolita nie może innym sposobem w całości być zachowana, jedno zachowaniem wiary nie tylko obywatelom, ale przyjaciołom i nieprzyjaciołom. Dlategoć Rzymianie Hannibala przeniewiernym, a kartaginieńczyki niesłownymi i wiarę łamiącymi zwali, iż oni i o wiarę nie dbali, i przymierze łamać zwykli byli. Wiecznej pamięci godna rzecz jest, a ku wspominaniu żałosny przykład Władysława, króla węgierskiego, stryja Twego o królu który iż był przymierze z Amuratem tureckim królem wzięte za namową Eugeniusza IV papieża złamał wielką szkodę sobie i królestwu swemu przyniósł bo gdy mu się przedtem szczęśliwie w bitwach przeciw Turkom powodziło potem za złamanie przymierza karanie odniósł albowiem i wojsko jego dosyć wielkie i mężne, i zawsze przedtem wygrawać bitwy przyzwyczajone, porażone jest, i sam zginął, iż Bóg onego przymierza sprawca, tym go skarać chciał. Daleko lepiej uczynił Attilius Regulus, chociaż poganin, który, aby kartaginińskim wiarę strzymał, wrócił się do Kartaginy, rozumiejąc to być rzecz lepszą i Rzeczypospolitej pożyteczniejszą, niżby by nie strzymawszy słowa miał ujść śmierci, którą wiedział już sobie nagotowaną być. A tu już niech będzie o sprawiedliwości dosyć, o której w Księgach w których szerszej rozmowy miejsce będzie. Przy sprawiedliwości bywa szczodrobliwość, cnota i ludziom prostym, ale najwięcej zwierzchnemu Panu potrzebna. A szczodrobliwość nic inszego nie jest, jedno dać w ten czas, kiedy trzeba dać, komu trzeba dać, jako wiele i dlaczego co ma być dano. A tak niezdrożna by była rzecz o każdy nakład używać rady przedniejszych a rozsądnych osób, a z tego cokolwiek by się na dary wyłożyło, jakoby i z inszych nakładów potrzebnych, żeby pod skarbi liczbę dawał. Jeśli by takiej pilności nie przyłożono, dochody roczne bardzo by się łacno rozlały i przyszłoby potem do oddalenia i zastawienia dochodów zamkowych i powiatowych. Albo zaprawdę, gdyby nalegała wojna, albo jaka insza Rzeczypospolitej niebezpieczność, musiałby król sprośnie szwankować, co by nie mogło być okrom wielkiego naruszenia zacności królewskiej, a okrom szkody i niebezpieczności Rzeczypospolitej. A to też jest rzecz pewna i prawdziwa, iż przez utratę niepotrzebne niszczeją bogactwa, a przez skromny, a pomierny i porządny szafunek mnożą się. To też na zwierzchnego pana przynależy nie podnosić się czasu szczęśliwego powodzenia, a czasu nieszczęścia nie truchleć. Czasu też pokoju przynależy na pana myślić na potomne czasy, albo na wieczność o zacności i o dobrym tak swoim, jak i ludu swego, bo powiedział niektóry uczony. Felix civitas tempore z bella futura timet. To jest szczęśliwe miasto, które mieszkając w pokoju, obawia się przygody, a myśli o boju. Przeto król ma się starać o wszystko, czego do wojny potrzeba, broń wszelaką gotować, a miejsca od najazdów nieprzyjacielskich bliższe często objeżdżać. Z większą chęcią żołnierze na takie miejsca się zjeżdżać będą, na których będą wiedzieć, że tam król ich często przemieszkiwa, pilniej będą przestrzegać powinności swej, a nieprzyjacielowi też straszliwymi będą. Na koniec pokój onej ziemi stateczniejszy i dłuższy będzie, której pan będzie taki, że go postronni narodowi będą wiedzieli być czujnym i każdego czasu do wojny gotowym. Ale o wojnie w trzecich księgach mówić będziemy. A to niechaj będzie dosyć powiedziano o tych cnotach, którymi królowie insze ludzie przechodzić mają. Bo słuszna rzecz jest, aby ten, który o wszystkich radzić i myśleć ma, był nad wszystkie insze mędrszy, k temu też skromniejszy i powściągliwszy, jako ten, który wszystkimi rządzi. Boć prawdziwie one słowa powiedziano, czym kto jest większy, a czym większemu mnóstwu ludzi rozkazuje, tym mu się mniej godzi ono czynić, co by mu się pododało, aby ona najwyższa własności jego możność nie podawała mu przestronnej drogi przewodzić, a nawet i broić, co bykolwiek chciał. To też jest królewski własny urząd cnotę szczodrobliwością wystawić, sprawiedliwość między obywatelami czynić, a nieprzyjaciela zwyciężać. Okrom tego towarzystwo wspólne ludzkie między nimi nie może być trwałe, które towarzystwo, aby zawżdy w całości mogło być zachowane, przeto mnóstwo ludzi pragnęło tego, aby jedna osoba wszystkimi władała. A przetoż niechaj to wiedzą królowie, że oni dla ludu, nie lud dla nich jest postanowion. O jako to są potężne a przerażające słowa, kiedyby je ten, który króluje, do wnętrzności serca swego przyjął. Bo który pan nie ma, żeby dla niego było mnóstwo ludzi, nie może być, aby nie miał źle używać i ludu samego i wszystkich jego rzeczy. Łacność to obaczyć uwiela ich, którzy nic nie dbają i nic nie myślą o rzeczach ludzi sobie poddanych, którzy aby napełnili rządze swe, śmieją i lud łupić i ciężkimi brzemiony trapić. A pożytki im odejmować, a to, czego z gruntów, na których żywą nabyli, do inszych ziem przenosić i wszystko co się im podoba broić. Ale Pan, który to na sercu swym pilnie uważy, że On nad ludem jest przełożonym nie dla siebie, ale dla tegoż ludu, ten tak będzie rozumiał, że nic nie masz jego własnego, ale wszystko Rzeczypospolitej, a o te rzeczy, które są wspólne wszystkich, będzie się starał, jakoby wszystko przynosiły zacność i pożytek Rzeczypospolitej. Ten dla swoich pożytków nic chciwiej nie będzie poczynał, ten dobra swego od dobra ludu swego nigdy nie odłączy. Ten wszystkie sławę, Cześć i szczęście swe będzie pokładał w spokojnym a szczęśliwym ludu swego życiu. Co Cicero szeroce tymi słowy napisał? Jako sternik najwięcej ma mieć na baszeniu szczęśliwe żeglowanie, lekarz zdrowie chorego, hetman zwycięstwo. Tak sprawca Rzeczypospolitej szczęśliwe, a spokojne obywatelów swoich życie, aby Rzeczpospolita mogła być na wszem sławna, w bogactwach obfita i uczciwych cnót pełna, bo się godzi, aby tak wielkiej, a między ludźmi zacnej i pięknej rzeczy on był sprawcą. Jest wtedy to urząd zwierzchnych panów, wszystkie obywatelów swoich sprawy wiedzieć, starania ich pracę, trudność, różnice, spory, nienawiści, niedostatki, niebezpieczności wojenne, nawet wszystkich rzeczy ciężar na sobie odnosić, a w tym wszystkim dobra i pożytków Rzeczypospolitej pilnie przestrzegać, a o pożytki swe nigdy się tak nie starać, aby ich do pospolitych przeliczać nie miał. Albowiem w dobru pospolitym zawżdy najdą i swe. A jeśli swój pożytek od pospolitego będą chcieli odłączyć, zaprawdę ci zbójcami będą Rzeczypospolitej nie stróżami. Będą skazańcami jej niesprawcami. To jest pewna rzecz, toć świadczy żywot i sprawy tych wszystkich tak królów jako książąt i inszych przełożonych, którzy mnie mają, że nie oni dla poddanych, ale poddani dla nich są stworzeni, na świat wydani i postanowieni. Tak ci wiele może niewiadomość prawdy, a zwłaszcza w tych osobach, których chęć za niekaraniem obróciła się w wielkie swawoleństwo i rozpustność. A ponieważ nie tak wiele ludzie ustawą bywają posłuszni, jako przykładem do rzeczy zacnych bywają pobudzeni, przeto na zwierzchnego Pana należy takim się pokazować w rządzeniu żywota swego, jakimi by chciał mieć sobie poddane. Dziwne żądła męstwa w sercach żołnierzów swoich zostawuje hetman, gdy tak mówi: Nurze, moi mili żołnierze, co ujrzycie, że ja pierwej przed wami czynić będę, tegoż i wy za mną czynić nie przestawajcie. A za się hetmana nikczemnego, zleniałego, a w rozkoszach rozpustnego, chociażby też co górnie mówił, żaden żołnierz nie będzie rad słuchał. Paweł Apostoł tak wielce ważył karność domową, iż z niej bierze wielki znak tego, kto się godzi być episkopem albo dozorcą, mówiąc, A jako będzie Kościół Boży rządzić, kto własnego domu swego rządzić nie umie? Niechajże wtedy zwierzchny pan tak się przez wszystek czas żywota swego popisuje, jakimi chce mieć ludzi swoje. Bo jako niektóry uczony mówi, Komponitur orbis. Regis ad exemplum, nexic inflectere sensus, humanus edicta valent, quam vita regentis. To jest, Wszystek Świat Pospolity patrzy króla swego, obyczaju trzyma się wszech postępków jego. Mało ważą statuta, mała rozkazanie, przełożonego życie za to wszystko stanie. Wielkie owszeki, przymuszenie do posłuszeństwa na lud swój wkłada zwierzchny pan, gdy nie tylko słowy przykazuje, ale przykładem swym idzie przed wszystkimi, jakoby podawając rękę za sobą idącym. Ten obowiązek nie bywa sprawion mocą cielesną ani żelazem, co należy na prawo i na sądy, ale wstydem wszystkim zadanym, jeśli nie będą czynić tego, co widzą, że ich zwierzchny pan czyni. Tym sposobem zwierzchny Pan i dwór swój będzie uczył i urzędnikom powinne do rządzenia wszystkich rzeczy cnoty zaleci i przełożone do ich powinności pobudzi i młodzieńcom do wyuczenia szlachetnych nauk albo umiejętności drogę poda i poddane swoje mędrsze, a do każdej powinności pilniejsze uczyni. Będą mu wszyscy posłuszni z chęci, a nie poniewoli W rzeczach trudnych nie opuszczą go Rzeczy tak wesołe jako przeciwne, wspólne sobie z nim będą rozumieć O żywego będą się bić, a z umarłym będą sobie życzyli umrzeć A o tym ci zaprawdę wszystkim zwierzchny Pan myślić ma Że to wszystko, co powiedział i co by trzeba, aby się w nim znajdowało Nie tak wiele ludzkie siły sprawić mogą, jako łaska Boża Przeto Boga o to pokornie prosić trzeba, żeby w tak wielkim wielu rzeczy rządzeniu raczył natchnąć ducha łaski swej. A nie ma już na tym przestać, że sprawiedliwie a przystojnie państwa dostał, bo jeśli Go nieprzystojnie będzie używał, jeśli rad i spraw swych ku dobremu rządzeniu Rzeczpospolitej, ku czynieniu wszystkim zarówno sprawiedliwości, ku bronieniu chwały Bożej nie obróci, jeśli drogami przykazania Bożego chodzić nie będzie, nie inaczej będzie poczytan jedno jako on, Saul Izraelski, który w onym narodzie był i najszlachetniejszy i najurodziwszy, który z rozkazania Bożego był królem obran, który prorokował, który ze wszystkimi ludu Bożego nieprzyjacioły wszędzie wokoło mężnie walczył i wiele zwycięstw odniósł, ale iż drogę przykazania Bożego opuszczał, przetoż był i od Boga odrzucony. I królestwo izraelskie od niego oderwane, a drugiemu dane było. Przecież też od Ducha Bożego, będąc opuszczony, Duchowi Złemu był podany, a w bitwie syny swoje wszystkie widział pobite, sam też, będąc ranion, po tym się swą ręką zabił. Ale te wszystkie rzeczy o Saulu wszyscy z Pisma Świętego wiedzą. Ono też o Ludwiku, królu węgierskim jaśniejsza rzecz jest, niźlibyś ją szerokimi słowy powiadać miał który też sprawiedliwie na królestwo był obran ale iż sprawiedliwości nie bardzo pilnym stróżem był więcej tańców niżli poważnych spraw pilnował krzywd ludzi obciążonych nie mścił się i innych powinności królewskich zaniedbawał przeto takie skończenie żywota miał jakiego wszystko chrześcijaństwo zawżdy żałować będzie 10. Punkt pierwszy Panowie Rady i posłowie ziemscy Dlaczego doradzenia radzenia o Rzeczypospolitej bywają królowie przydani? Punkt drugi. Dlaczego Królowi dana jest największa zwierzchność w Rzeczypospolitej? Punkt trzeci. I tu o powinności Panów rad krótko. Punkt czwarty. I o poradnikach królewskich, którzy by przy Nim ustawicznie byli. Punkt 5. I o sekretarzach każdego powiatu. Punkt 6. Na króla należy, aby przy radzie senatorów bywał. Punkt siódmy. Zamknienie opisania senatu wzięte od ich powinności. Gdy tedy rozmaite kaźni na króle są złożone, którzy by niedobrze używali urzędu swego, a żaden król nigdy nie był, który by sam wszystkie urzędy albo powinności na sobie nosić mógł. Przeto jest bez mała wszędzie ten obyczaj. Że królom, senatory i inne urzędniki przystawiają, którzy by z Nim Rzeczpospolitą rządzili. Co też i Mojżesz, najwyższy sprawca ludu Bożego, uczynił, który za radą Jetrona Madianity świekra swego obrał wiele osób czelniejszych, którym też władności swojej udzielił. Uczynił to i Dariusz Król Mecki który też niektóre przedniejsze pany postanowił między którymi chciał, aby też był Daniel Hebrejczyk, aby z nim wszystkie rzeczy rządzili i sprawowali. U Polaków mimo króla i panów radnych bardzo wiele może szlachecki stan, który posyła zawsze z każdego powiatu posły na sejm, którzy acz nie mają mocy votować, wszakże wiele rzeczy potrzebnych podawają ku rozbieraniu senatorom. Ustawy też wszystkie pilnie przeglądają, jeśli co Rzeczypospolitej szkodliwego być widzą, aby się przeciw temu zastawili. A przecież żadne prawa ani ustawy nie są ważne, jedno na które posłowie ziemscy pozwolą. Nie inaczej podobno są ci posłowie u nas, jedno jako u Rzymian bywali starsi nad pospólstwem, które zwano tribuni plebis. "Bo ponieważ w pospólstwie potrzeba zawżdy mądrości, powagi i stateczności, przeto poruczano to czelniejszym osobom na to obranym, tribunis, to jest starszym nad pospólstwem, aby się przeciwko wynalazkom panów rad opierali, a pilnie tego przestrzegali, żeby Rzeczpospolita ubliżenia jakiego nie odnosiła." Widziałem to sam, gdy wiele rzeczy zacnych, a potrzebnych postanowiono u nas za uchwaleniem szlacheckiego stanu. Wiele rzeczy szkodliwych odrzucono za nieprzyzwoleniem jego, co Panie Boże daj, aby na wieki trwało. Ale też niekiedy dali się w tym uznać, iż nazbyt stan swój miłują, a nie tak dalece o rzecz pospolitą dbają, jako pilnie wolności swoich bronią, co się okazało w niesłusznym, a niesprawiedliwym artykule o mężobójstwie. A tak niechaj tego pilnie strzegą posłowie, aby dla nich kiedy rzecz pospolita wielkiej szkody nie wzięła z wielką stanu ich sromotą i nędzą. Ale, Panie Boże! Tego uchowaj, a racz wszystkiemu szlacheckiemu stanowi takie serce dać, aby oni, odrzuciwszy na stronę miłość samych siebie, wszystkę pospolitą, to jest wszystkie ludzi, w tym społecznego życia towarzystwie z nami mieszkające, miłowali, o wszystko się starali, wszystkich gardła, pożytków i zacności bronili. Co kiedy będzie, wtedy się okaże sprawiedliwa przyczyna dlaczego tak panowie Rada, jako i szlachecki stan, przydan jest do władności królewskiej? Bo to mamy zapewną rzecz mieć, że nie jest żaden, który by jeden sam, albo radą swą, albo staraniem swym, mógł wszystkiej Rzeczy Pospolitej dosyć uczynić, a jej brzemiona znosić. A jako każdy więcej dwiema oczyma ujrzy, lepiej dwiema uszyma słyszy, a dwiema rękami i dwiema nogami więcej sprawi, niźli kiedyby tylko jednego oka, jednego ucha, jednej nogi i jednej ręki używał. Tak ci wszyscy, którzy wiele ludu i niezliczone sprawy poruczone sobie mają, potrzeba, aby wiele ludzi oczu, uszu i nóg i rad używali. Chcą li dobrze a porządnie rzeczy wszystkie sprawować. I zda mi się ta przyczyna być, dla której królom i zwierzchnym panom prawem wszystkich narodów największa władność w Rzeczypospolitej dana jest, którzy będąc na najwyższym dostojności stopniu postawieni. Radząc i myśląc o wszystkich swoich ludziach, nie jednej albo nie kilku osób rady w sprawowaniu rzeczy używać mają, ale wielu osób i tych nie leda jakich, ale co przedniejszych i co mędrszych, których by oni więcej niźli kto inszy mógł mieć. Albowiem, jeśli się puścisz za dobrym rozsądkiem, nie niesłusznaż by to rzecz. Aby jednemu człowiekowi, który by i nic nie umiał, i namiętnością albo popędliwościom serdecznym dał się unosić, Wszystka sprawa pospolitej miała być poruczona. Lecz ponieważ królewska władza ma się popierać wiela ludzi, osobliwą cnotą i mądrością przeto zdało się być słuszna rzecz, Aby ją jeden na sobie niósł, który by wszystkimi rządził, bo łacniej jednego panowania posłusznym być, nieźli wiela ich. Łacniej jednego bystrość i pohamować, i gdyby się tam ciągnęła, gdzie nie trzeba, nazad cofnąć, niźli wiele ich. Zdaje się, wtedy słuszna rzecz być, aby jeden, jako głowa wszystkim drugim członkom, co by było najpożyteczniejszego, a najsprawiedliwszego, czynić rozkazował ustawy około sprawowania rzeczy czynił i wykonywał wątpliwe a niepewne rzeczy rozwiązywał każdego obywatela ziemi swej w powinności jego zadzierżawał a lepszym go ile może być czynił na ostatek aby był wodzem i początkiem pokój i wszelaką uczciwość tak w ziemi swej zachowywać i pomnażać jako jej też na pograniczu od nieprzyjaciela bronić albowiem jeśli by ich wiele z taką władzą w rzeczy pospolitej było często by się trafiły bardzo zawikłane trudności gdyby każdy co mu się najlepszego widzi ku skutkowi przywieść chciał i nie mogliby tacy żadnej rzeczy w dobry porządek przywieść jeśli by się pierwej sami między sobą nie zgodzili i nie zezwolili Zaprawdę ani pospolitego człowieka, ani przedniejszych w ziemi osób panowanie nie może się na urzędzie swym przystojnie zachować, jeśli by pierwej nie wzięto na się podobieństwa panowania jednej osoby, chyba żeby wszystkie ziemi sprawę, co w Rzymie i w innych rzeczach pospolitych czasu wielkiego niebezpieczeństwa zachowywano, jednemu komukolwiek do czasu poruczono, którego Rzymianie dyktatorem zwali który wyjąwszy to, że do czasu panował, czymże inszym był, jedno królem. Rzymska też Rzeczpospolita, która po czasie Tarkwiniuszowych brzydziła się władzą królewską, jakoby jaką zarazą, doznawszy częstokroć, jako ciężkie i szkodliwe jest panowanie wielu osób, których wojnami wnętrznymi długo trapiona była. Z wielką chęcią Augusta z wierzchnym panem obrała, nauczywszy się wielem przykładów, iż lepiej daleko, aby jeden najwyższą władzę na sobie nosił, niźliby się wiele ich z równej władzy weseliło, którzy będąc niezgodni między sobą wszczynaliby niesnaski i bunty, a nie mogliby niczy im rozkazywaniem albo panowaniem być pohamowani. I stąd rzecz urosły one słowa przez Waleriusza Messale z rozkazania senatu i pospólstwa rzymskiego do niego posłane. Niech to na dobre i na szczęście tobie i domowi twemu, o cesarzu Augustie, będzie senat i pospólstwo rzymskie pozdrawiają cię ojcem ojczyzny, któremu zapłakawszy Augustus tymi słowy odpowiedział. Gdyżem już, czegom żądał, otrzymał, zacni a na radę wysadzeni panowie, a cóż inszego mam Boga prosić, jedno, abyś to zezwolenie wasze do ostatniego żywota mego końca mógł znosić? A najpierwej się o to starać trzeba, aby senatorska ławica co najlepiej była postanowiona, która po królu w każdej Rzeczypospolitej jest najprzedniejsza. U nas jest złożona mało nie ze wszelakich urzędników tak duchownych, jako świeckich, a przeto wielką pilność król czynić ma około obierania tych urzędników, którymi zwyczaj jest zasadzać koło senatorskie, które jest najwyższą Rzeczypospolitej Radą, pospolitego dobra i zacności stróżem, które króla i zwierzchnego pana do pięknych, a uczciwych rzeczy pobudza, od pospolitych, a nieuczciwych odwodzi a złe jego chęci hamuje, bez którego rady, zdania i zwierzchności nic w Rzeczypospolitej ani za granicą czynić się nie godzi. Okrom Senatu, który o najprzedniejszych sprawach Rzeczypospolitej radzi, a nigdy nie bywa zbieran, jedno dla ważnych spraw i to na Sejmie godzi się królowi miewać przy sobie kilka osób, którzy by od jego boku nigdy nie odstępowali z którymi by się o wszelkich rzeczach namyślał, a z nimi by radził o rzeczach ku czynieniu potrzebnych. I owszem, gdy ma wszystek Senat albo Pany radne zebrać, aby się z tymi pierwej w każdej rzeczy rozważając ją na tę i na owe stronę, namówił, niźliby ją przed wszystkim senatorskim kołem przełożył. Przyrodzenie do tego ciągnie, zwyczaj ludzki też to niesie, iż każdy człowiek ma tych, z którymi towarzysko żyje, którym się pierwej rady o swych rzeczach zwierza, niż się z nimi pokaże. Jako daleko więcej zwierzchnemu Panu godzi się, aby miał około siebie ludzi takowe, którym by się z myślami swoimi pierwej otworzył, a ich też zdanie w tej mierze usłyszał, z nich wyrozumiał, jeśliby się co w tej mierze, jako myśli, sprawić mogło albo nie? Tym sposobem i o drugich wotowaniu będzie potem lepszy rozsądek dawał i, gdy w kole senatorskim spór jaki o co będzie, łacniej będzie mógł obrać to, co się jemu i Rzeczypospolitej pożyteczniejszego być zda. Lecz takowi, którzy przy Boku Królewskim ustawicznie będą, a do takich tajemnych rozmów będą przypuszczani, trzeba, aby byli wierni i milczeniem ozdobieni. Bo wiele złego stąd przychodzi, gdy rady zwierzchnych panów nierozmyślnie, skwapliwie, a przed czasem bywają rozgłaszane. Są monarchowie, którzy każdemu powiatowi do spraw tak domowych, jako też postronnych, dawają takie poradniki albo sekretarze, aby sprawy im poruczone odprawali. Chwalebny to zaprawdę jest obyczaj, a panom zwierzchnym nad wielkimi państwy przełożonym, a zwłaszcza którzy z różnymi narody wspólne sprawy mają, bardzo potrzebny. Albowiem gdy kto sam jeden wszystkie sprawy na sobie nosi, wtedy i sam znoszeniu tak wiele brzemion nie prawie dosyć uczynić może, i sprawy leniwiej idą, a ci, których się rzecz toczy, większy nakład podejmować i więcej czasu tracić muszą. Zaś, gdy każdy pilnuje tego, co na jego urząd należy, wtedy się sprawy rychlej i lepiej odprawiają, a jeden nie bywa tak wielkim mnóstwem spraw zatrudnion. Ludzie też tak swoi, jako i postronni z mniejszym nakładem i czasu trawieniem do domu się wracają. Gdy miejsce któregokolwiek z tych sekretarzów wakuje dla śmierci albo dla której inszej przyczyny nie biorą tego królowie nasię, aby na jego miejsce kogo by chcieli inszego dali, bo pospolicie do tego przekażą prośba wielu ich, iż nie tego kogo by chcieli, chociaż też i godnego obierają, ale kogo im jakoby poniewoli wtrącą. A tak wszystko bywa w mocy drugich sekretarzów, aby oni obrali, a na miejsce zmarłego wsadzają kogo rozumieją być do tego prawie godnego. Słuszna by też rzecz była, żeby król przy panach radnych, gdy o Rzeczypospolitej radzą, osobą swą był. Bo oprócz tego, że ich dowcip, słuchając, jak wotują, wybaczy, też i to, do czego się kto więcej zgodzi, pozna i samę rzecz, która się toczy, dostatecznie dostateczniej wyrozumie i dekret uczyni taki, który z większym pożytkiem Rzeczypospolitej będzie. Lecz gdy się trafią niezgodne wota senatorów, co by miał król czynić, jeśli ma liczyć wota albo je ważyć? Niżej, gdzie będzie rozmowa o uchwale panów rad, powiem. Teraz o urzędzie senatorskim nieco przypomnę, bez którego, jaką powiedział, nic się królowi w Rzeczypospolitej poczynać nie godzi, gdyż wedle ich zdania prawa bywają stanowione, sądy odprawowane i wojny podnoszone. Wielki tu urząd i ciężkie brzemie jest, a nie wiem, jeśli nie większy i trudniejszy, między wszystkimi inszymi urzędy wyznawać się i okazować być stróżem Rzeczypospolitej i obrońcą. Niech żaden nie będzie tego o sobie mniemania, żeby kto przystojnie sprawować mógł bez wielkiego rozumu, większego zwyczaju, a mądrości i owszem daleko większej, bez wagi wyroku, bez rozmaitego porady sposobu. 11. Punkt pierwszy. Co przynależy na Senat i na wszystkie insze osoby radne, aby około votowania na wszystko baczenie mieli? Punkt drugi. Aby się skwapliwego, a nierozmyślnego votowania wystrzegali. Punkt trzeci. Namiętnościom serdecznym, aby się nie podawali. Punkt czwarty. Aby na uczciwość pierwsze baczenie mieli. Punkt piąty. Aby na drugich dobre wota szczerze przyzwalali. Punkt szósty. Aby dośmieli mówić, co rozumieją, być dobrego albo sprawiedliwego. Punkt siódmy. Aby u siebie więcej rozważali wota, niż je liczyli. Punkt ósmy. Potem jest zamknienie. Słusznie wtedy czelniejszym osobom, którzy tak wielkie rzeczy na swej głowie noszą, bywa rozkazano, aby z wielką pilnością, a długo wszystkiemu się przypatrywali, we wszystkie rzeczy pospolitej części pilnie patrzali, obaczając sprawę, o którą w Radzie rozbieranie ma być. Niechajby u siebie pilnie uważali czasy, miejsca, osoby i postępek rzeczy tego czasu, którego się co dzieje. Zawsze niech się rozumu radzą. Rzeczy dawniejsze z teraźniejszymi niechaj zrównawają, a biorąc z nich wzór, niechaj przyszłe rzeczy opatrują, a rozmyślając o nich, niechaj wiele czasu trawią. Przetoć Homerus powiada być rzecz niesłuszną, aby zwierzchny pan miał całą noc spać, którego obronie wielu ludzi poruczono, a na którego staraniu należą największe sprawy. Który wyrok tak wielce waży ten człowiek, iż go nie leda któremu Grekowi przywłaszcza, ale pisze, jakoby te słowa sam Bóg mówił, które rozkazanie, iż należy wszystkim, którzy na prostą do cnoty drogę nastąpili. Wtedy i owszem, najwięcej należy przedniejszym w Rzeczypospolitej panom, to jest, aby ten czas, który sprośne pospólstwo obraca na biesiady i na gry. Oni obracali częścią na spanie, częścią na wynajdowanie rady o dobrym rządzeniu Rzeczypospolitej. Bo którzy albo spawszy całą noc, albo kosztownymi potrawami i trunkami bawiwszy się, przychodzą do rady nie rozmyśliwszy się, ani się do tego zgotowawszy, ci zaprawdę bez przygany w tej mierze być nie mogą. Przeto trzeba radnemu panu widzieć pierwej wady albo niedostatki Rzeczypospolitej i ono wszystko o czym ma być rozmowa w Radzie, żeby się do Rady i do rozmowy dobrze nagotował. Bo owego porywczego o wielkich rzeczach mówienia trzeba się strzec. Gdyż panowie radni nie tak się mają popisować prędkością wotowania, jako ważnością rzeczy, co zaprawdę nie może się im dobrze poszańcować. Jedno przewidziawszy naprzód i dobrze rozpatrzywszy wiele rzeczy, z których by obrać mogli to, co by najpotrzebniejszego było. Jeśli by się kto na prędkie, a nierozmyślne wotowanie zbytnie albo umyślnie wysadzał, zda się, że to więcej roście z okazowania niepotrzebnego, niżli z rozsądku statecznego i bez płochości tam być nie może. Bo często się trąba, iż kto coraz nierozmyślnie wyrzecze, tego na potem upornie broni. Która rzecz, acz w każdej osobie jest przygany godna, ale najwięcej w osobach czelniejszych, które w rzeczach wielkich wotują, a radzą, chcąc, aby nie tylko z strony dowodu rozumem uczynionego, ale też z strony zwierzchności ich były ważne». Dobrze przeto Aleksander Severus, rzymski cesarz, uczynił, który strzegąc tego, aby kto będąc niegotów nie wotował, nie dawał czas ku rozmyśleniu. A przeto ci, którzy o rzeczach ważnych, a wielkich umyślnie sprędka, a bez rozmysłu i sami mówią, i po drugich tego chcą, albo je na to wyciągają, o tych ma być rozumiano, że to na okaz czynią a którzy też nie rozważywszy pierwej u siebie spraw, o których rada ma być, przychodzą do koła radnego, to jest do onego świętego Rzeczypospolitej Kościoła, ci niechaj wiedzą, iż od Boga słuszne karanie odnoszą za złe przeciw Rzeczypospolitej zachowanie. A o tych Zasie, co mamy rozumieć, którzy do tego świętego Kościoła z zakrwawionymi sercami przychodzą, będąc ku zaszkodzeniu komu niesprawiedliwie tak gotowi, iż się też o to z wielką swoją niebezpiecznością kusić śmieją, nie może zaprawdę serce waśnią, gniewem, albo jaką popędliwością wzruszone, ani rozumowi dać się rządzić, ani naprawdę przyzwalać nie może sprawiedliwie sądzić ani prawdziwej rady bezpiecznie albo wolnie dać, który sam sobą nie włada, będąc złym namiętnościom poddany. Bo które może być okrutniejsze panowanie, które tyraństwo sroższe, jako gniew, waśń, zajątrzenie, nieukrócone porządliwości, pragnienie przewodzenia i chęci nieprzystojne, które światłość serdeczną zaćmiają, wolność woli wydzierają, a człowieka, który się im poddał, i tam, i sam odrywają? Przecież i takowego złego wzruszenia serdecznego czelniejsi panowie powściągać mają. A rozumem je jakoby w koło kręcić i rozruchów wystrzegać się pilnie mają, które z gniewu, waśni i inszych burzliwych namiętności pochodzić zwykły. Mogąc nas rozmaite przykłady i naszych i dawniejszych czasów nauczyć, iż wielkie a ciężkie nędze i upadki tak na rzecz rzeczpospolitą, jako też i na domowe każdego obejście dla waśni, a rozruchów czelniejszych panów przychodziły. Bo miewają wiele pomocników, którzy przy nich zostawają, które przy sobie mając jakoby zgromadzone wojsko, tak w domu, jako i w radzie, i gdzie jedno mogą, wszczynają między sobą tak wielkie waśnie, iż się zda, jakoby jeden drugiemu na gardło stał. A nie jest to rzecz wierze podobna, aby pojednanie ich, chociażby wazacne i przy wielkim zgromadzeniu, miało być szczere. Którzy za maluczki czas bardzo wielkie rozruchy między sobą wszczynają, a jakoby szerszenie przeciwko sobie powstawają. I nie może to być, aby ci, którzy między sobą niezgodni są, a sobie z lekka przyjaciółmi, mogli tak w rzeczypospolitej, jako też w domowych, potocznych sprawach, zgodę i spokój postanowić. Ma się też do tego pilnie przykładać senator każdy, żeby też rzecz, o której ma być rozbieranie w Radzie, dobrze wyrozumiawszy. Wszystkie rady swoje ku poczciwej przystojności obracał, od której dla jakiegokolwiek pożytku odstępować zawżdy za sprośną rzecz miewano. A aczkolwiek się częstokroć serca ludzkie wielu rzeczy zatrudniają, iż niełacno mogą rozeznać, co jest uczciwego. Wszakże w rzeczach jawnych człowiek dobry od poczciwej przystojności odstępować nie ma. Lecz wiele rzeczy jest, które nam uczciwą przystojność okazać mogą, jako rozum, który jest jako oko rozeznające światłość od ciemności, zdrożne rzeczy od nieprawych, niecnoty od cnot, potem ją też okazać mogą urzędy i powinności cnotę forytujące, k temu też same prawa i ludzkie i boskie. Niech przeto na wzór będzie w kole senatorskim rozbieranie o mężobójstwie, jeśli winą, czyli gardłem ma być karane? Bo są niektóre rzeczy, które się i na tę, i na ową stronę w tej mierze mówić mogą, którym się ma pilnie przypatrzeć, a porównywać je ten, kto by chciał na to sprawiedliwie, a z pożytkiem Rzeczypospolitej votować. Za winą pieniężną pomaga starodawny tej ziemi zwyczaj, który jest między artykuły prawa policzon. Pomagają też i pożytki na przyjacioły zabitego przychodzące, którzy by nic nie wzięli, kiedyby mężobójca był zabit. Za się też czyniąc wet za wet, karanie mężobójcy niepożyteczne będzie rzeczy pospolitej, która zawsze straciwszy jednego człowieka, musiałaby i drugiego stracić. A tak mniemałby kto, że pieniężną winą karać mężobójce, której jakikolwiek potem w Rzeczypospolitej mógłby być pożytek. Do tego też wielce pomagają zasługi ludzi szlacheckiego stanu przeciwko tej Rzeczypospolitej, która za niejaką nagrodę, zasług ustawiła im to prawo, aby głowa ich od chłopa gardłem, a głowa chłopska tylko dziesięcią grzywień pieniędzy naszych od szlachcica płacona była. Bo sama szlachta między sobą na sto grzywien głowę przyjacielską szacuje. A teć są rzeczy, które winę pieniężną potwierdzają albo forytują, a główną wątłą. Z drugiej strony zaś się mają te rzeczy być rozważone i poznane, które pieniężną winę zbijają, a główną stanowią. Naprzód wedle praw bożych i wszystkich niemal narodów, okrom nas, mężobójce gardłem bywają karani. Potem i rozum sam, który jest jakoby jaka światłość, a świeca żywota, pokazuje to, że sprośna rzecz z ludzkiego zabijania pożytek, jaki czynić albo zysk brać, a i że niczym inszym nie może być nagrodzone mężobójstwo, jedno zamordowaniem mężobójcy. A jeśli że karanie ma być występkowi równe, a gdzież je wtedy więcej ona równość pokazać może? Jedno karaniem mężobójce na gardle, bo żadna rzecz nam tak miła nie ma być, jako żywot ludzki. Nadto ponieważ prawa nasze osądzają onych na gardło, którzy cudze rzeczy kradzionych obyczajem odejmują, a czemuż i ci nie mają być na gardle karani, którzy komu zdrowie odjęli? Bo ono co za pieniężną winą chcąc ją mieć przytaczają, że jeśliby mężobójce na gardle byli karani, Musiałaby Rzeczypospolita, straciwszy jednego człowieka, zawżdy zarazem i drugiego stracić wtedy to daleko prawdy. Albowiem a któż tego nie wie, iż bardzo wielkie mnóstwo ludzi prawo dla złodziejstwa traci? Co jeśli że każąc złodzieje, nie rusza nas nic tak ginących ludzi szkoda? A czemu nas ruszać ma, gdybyśmy mężobójce także karali? Jakoby majątności ludzkie w większej wadze być miały niżli same gardła, albo jakoby większą szkodę rzecz pospolita wzięła zabiwszy mężobójce niżli złodzieja? A co powiadają o zasługach szlacheckiego stanu, dla których tę różność karania uczyniono? Bardzo to nikczemna, a nie wiem, jeśli nie tak głowami kmiecimi, jak kostkami grać chcieli, którzy ją za dziesięć grzywien oszacowali, gdy zaś kmiecia, który by szlachcica zabił gardłem karać, postanowili. Tak wiele jest rzeczy nieprzystojnych w tej nierówności karania, iż dziwna rzecz, jako który człowiek mógł o niej i pomyśleć, którymi nieprzystojnościami i rozum się ludzki obraża, i sądy ludzkie bywają zgardzone, i światło sprawiedliwości między cnotami najszlachetniejszej bywa zaćmione, i rozkazanie Boże bywa wniwecz obrócone. Tom tu na przykład dlatego powiedział, abyś okazał, że trzeba panom radnym każdą rzecz i na tę, i na owe strony pilnie rozważać, a potem spór o wszystko czynić pierwej, niżliby votowali, wotowali, co by z pożytkiem Rzeczy Pospolitej było. Lecz nie mamy tak rozumieć, żeby on za Rzeczą Pospolitą wotował, kto albo za pożytkami swymi własnymi idzie, albo go miłość, albo właśnie przeciwko któremukolwiek stanowi unosi. Jakoż jednak jest to rzecz nie tajna, że wiele ich pieniężnej winy bronią z waśni przeciwko kmiecemu stanowi, a z miłości przeciw szlacheckiemu. Nie może serce miłością, albo waśnią przeciwkomu pałające, prawdy poznać. Nie może ten, który gardzi Bogiem i ludźmi, ani uczciwości, ani prawdziwego Rzeczypospolitej pożytku obaczyć. Lecz ci, co czynią, którzy pieniężnej winy bronią. Śmiech tylko z siebie postronnym narodom czynią, Śmieszki z głuch kmiecich stroją, Okrucieństwo nad tymi, z których największe pożytki biorą, płodzą, prawdę Bożą w niesprawiedliwości, jako Paweł mówi, tłumią. Nadto jeszcze Bogu prawdę swoje do ich serc podawającemu zuchwale onymi słowy odpowiadają. Wiadomości dróg twoich nie chcemy. Ale o tym napisałem dostatecznie w książkach, którem o karaniu mężobójstwa wydał. A tu dla przykładu przywiodłem trochę, żebych w rzeczy tak jasnej radzenia sposób jakokolwiek pokazał. Należy też na wiernego senatora na drugich uczciwe wota zezwalać, a dla waśni, którą by miał przeciw nim, nie kręcić ani odrzucać wotowania onych, którzy by dobrze wotowali. Bo to jawna, iż często o Rzeczypospolitej niektórzy tak dobrze wotują, że kiedyby one wota od wszystkich były pochwalone, nieźle by się Rzeczypospolitej posłużyło, ale iż podobno ci, którzy tak wotują, w nienawiści u niektórych bywają, przeto i w uczciwości ich nie mają i wotami ich gardzą. Nie baczą tego ci gardziciele, że ciężko przeciw Bogu i przeciw ludziom grzeszą, bo prawda, ktokolwiek ją mówi, z ducha świętego pochodzi tak, iż duchowi świętemu przeciwią się ci wszyscy, którzy się prawdzie poznanej przeciwią. A ten grzech nie ma być lekce pokładan. A nie wiem, by to nie on grzech był, o którym Chrystus powiada, że ani w tym, ani w przyszłym wieku nie będzie odpuszczon. Są też niektórzy, co nie zwaśni przeciw osobie odrzucają wota, ale iż widzą, że to, co oni mówić mieli, drudzy już wyrzekli a do tegoż wotum je uprzedzili, a tak wstydają się albo to powtórzyć, albo jawnie na owo ich zdanie pozwolić. Przeto wymyślają szyderstwa, wrzkomo poprawiają albo niepotrzebnie się zabawiają. I bywa to, iż gdy chcą, aby się zdali być mędrszymi, okazują się być głupszymi, a ich rzecz ani początku, ani końca nie ma. Sam, co mówi, mało tego rozumie, a owi, co słuchają, daleko mniej. Był ten obyczaj u Senatu Rzymskiego, iż gdy przedniejsi spytani wota swoje podali i wyprawili onę rzecz, o którą szło tak dobrze, iż więcej nie potrzebowała, wtedy się już drudzy wotowaniem nic bawili. Ale prosto na one wota pozwalali. I wspominają historykowie one pospolite słowa, które konsul albo którykolwiek urzędnik w tej mierze mawiał. Którzy tak rozumiecie, idźcie na tę stronę, a którzy nie tak, na onę. Przeto też takie postanowienia zwano od przechodzenia. Lecz ja tego nie widzę, czemu by się kto miał wstydać pozwolić jawnie na to wotum, które mu się podoba. Bo oni, co niepotrzebnie mówiąc, czas trawią, więcej mają być poczytani za sofisty próżno się okazujące, niżli za wymówce albo za miłowniki prawdy. Zaprawdę ludzie uczciwi, a Rzeczpospolitą miłujący, srodze bywają obrażeni i od tych wykrętaczów i od onych wzgardzicielów poznanej prawdy. Trzeba się wtedy i tej wady strzec, a naprawdę, kto jakąkolwiek pokaże, szczerze pozwalać. Wielką zaiste narodowi ludzkiemu krzywdę czynisz, jeżeli to rozumiesz o sobie, że więcej niżli wszyscy insi i widzisz, i znasz. Wielką zaprawdę przyganę na się bierzesz, jeśli łapając Twojej chwały, jeśli też Twojej przeciw komu waśni folgując, albo wykraczasz, albo to, co On znacznie, a po prostu powiedział odrzucasz. A nie jest żaden większy znak skromnego rozumu, a rzeczy pospolitej więcej niżli sobie i o sobie mniemaniu służącego, jedno swe niedobre odrzuciwszy, na drugich dobre wota szczerze przyzwolić, o czym wypisałem w rozdziele o poślech. Jest też to rzecz bardzo potrzebna do wotowania, abyś to śmiał mówić, co rozumiesz. Bo koniecznie niegodni są senatorskiej ławice, którzy wiarę i cnotę swą kryją, bojąc się czelniejszych Panów albo Pospolitego człowieka. Jako też kaznodziejskiego niegodni są urzędu, którzy dla wielkiego ludzkiego w grzeszeniu zezwolenia nie każą ani strofują występków. Ponieważ to na kaznodzieje należy, chociażby mu też i ogardło szło, w kościele wołać, grzechy na oczy wyrzucać i kazać, chociażby też lud widział pyszny, skrzętny i ku ukróceniu trudny. Chyba by pan radny nie tego miał patrzeć, co by trzeba w Rzeczypospolitej sprawić, ale tego, co by się sprawić mogło. Aczkolwiek lepak pospolicie mnie mają, że to na mądrego należy ustępować czasowi. Wszakże jeśliby ci, którzy przedniejsze miejsce w Rzeczypospolitej mają, puszczali na stronę wota swe, które by na miejscu swym senatorskim czynić trzeba, ci słabo o swej zacności radzą, zwierzchności swej niedosyć czynią, prawdę, o którą by gardło mieli dać, opuszczają, a one za nic mają. Lecz, o radny Panie, na najwyższy Ty Rzeczypospolitej stan wezwan jesteś, za stróża i obrońcę Rzeczypospolitej obran, dobrodziejstwami Rzeczypospolitej zapomorzon, a więc Ci by się nie godziło wdzięczności sercem i rzeczą samą okazować, wyznawając prawdę, a broniąc jej, wzgardy i waśni złośników mężnie odnosząc i znaszając? Jeśli się ludzi dla prawdy opuszczonej nie boisz, bój się Boga – który pomni i słuszne i niesłuszne rzeczy, każe złość, a nagradza zapłatami dobroć. Nie jest ci to rzecz nowa, ani też niesłychana, że prawda nienawistna i gorzka jest i zawsze była tym, którzy się cnotami mało bawią. Ale ty nie możesz inaczej okazać się być miłownikiem prawdziwej cnoty, jedno odnoszeniem dla niej właśnie i trudności jakiejkolwiek. Przy stanowieniu każdej rzeczy najlepiej by było wota nie tak liczyć, jako je ważyć. Bo ten obyczaj liczenia ich, aczkolwiek jest przyjęty, wszakże jako często szkodliwy bywa. Łacno się to pokazać może, aczkolwiek to nie może być bez obrażenia onych, których wota, chociaż ich więcej, odrzucone będą. Wszakże król, albo ten, który przodkuje w Radzie, dawszy tego słuszną przyczynę. Dlaczego na onych zdaniu których mniej przestawa łacno takowemu obrażeniu zapobieży. Tylko tego niechaj strzeże król, żeby któregokolwiek jednego albo trochę niektórych ludzi z wierzchności nie tak wielce sobie ważył, jakoby drugich, chociaż ich więcej, dla nich nie zaniedbawał. Bo pospolicie stąd rosną strony, to jest jednego przy drugim zostawanie w Radzie i zamieszania między pospolitym człowiekiem, a przeto jeśli wota mniejszej strony będą się zdały sprawiedliwsze, słuszniejsze i Rzeczypospolitej pożyteczniejsze, albo jeśli też samemu królowi albo w Radzie Przedniejszemu cokolwiek lepszego na myśl przyjdzie, niech okaże przyczynę. Dlaczego co różnego od wynalazku większej strony ma być przyjęto? Lecz to niech czyni skromnie, nie strofując nikogo. A jeśliby ta rzecz potrzebowała wielkiego rozmysłu, niechby na inszy dzień odłożył oznajmienie zdania swego i wyroku uczynienie. Lecz jako szkodliwa rzecz tylko liczyć wota, a nie ważyć ich, też posłuchajmy. Miały między sobą jednego czasu członki ciała człowieczego rozmowy o słońcu, jeśli jest światłe, czyli ciemne. A gdy wszystkie członki porządkiem wotowały, że jest ciemne, same tylko oczy powiedziały, że jest światłe. Rozum człowieczy, odrzuciwszy one wota, które drugie członki powiedziały, chociaż ich było wiele, na samych oczu wotum pozwolił i za nimi skazał rozgniewały się bardzo drugie członki, że zdanie oczu nad takie mnóstwo zdania ich przełożone. Ale gdy ich pytano, co by za różność była między światłością i ciemnością, a one tego nie mogły uczynić okrom sprawy oczu, pozwoliły na owo wotum, które oczy uczyniły, a rozumów rozsądek pochwaliły. A przetoż panormitanowi, człowiekowi w prawie biegłemu, zdało się, aby większa wiara była dana jednemu, który ma po sobie dowód i świadectwa pisma, niżli wielkiemu mnóstwu ludzi, nie mającemu dowodu ani takowego świadectwa. Ten wtedy obyczaj pilnego rozważania wotów łacno otrzyma miejsce w zgromadzeniu ludzi, którzy chcą rozumu używać, a nim się sprawować. Bo a cóż po mnóstwie bez rozumu? A za nie jest podobne rzucenie kostek, które tym jest lepsze, im się więcej oczek na wierzchu ukazuje? Co jeśliby liczba w Radzie co ważyć miała, wtedyć by najwięcej zaprawdę o to się starać trzeba, żeby dobre, a co najgodniejsze, a najmętsze ludzi obierano w Radę, aby źli, a niebaczni nie byli do przemagania albo do wygrawania jako oka u kostek? by były i one członki człowiecze, powiadające słońce być ciemne, dwu oczu wotum, by się był rozum z wierzchnością swą w to nie włożył i nie skazał tak, jako się rzecz w sobie ma. Ale rzeczesz, że częstokroć ta rzecz, o którą spór idzie, bywa tak trudna, iż nie wiedzieć, która strona więcej ważności ma? I dlatego trzeba na ono zezwalać, na co więcej ich wotuje. Niechby tak było, że w rzeczach trudnych trzeba się tego dzierżeć, na co więcej ich wotuje, ale w rzeczach jasnych, a łacnych, a za nie więcej się samej szczerości rzeczy mamy trzymać, niźli mnóstwa mówiących? Bo na to radzi rozum człowieczy, szlachetny Boży dar, na to radzą i dobre obyczaje, na to nam radzi i profesja nasza, zalecając nam z wielką pilnością prawdę, a fałsz tępić, toż fundament nasz Chrystus Bóg przykazuje, który mowę swoje prawdą, a diabłowe kłamstwem być powiada. Niech przeto będzie jakie chce mnóstwo, które wiedząc i chcąc twierdzi kłamstwo, a zaś nic ma być poczytano za potomstwo onego ojca kłamstwa, w którym prawdy nie masz? Co jeśli tak jest, a zaś nie jest rzecz godna, aby lud chrześcijański opuścił takie mnóstwo, chociaż też liczbą, pompą, świetnością, bogactwem i majestatem drugą stronę przechodzi? Bo zaprawdę, byśmy byli prawdziwie Chrystusowymi, tedy byśmy tych, którzy nam na fałsz radzą, a bronią go, jako nieprzyjacioły pana a mistrza naszego, opuścili. Tęsknoć już i mnie, i drugich, że się tak często bawię ganiać zwykłe karanie mężobójstwa. A wszakże zda mi się, abyś tego za każdą przyczyną nie opuszczał. Cóż ma pieniężne karanie za morderstwo po sobie, okrom dawności, a mnóstwa wołających? ale przy karaniu na gardle stoi sprawiedliwy rozum rozsądki wielu narodów i prawda z Bogiem samym a przed się tacy jesteśmy ludzie iż przeciwko jawnej prawdzie dopuszczamy kłamstwa przez tak wiele wieków panować tyraństwu jesteśmy posłuszni a słuszne drogi i sprawiedliwość odrzucamy ale rzeczesz że to na onych należy którzy są możniejsi dobrze niech tak będzie Którzy wtedy są niedźwiedziowie, którzy Pardowie, które bestyje srogie, a straszliwe, którym prorocy Duchem Bożym natchnieni Królestwa Ziemskie przypodobywają, jeśli że nie ci, którzy radzą na tak wielkie tyraństwo i bronią go? A któreż insze jest potomstwo kainowe, które jest potomstwo onego starego męża, który, jako Chrystus świadczy, mężobójca jest od początku, jeśli że nie ci są, co tak wiele przyczyn dawają do mężobójstwa? Ale już temu niech będzie koniec, ponieważem o tym na inszym miejscu szerzej pisał. Który przeto dobrze się rozmyśliwszy do wotowania przystąpi, na uczciwą przystojność przedniejsze baczenie będzie miał. Złym namiętnościom nie będzie się poddawał Drugich sprawiedliwe wota będzie szczerze pochwalał Co rozumie być dobrego, bezpiecznie powie A przy wotowaniu więcej będzie patrzał ważności wotowania Niżli liczby albo mnóstwa O tym będziemy rozumieć, iż nie skwapliwie dla lenistwa Nie przewrotnie dla popędliwości albo namiętności serdecznych Ale i poważnie, i wiernie, i mężnie mówi Nic dla sławy swej albo stronie, której kwoli czyniąc wszystko z miłości rzeczy pospolitej czyni, a dobrego senatora urząd i powinności dostatecznie wykonywa. 12. O sędziach, hetmanach, a starostach albo przełożonych zamkowych albo miejskich. Ponieważ już królewskie i senatorskie obyczaje wypisał: Mówmy też, co o drugich urzędnikach, których różne urzędy są. Ci w rozmaitych rzeczach pospolitych są rozmaici. Wszakże są niektórzy przedniejsi, bez których żadna rzecz pospolita stać nie może jako hetmanowie i sędziowie. Hetmanów jest urząd, aby ojczyzny od nieprzyjaciela w polu bronili, a sędziów, aby sądzili, a sprawiedliwość każdemu czynili. O tych oboich na swym miejscu powiemy. Są też drudzy, którzy ani sądzą, ani wyrokami swymi, co stanowią, ale co drudzy postanowili wykonywają, jako są. Przełożeni nad zamkami i nad miasty, albo od króla, albo od pospólstwa postanowieni. Aczkolwiek i ci niektóre zamierzone sprawy sądzą, lecz najprzedniejsza ich powinność jest, pokój doma między ludźmi stanowić, nagiemu w wtargnieniu nieprzyjacielskiemu odpór dawać, granic powiatu swego bronić, a rozkazania albo wyroki królewskie i sędziów wykonywać. Bo próżno by królowie co stanowili, próżno by sędziowie sądzili, jeśli jeśliby onych nic było, którzy by takie rozkazania wykonywali. Przydało się było w jednym mieście bardzo ludnym, iż niektórego ceklarza, człowieka prostego rodu, ranił szlachcic, którego ja dla uczciwości nie mianuję. On raniony uciekł zarazem do balwierza, żeby sobie ranę dał oprawić, ale potem z domu onego balwierza, albo będąc gwałtem wywleczony, albo gdy sam dobrowolnie wyszedł, na ulicy zabit. On, szlachcic, tak mężnie począwszy w mieście, póki chciał, bez karania przemieszkawał, potem z miasta wyjechał, o południu, kiedy chciał. Ale cóż powiadam, że szlachcic zabił prostego człowieka, którego głowę trochą pieniędzy zapłacić wolno i sprawa dopuszczono, trafiło się w tymże mieście, gdzie był rozmaitego ludu zjazd, że szlachcica, którego gardło daleko drożej szacują, szlachcic zabił w południe na rynku, na co wiele ludzi patrzało. A jako to bez karania uczynił, a tak też i bez karania stamtąd uszedł? To macie rzecz, która się jawnie stała. Teraz słuchajcie, co się więc w domie trzęsie. Niektóry człowiek, uciekając przed tymi, od których już był ranion, strefunków bierzał w dom niektórego mieszczanina, w którym wiele ludzi, jako to pospolicie bywa po południu, biesiadowali i prosił ich nieborak o pomoc, żeby go zachowali, a od gwałtu goniących obronili. Ale ci, którzy go gonili, nadszedłszy na on dom, a rozegnawszy wszystkie, którzy chcieli zastawić, uderzyli na onego nędznika i tak wiele ciężkich mu ran zadali, że w krótkim czasie z onych ran umarł. Zbierzyli się w tym czasie domownicy i sąsiedzi wszyscy, oglądowali onego rannego, a on już leżąc kona, a oni mężobójcy szli, gdzie chcieli, kiedy chcieli, nikt im nie przeszkadzał. Lecz o tym, co się w domu stało, podobno urząd nie wiedział, a o onych mężobójstwach, co rzeczesz, które się na jawnych miejscach stały? Ja zaprawdę tego mniemania jestem, że przełożeni zamkowi albo miejscy, albo którykolwiek inszy urząd miał te mężobójce albo zarazem pojmać, albo uciekające gonić i pojmać, a sami je skarać, albo skarać, kazać. Ale stało się, jaką powiedział nie inaczej. Jedno, jako w lesie albo na puszczy, gdzie żadnego człowieka przełożonego nic masz. Cóżeście w ten czas o przełożeni czynili? Zaprawdę miłościwi, sławni i wielmożni panowie. Bardzoście leniwi, a to z wielkim pospolitym złem i przetoście ciężko karania godni. Twoja to wtedy rzecz jest o najjaśniejszy królu. Takie urzędniki i przełożone zamkom, miastom i powiatom dawać, którzy by pokoju domowego wielce bronili. Co jeśli, że się o to nie starasz? uczyńże lepiej, aby były rozproszone miasta i wszystkie zgromadzenia ludzkie, żeby każdy żywot swój wiódł, gdzieby mógł, ponieważ do obronienia gardła nie masz nic, co by pomagało w wielkim zgromadzeniu ludzi pod takimi starostami mieszkać. O ostateczna nędzo! W tych domiech, w tych mieściech, krainach mieszkać w tak wielkiej rozpustności, okrucieństwie, a nie karności. Ale już narzekania dosyć. Pójdźmy dalej. 13. O dozorcach obyczajów. Jest też mym zdaniem i on Urząd Rzeczypospolitej potrzebny, który by doglądywał obyczajów ludzkich. W onych starodawnych rzeczach pospolitych i greckich i inszych narodów byli niektórzy przełożeni, co doglądali dziecinnych obyczajów drudzy niewieścich, a drudzy ludu pospolitego. A od tych trzech urzędów, nad którymi przełożeni byli i przezwiska mieli, że jedno zwano paedonomy, drugie gynekonomy. A insze nomofilaki lubostrofarzami, którzy nie tylko pisanych praw, ale i obyczajów ludzkich doglądali, a do uczciwości przystojnej przywodzili. Ludzie oni od Chrystusa dalecy tego mniemania byli, iż do ich Rzeczypospolitej trzeba było takich urzędników, za których bojaźnią nie godziło się młodzieńcowi próżnować, w domiech nierządnych albo w karczmach zasiadać, ani się grami jakimikolwiek bawić. Nie godziło się niewieście tak w ubiorach, jako też w inszych wszelakich sprawach granic, jako mówią przestępować. Musiał radny pan szlachcić i wszystko pospólstwo powinności swej patrzyć. My w chrześcijańskiej Rzeczpospolitej takowych urzędników nie mamy. A przecież i staroświeckiej onej karności i obyczajów srogości większa połowica zginęła. Co jeśli by kto był, co by rozumiał taki urząd być niepotrzebny, ten... Radbym, aby pilnie wejrzał w obyczaje wielu ludzi bardzo zepsowne. Najdzie takiego w senatorskim kole, który zaniedbawszy sprawiedliwości, wotuje albo dla swego, albo dla czyjego inszego pożytku. Jeśli od niego będziesz pytał przyczyny takiego wotowania, odpowie, iż na się albo na swoje trzeba baczenie mieć. Ten a za niegodzien tego, żeby go z ławicy ruszono który lepszym rozumie być pożytek niż liby sprawiedliwość? Najdzie takiego, który z przodków swych ma bardzo wielką majątność. Ten nad ludźmi swymi bez wszego wstydu bardziej rozkazuje, a cokolwiek mu się podoba swawolnego rozpustnie broi, bo poddanemu nie godzi się przeciwić panu ani go pozwać do prawa. A więc ten, który się tak nad poddanymi sroży, nie jest godzien strofowania dozorcy? Są między starostami nad miasty, nad powiatami i nad zamkami tak królewskimi, jako też inszych panów, którzy zewsząd szukają drogi albo przyczyny do upienia ludzi. I owszem, i między tymi, którzy z łaski opatrzenia, jakie za wysługi, jako ono mówią, na wieczność mają, znajdują się, którzy i ludzie, i bydła, i ról, i łąk źle używają, o których i król nigdy nie słyszy, a ubodzy ludkowie nie śmieją skarżyć a więc się to i tym sucho odrzeć ma, którzy takowe rzeczy broili? Jest nadto i takich wiele, którzy swoich rzeczy sprośnie używają, we dnie i w nocy piją, majętność swoje i bogate ojczyste imiona rozpraszają, którzy jednak wedle obyczaju naszego oto nie bywają pozywani. Lecz jeśli że to jest spożytkiem pożytkiem Rzeczypospolitej, aby każdy rzeczy swoich dobrze użył, a używając mógł też Rzeczpospolitą kiedy podpomagać, zaisteć ci, którzy marnie utrącają majętność, godni są karania od dozorców albo przełożonych za to odnosić. Najdzie niejednego, co okrom tytułu szlachectwa nie ma nic, czym by się zalecić albo popisać mógł. Człowiek bez majątności, bez sławy, na którego nic nie sieją, nieżną dochodu też żadnego mu nie płacą. Ten pospolicie słuknie mało i z końmi chowa, w jego domku nic nie masz, jedno oszczepy, przyłbice, różnice, miecze i wszelka insza broń, którą jest straszny wszystkim sąsiadom, grozi ranami, a odpowiada komu chce. Temu się żaden sąsiad nie może oprzeć, bo kto się bawi domowym gospodarstwem, trudno mu wojować. Żaden go nie śmie pozwać ani go staroście oznajmić, chyba ten, kto by się chciał na jatki wydać. Wiele ich do niego przychodzi z pokorą, przepraszając go w tym, w czym mu nigdy nie przewinili, ale co on sam zmyślił. A on czym dalej, tym swawolniejszy bywa. A więc taki dziw nie ma podlec karności dozorcy? Wspominają historykowie, lektorzy sprawy rzymskiego państwa wypisali, przykłady srogie strofowania i karności, która bywała na on czas. Cornelius Rufinus, który z wielką sławą dwakroć był najwyższym sprawcą i dyktatorem, iż z dziesiąci grzywien srebra dał sobie naczynia narobić, jakoby dał zły wzór do zbytku, ruszon był z koła senatorskiego. Duronius, iż był skasował ustawę, która była uczyniona o pohamowania kosztownych kolacji, też był ruszon z rady. Livius Salinator Klaudiusza Nerona, z którym urząd trzymał, wyrugował, że się był nieszczerze z nim pojednał. A tak trzeba by takich dozorców w każdym powiecie dwu obrać, którzy by pewnych czasów czynili opyt i wywiadowanie kolo obyczajów ludzkich albo i zachowania, jakim by się kto rzemiosłem bawił i czym by się żywił, a próżnujące, a żadnej rzeczy uczciwej nic pilnujące przeciwniki cnoty, żeby albo sami karali, albo królowi, albo inszym urzędnikom na to wysadzonym oznajmiali, co się wżdy jednak jeszcze w staniech duchownych i czasów zachowuje, których obyczajów i zachowania archidiakonowie są dozorcami. 14. O dozorcach małżeństwa a to o wszystkich dozorach wobec, z których osobliwe trzeba przystawiać do małżeństwa. Bo jeśli w mieściech każde rzemiosło ma swoje starsze, daleko więcej małżeństwom mieć przystoi, które są najmocniejsze towarzystwa ludzkiego związki, a święte dobrych ludzi źródła. Wielkie niektórzy mężowie zwykli żonom swym czynić przykrości, które o nic najmniej narzekać albo się uskarżać nie śmieją, bojąc się większych trudności. Niewiasty też, zwłaszcza które w majętności i w przyjacioły są możne, zwykły się hardziej niż przystoi przeciwko mężom zachować. Niech się przeto mąż i żona starają o to, aby z osobami niewstydliwymi, albo jakokolwiek jednemu z nich podejrzanymi obcowania żadnego nie miewali, aby biesiad, kolacji i nieuczciwych schadzek zaniechali, za niewiadomością albo też i nieprzyzwoleniem małżonki swej, jeśli małżonek, Albo i małżonka, jeśli to żona czyni, aby okrom słusznej a dowodnej przyczyny gdzie indziej okrom domu nie nocowali. Aby za się jeden na drugiego zdrowie jakokolwiek nie czychał, Aby jeden drugiego nie bił. Aby jako wespołek żywot wiodą także wszystkie rzeczy między sobą spolnie z miłości znaszali, a jednym się ciałem stawali, to jest człowiekiem jednym jednego serca i jednej woli, aby się żona na męża oglądała, a w uczciwości go miała jako głowę swoje, a jemu się pomocnicą okazywała i do chwalenia Boga i do szczęśliwego, a spokojnego tu na świecie życia. Za się mąż, aby był miłował żonę jako własne ciało, a owszem tak, jako Chrystus miłuje Kościół swój, za którego zbawienie sam siebie wydał. Na ostatek, niech oboje pomnią, że rodzice swe i wszystkie przyjacioły opuścili dla związku małżeństwa, aby rozumieli, że ten związek trzeba przekładać nad wszelką inszą społeczność, a wszelką miłość ludzką. Tym wtedy sposobem miłość małżeńska bywa zatrzymana i zachowana, i od tego roście, a od rzeczy tym przeciwnym drobnieje, rozrywa się i rozwiązuje. A przeto na strofarze należy doglądać życia i obyczajów małżonków, jeśliby zła o nich sława była, albo się jeden na drugiego skarżył. Jeśli miłość, powinność i pomoc w małżeńskim życiu sobie społecznie oddawają. A gdzieby w tym, która strona słabiała, aby napominali, występne albo słowy, albo jakim innym sroższym obyczajem karali, uporne albo zakamieniałe, aby urzędowi oznajmili, który by je słusznym karaniem do ich powinności przymusił. Nic szczęśliwego nie może być w mieście, jeśli ten sposób życia nie będzie świętobliwie zaczęt, zachowań i ustrzeżon. A które małżeństwo tego pilnie nie przestrzega, wtedy to nie tylko samym małżonkom i ich dziadkom rozmaite, a nieskończone makuły przynosi, ale i Kościół Boży i Rzeczpospolitą plugawi, a czyni ją obrzydłą nie tylko swego kraju ludziom, ale i postronnym. Zaś rozwody, a zasie nie zdadzą być śmierci podobne? A przetoż tym więcej małżeństwa trzeba strzec, żeby nie tylko od jakiej wady, ale i od podejrzenia były wolne. Piętnaście. O dozorcach rzeczy przedajnych i myńce. Mam też za to, iż nie jest żaden, kto by w tym wątpił, iż urzędnika takiego pilno trzeba, który by się w rynku, to jest około targów zabawił, który by o wszystkich rzeczach tak tych, które się doma rodzą albo je czynią, jako też z inąd przywiezionych dostateczną wiadomość miał, a cenę im wedle czasu ustawiał. Na to by też niech pilnie baczył, jeśli by to było spożytkiem Rzeczypospolitej, iż jako żyto i mokre rzeczy wedle pewnej miary przedawają, tak by też mięso, ser, masło i insze tym podobne rzeczy na wagę przedawano. A naprzód, aby miał na pilnym baczeniu rzeczy, które przywożą i wywożą, aby doglądał, jeśli są dobre i nienaruszone, a cenę im ustawił. Częstośmy to widzieli, iż tak wielkie mnóstwo zboża od nas wywożono, iż po wielkim urodzaju wielki niedostatek był u nas zboża, także też i miąs, i serów, i innych rzeczy, bo tak jak miarz bywa, że drogość zboża czyni też wszystkich innych rzeczy drogość. A przetoż urząd na to wysadzony, obaczywszy urodzaj zboża, a rozrachowawszy, wiele zboża Rzeczpospolita tak dla siebie, jak i przychodniów potrzebuje. Niech postanowi pewną liczbę wywożenia, żeby nasze pola nie były komu inszemu rodzajne, a nam płonne. Niech też i doma postanowią cenę, żeby ci, którzy obfitość mają zboża, przedawając drożej niż przystoi, majątności ubogich ludzi nie niszczyli i rzeczy drugich nie wzdrażali. Bo jaką powiedział, trudno bez tego ma być, żeby za drogością zboża drugich rzeczy drogość nie miała przychodzić. Słusznie ma być chwalon on obyczaj, który się w wielu państwach zachowuje, iż, gdy której ćwierci roku żyto albo i insze zboże najtańsze bywa, urząd skupuje go bardzo wiele i do miejskich spichlerzów dawa chować, iż, jeśli była od nieprzyjaciela niebezpieczność albo się też ku jakiej drogości albo niedostatku zboża skłaniało, zawżdy bywa dobrze opatrzona żywność ludzka. Albowiem wiele przekupników chowają zboże na długi czas, aby je za się czasu swego drożej przedawali. Ale temu urząd rozumem swym zabierzyć może, gdy zboże przedtem tanie kupione z pichlerzów wywozić, a trochę drożej, niż je kupiono, przedawać rozkaże. Bo i wszystek zysk pójdzie na rzecz pospolitą i przekupniowie muszą zboże taniej przedawać, gdy go będzie dosyć, niżby przedawali, gdyby go niewiele było. A tak i oto by postanowienia trzeba, a na owo zbytnie wywożenie umiarkowania, którym wywożeniem zda się, jakoby pokarm z ust ludzi ubogich wydzierano. A jeśli nie to, wtedy przed się wielka drogość, stąd roście. Nieznośna jest tej mierze piekarzowi szynkarzów przewrotność, którzy po tejże cenie i chleb, i piwo, gdy zboże tanie przedawają, jako i kiedy drogo. A nieznośniejsza jeszcze jest owych, którzy gościowi drożej przedawają niżli sąsiadowi. Mówi Bóg do Izraelitów: Przychodnia nie zasmęcisz, ani złupisz, boście i wy w ziemi egipskiej przychodniami byli. Ale ono jeszcze jest najnieznośniejszą, iż na sejmie, albo i na onych miejscach, na których król z pany radami, z wielkim zjazdem ludzi bywa, daleko drożej wszystko przedawają niżli na inszych miejscach. Bo gdyż takowe sejmy dla Rzeczypospolitej zbierane bywają, wtedyć to zaprawdę jest rzecz nieznośna, żeby albo kupcy w ten czas większe zyski zbierali, albo ci wszystkie potrzeby drożej płacili, którzy o Rzeczypospolitej radzą. Co się powiedziało o zbożu, toż o wosku, o łoju, o skórach, koniech, wolech i o inszych rzeczach ma się rozumieć. Wiele ich którzy wywożeniem tych rzeczy i sami bogacieją i obfitość do postronnych ludzi przenoszą, a w tym czasie u nas głód na pospólstwo dla niedostatku i każdej rzeczy drogości. Szynkarze wielkiego swowoleństwa używają, fałszując, a przyprawując wina i drogo szacując. A tak urząd na to wysadzony, obaczywszy nakład, który oni czynią, a dozwoliwszy im też słusznego zysku, niech i cenę ustawi i takowe fałszerze, co przyprawują wina, karze. W kupowaniu i przedawaniu którychkolwiek rzeczy, jeśli by kto umyślnie jaki fałsz uczynił, niech tego urząd nie przypuszcza». Plato w swoich prawach rozkazuje, żeby tak przedawca, jako i kupiec, dziesięć dni po przedaniu albo kupieniu rzeczy w mieście zmieszkał, by się jaki fałsz pokazał albo w rzeczy przedanej, albo w pieniądzach, aby nagrodził szkodę ten, który jest przyczyną. Zamilczenie też każde, które od którejkolwiek strony w kupczeniu umyślnie ku szkodzie uczynione bywa, każe karać. O tych przeto i o inszych rzeczy przedawaniu albo kupowaniu ma urząd pilny dozór mieć. Rzeczy z inąd przywiezione, jeśli są dobre, oględować, cenę im ustawiać, wszystkich rzemieślników robotę szacować. Ów też obyczaj, że jeden zakupuje jaki towar po wszystkim państwie, aby sam przedawał, a stąd wielki zysk miał, trzeba zniszczyć, a pod wielkimi winami tego zabronić. Bo za tym zakupowaniem zbytnie wielka cena w rzeczach nastawa, gdy jeden albo kilka ich nazbyt bogacieją, a wiele innych ubożeje. A to handlowanie zakupniów dlatego jest wielce sprośne, iż kupują towary, żeby je za się dla zysku przedali, też a nie insze, bynajmniej ich nie polepszywszy. Wtedy albo przedawcę oszukają, jeśli taniej niżli słuszno jest u niego kupią, albo kupca, jeśli mu drożej przedadzą. Albo obudwu. A choć też ani tego, ani owego nie oszukają, wszakże chęć ona kupowania towaru nie dla używania, ale dla zysku przed się występku nie może być próżna, bo to idzie z łakomstwa, które jest wiele złości matką. Robi ich tą wadą, tak wiele, ale nie mniej owi co dziesięcinami kupczą, a zwłaszcza co się przez wiskiem kupca i liczmana bardzo brzydzą. Którzy samą tylko zysku chciwością przywiedzieni, czasu żniwa zakupują dziesięciny, które chociaż się nie lepsze stały niż li pierwej, i chociaż ich na insze miejsca, gdzieby był zboża niedostatek, nie zawieziono, ale na tymże miejscu, gdzie je kupili, a przed się je pospolicie już gorsze i wytarte przedawają i wielki stąd zysk miewają. Ale co inszego jest kupcem być, jeśli nie to, nie łokieć ci jako pospolicie mi mają, tak, którym kto mierzy sukno, ale zysku chciwość, która się do kupowania i przydawania zawodzi, kupcem czyni. Której aza nie masz w tym sprostnym, a zysku pełnym dziesięcin zakupowaniu? Często się to trafia, iż dziesięcina przez czwarte i piąte ręce kupujących i przedawających przejdzie, niżli się onym w ręce dostanie, którzy jej używać będą. A to jest rzecz najnieprzystojniejsza, iż ci, którzy nie robią, pod zasłoną tego, że pany są kmiotków swych i rzeczy ich pod ich odkupują, którzy albo imże samym, chocia czasem i do tego przymuszonym, natychmiast drożej przedawają albo komu chcą. A ubodzy kmiotkowie, którzy cały dzień pracując upalenie słoneczne cierpieli, z rąk onych okrutnych a drapieżnych harpii, wszystkiego patrzeć muszą. Cóż wtedy za dziw, jeśli i sami kmiotkowie źle żywą i tak wielka wszystkich rzeczy drogość roście? Tacy to są kupcy, jakie Chryzostom święty z Kościoła Bożego każe wyrzucać, którym cesarskie prawa rycerskiego stanu bronią, którym majętność odejmować, a na wieczne czasy z ziemi je wywoływać rozkazują. Lecz tenże Chryzostom Święty nie te kupce gani, którzy z inąd towary żywności ludzkiej i rzeczy pospolitej potrzebne przywożą. Nie gani handlu tych, którzy kupują takowe rzeczy, które za się uczyniwszy je pracą swą i dowcipem lepsze, przedawają. Ale one gani, którzy kupują rzeczy, a też rzeczy za się drożej przedawają, niczym ich nie poprawiwszy ani pracy około nich podjąwszy. Ja zaprawdę takie oszusty raczej bym łupieżcami niż li kupcami nazwał, a ten ich towar łupem. Bo ci i przedawającym i kupującym szkody czynią, ci nie dopuszczają ubogim ludziom, aby rzeczy ku żywności potrzebne za słuszne pieniądze kupowali. Ej, drogość, żywności i inszych rzeczy czynią, godni, aby byli z Rzeczypospolitej wykorzenieni, dla których Rzeczpospolita tak wiele szkód cierpi. Niech przeto będą kupcy, którzy by przywozili towary nie na zbytek ani na pompę wymyślone, ale ku uczciwemu, trzeźwemu, a pożytecznemu Rzeczypospolitej używaniu potrzebne, których gdyby była cena słuszna postanowiona, byłoby to z pożytkiem Rzeczypospolitej. To niech będzie dosyć o kupcach i zakupniach. Z strony myńce trzeba na baczeniu mieć i cajk, i wagę, i kształt pospolity. Pierwszych dwóch rzeczy nie leda jako poznać, i nie pilnują tego w małych pieniądzach. Tę trzecią łacno obaczyć. Ale, iż niektóre postronne narody wyobrażenia naszych pieniędzy naśladowały, a tym sposobem swoje do nas przynieśli, trzeba w to pilnie wejrzeć. Jeśliby to z pożytkiem Rzeczypospolitej było, aby cajk, albo kształt, albo wyobrażenie odmieniono. Bo innym sposobem trudno mamy obcej stąd zbyć. Za starych ludzi bywało, iż kto fałszywą monetę kował, puszczono go między dzikie zwierzęta, jeśli był wolny, a jeśli niewolnik, wtedy na gardle karano. Byłaby też rzecz bardzo potrzebna, wynaleźć do tego drogę, aby pieniądze za granicę nie były wynoszone, co ledwie by inaczej mogło być jedno, kiedyby je drożej szacowano, niż kosztują, ale za się nie wiem, jeśli by to było z pożytkiem Rzeczypospolitej. Ci, którzy w Rzymie i po inszych ziemiach sprawy jakie mają, bardzo wiele złota od nas wynoszą. To jeśli zgoła nie może być zapowiedziano, wszakże w tym pomiarkowanie jakie uczynić, bardzo by dobrze było. Tak wielka jest swawola u nas w szacowaniu pieniędzy postronnych, tak złotych jako i srebrnych, że nigdzie indziej większa nie jest. Na każdą ćwierć roku ceny ich przybywa, gdyż wagi ich nic nie przybywa. Przyczyny tej rzeczy różni ludzie, różne być powiadają. Ale jeśli nas nie rusza każdej rzeczy tak pospolitej, jako i własnej utrata, która za takimi pieniądzmi do nas przychodzi, co by nas inszego miało więcej ruszyć do pohamowania tej zbytniej szacowania wolności, a do postanowienia pewnego szacunku? Iście niełacno to powiedzieć, a tak, jeśli się zda. I to niech będzie urzędowi, któremukolwiek świeckiemu poruczono. 16. O rządcach albo o dozorcach domów i budowania. Doglądanie gmachów zamkowych, ratusznych i inszych domów, tak pospolitych, jako też każdego własnych, wedle naszego zwyczaju bywa poruczone tym urzędnikom, którzy do czego inszego postanowieni są. Przed laty o tych wielkich mieściech byli osobliwi urzędnicy, które zwano ediles jakoby dozorcy domów, bo ci doglądali, aby były całe domy i chędogie, sposób budowania zamierzali, przekopami i wałmi nie tylko miasta, ale też pola otaczali, a tym sposobem czynili obronę krainy swej przeciwko najazdom nieprzyjacielskim. Także też mieli w swej mocy rury miejskie, którymi wodę do miasta prowadzono, naprawowania dróg i mosty, które budowaniem i hendogimi drzewy zdobili Wychody wychędarzać rozkazowali, zdrowie ludzkie na baczności mieli, morowe powietrze wedle przemorzenia domysłu ludzkiego oddalali Albo jeśli, jako się trafia, zajęło się, mieli pilne staranie, żeby wszystkiego miasta nie opanowało Przecież i on dom zarażony zamknąć i ludziom albo się nikomu nie ukazować, albo się wtedyż z miasta precz wynosić nakazowali, rozumiejąc to być lepszą rzecz, niż by jadem powietrza wszystko miasto zarazić się miało. Tych też był urząd dopilnować, aby się domy albo nie zapalały, albo jeśli by się zapaliły, aby się ogień nie szyżył. Mieli też zwierzchność nad strażą nocną, która pilnowała, żeby złodzieje albo insi ludzie źli szkody jakiej nie czynili A zwłaszcza, aby przez zdradę czyje albo z jakiej przygody ogień nie był założon, a założony mocy nie wziął W postronnych ziemiach srodze to każą, gdyby kto czasu zapalenia domu natychmiast nie przyszedł z wiadrami i z inszym naczyniem do gaszenia ognia potrzebnym u nas większa część ludzi albo do ognia przychodzi tylko dziwować się, albo zaniedbawszy domu sąsiedzkiego, rzeczy swe wynoszą, a dlatego też rzadko się w Polsce trafi taki dom, który by przez trzydzieści lat w całości trwał. Mało nie wszystkie miasta i wsi w koło wygorywają, a zaś znowu je budują. Lecz takowa okołogaszenia ognia niedbałość znośniejsza by była w onych krainach, gdzie albo ludzie z kamienia domy budują, albo się pijaństwem nie bawią. Ale u nas, gdzie mało nie wszystko budowanie drewniane i bardzo mało jest ludzi, którzy by trzeźwość miłowali, dziwna rzecz, czemu tak wielką okołogaszenia ognia niedbałość urząd cierpi, takowe częste pożogi słusznie, by dozorce budowania miały do tego przywozić. Żeby oni tej drogi szukali, jakoby z cegły murowane domy były. Czego by jednak łacno dokazać mogli, kiedy by był dostatek takich rzemieślników, którzy by takową materią, ponieważ jej wszędzie jest dosyć, gotowali, a wszystkie dobudowania, budowania albo murowania potrzeby pogotowiu mieli. Byłaby to rzecz bardzo pożyteczna i dla teraźniejszych ludzi i dla potomków. Zaprawdę, kiedyby to weszło w obyczaj, aczciby więcej kosztowało murowanie, ale sam pożytek nie pomału by kosztów wielkość nagrodził, ponieważ jednak gdybyś rachował to, co kosztuje nowe budowanie po zgorzeniu pierwszego, tak nalazłbyś, że daleko więcej kosztów wyniesie, niżliby wyniosło murowanie na wieki trwające. A mówię tu o budowaniu takim, które by i ściany murowane i pobicie z dachówki miało. Bo ogień latający niełacno dachówką przykryte dachy zapala, a jeśliby co szkody ogień uczynił, to by się jedno temu domowi przytrafić mogło, w którym by się ogień zajął, to tedy niechaj będzie o dozorcach domów i budowania i o ich urzędzie. Siedemnaście O urzędzie, który by się o domowy pokój starał, próżnujące z miasta wyganiając, a pijane i hultaje karząc. Tak jest wielkie na wszystkich miejscach próżnujących pijanic i hultajów mnóstwo iż jeśli chcemy w tej mierze dobrze rzecz pospolitą opatrzyć trzeba żeby był na to postanowiony osobliwy urzędnik który by z ceklarzmi albo jakimikolwiek innymi osobami. We dnie ulicę obchodził, a w nocy miasto wszędzie nawiedził, doglądając domów, które by podejrzane miał, a karności by pilno przestrzegał. Te, którzy by w chodzeniu i w postawie niewstydliwie sprawowali się w nocy, kiedy wszyscy spią. Przechodząc się, wołanie by czynili, w maszkary się ubrawszy do domów, by się cudzych wdzierali, a k temu też i kostyry, aby ten urząd imał i sadzał. Lecz i ono zaiste nie ma być cierpiano, żeby biesiady albo hojniejsze, albo dłuższe, niżli li przystoi, były sprawowane. Wszyscy próżnujące i pijanice srodze mają być karani. Punkt pierwszy. Bo z zaniedbania skromnego chodu, a z nieprzystojnych skoków i postawek, jakie pospolicie w tańcach czynią, pochodzi i moc bierze niewstydliwość dobrym obyczajom niesprzyjaźna. Punkt drugi. Nocne biegania i wołania, im o to, iż uczciwym obywatelom pokój i odpoczywanie przeszkadzają, obracają się też w wielkie zgiełki, pokojowi miejskiemu przeciwne, a częstokroć chorym i położnicom strachy zadawają. Punkt trzeci. Noż proszę, a co za pożytek owych maszkarników, którzy, gdy nie chcą, aby je poznano, biegają po ulicach i po przecznicach, na cudze domy nachodzą, a tym obyczajem, albo jaką korzyść łowią poszeptem, albo milczkiem kostkami grając, albo skaczą, albo igrają, albo sprośnie, a niewstydliwie mówią. Żadnego w ten czas nie bywa baczenia na pogłowie, na wiek i na mniemanie o kim przystojne. Miesza się i zrównywa się wszystko. A co by komu nie przystało mówić albo czynić, kiedy by go znano, to się mu za maszkarą godzi bo maszkara rozpuszcza wszystkim bez braku do wszelakiej niewstydliwości wodze. A ono, jako rozumiesz, iż ta maszkara dawa wszystkim ludziom złościwym wolność dumać co złego, a na zdradzie tajemnie co czynić. Punkt czwarty. I gry wszelakie, którymi pieniądze albo się marnie tracą, albo niesprawiedliwie bywają nabywane, mają być z Rzeczypospolitej wygładzone. Jako są karty, warcaby, kostki i insze tym podobne A przetoż mają być wszyscy karani I ci, którzy takowymi grami na majętność cudzą czyhają Bo pożądają, a wydzierają cudze I ci, którzy tracą rzeczy swe, które było na potrzeby swe lepiej obrócić Punkt piąty A aczkolwiek schadzki i biesiady uczciwe nie mają być zabraniane Wszakże w nich ma być znaczna skromność A miara ma być zachowana a tak nazbyt kosztowne potrawy mają być zakazane, którymi wytrawiona, a wyniszczona bywa osób prostych majętność, nie tylko im samym, ale i Rzeczypospolitej potrzebna. Bo nie bez przyczyny to powiadają, że skromny szafunek jest wielki dochód. Jest też ten wszędzie obyczaj, że na wesela wiele ludzi proszą, którym i rozkoszne potrawy dają i tańców dozwalają. Lecz na takich weselach trzeba myśleć o dobrodziejstwie Bożym, który małżeństwo ku rozmnożeniu narodu ludzkiego postanowił. A przetoż i dzięki wielkie Panu Bogu mają być czynione i modlitwy przydawane, aby nowym małżonkom zdarzył ten stan żywota najświętszy. A takowe uczty skromnie, a trzeźwie mają być sprawowane i rozmowy z uczciwością mają być czynione, a od tańców wszelaki zbytek ma być oddalon a nie ma być ciarpian ów obyczaj, gdy panienki w tańcu przykro obracają, za którym obracaniem i części ciała, które mają być zakryte, odkrywają się i postawa takowa skłania się ku sprostności i nierządności albo jurności. A przetoż i to karaniu urzędowemu podległo. Punkt szósty. Karczmy winne i piwne, albo wygładzone, albo mieszczanom zapowiedziane być mają. Ludzie próżnujący cały dzień w nich przeleżą, piją, a żywą z nierządnicami bardzo rozpustnie. Dzieweczek i niewiast uczciwych pod zasłoną tańcu, albo jakiej inszej gry do siebie proszą, a w ten czas się o ich stateczność pilno starają. A gdzież więcej swarów, guzów, ran, ochromienia, zabijania przytrafia się jako w karczmach? Czemu raczej mieszczanin albo którykolwiek obywatel nie miałby kazać w dom swój tyle wina albo piwa skarczmy przynieść, jakoby jemu i czeladzi jego było dosyć? Niechby w domu z czeladzią żył, niechby gospodarstwa patrzył, a czeladkę wszystkę w powinności ich zadzierżawał. A w karczmach niechby tylko gościom a przechodniom wolno było do czasu zmieszkać, bo bodzie stąd gościnnymi domami zowią, że do nich z drogi goście stępują. Gościom wtedy a przechodniom niech w nich wolno będzie przebywać nie tubylcom albo obywatelom. że rzemieślniczych mistrzów bardzo rzadko siadają na swych warstaciech, chowają uczniów albo towarzyszów niemało, którzy w niebytności mistrzów leniwo, a niedbale robią. Gdyby sam mistrz zawżdy był przytomny, więcej by roboty z dwiema odprawił, niż w niebytności swej z dziesięcią odprawuje. Przeto i ci do powinności swej mają być przymuszeni, aby mnóstwo próżnujących Rzeczypospolitej nie obciążało. Punkt siódmy. Owym też pieszym żołnierzom, które draby zowiemy, nie ma być taka swawola dawana, iż pospolicie żebrzą bo ich wiele chodzi próżnując, żadną się rzeczą uczciwą nie bawiąc, jedno tylko pijaństwem, żebractwem, a tajemnym łupiestwem. Punkt ósmy. To mówię o ludziach niewolniczego przyrodzenia, którzy nie mogą być niczym inszym w powinności zatrzymani jedno strachem, a karaniem. Lecz szlacheckiego przyrodzenia ludzie tym sposobem od próżnowania do roboty będą pobudzeni, jeśli pilnie z sobą będą uważać, że Pan Bóg tak na początku świata postanowił, aby wszyscy chleb jedli w pocie czoła swego, aż się wrócą do ziemi, z której poszli. I zda się, że to narodowi ludzkiemu dano za winę dla grzechu. Ale i przed zgrzeszeniem, skoro człowiek był stworzony, tym sposobem był w raju postanowion, aby go rozrabiał a o nim pilność miał. Bo i ta członków człowieczych rozmaitość nie na próżnowanie dana jest, ale jako ptakom skrzydła do latania, tak człowiekowi dane są członki do roboty jako naczynie. I myśli ciała naszego czerstwieją i stwierdzone bywają pracą, zaś próżnowaniem nikczem nieją i więdnieją. Tak bardzo dla robot urodziliśmy się, iż kiedy byśmy się poczciwą jaką robotą nie zabawiali, wnet się skłaniamy do jakiegokolwiek występku. Trzeba wtedy przyzwyczaić się poczciwym robotom, a to trzeba robić, co by się ku pożywieniu przygodzić mogło. A przecież i Paweł Święty, zborowi Tessalonickiemu, to postanowił, jeśli by kto robić nie chciał, aby też i nie jadł. I Dawid król powiada, że on będzie szczęśliwy i dobrze mu się zdarzy, który z pracy rąk swoich żywność ma, dawając jaśnie znać, że to są nędznicy i międzybłogosławione nie mają być liczeni, którzy się karmią, pokarmą pracą rąk cudzych nabytym. A jako jest szerokie prac ludzkich pole, łacno obaczy ten, który w potrzeby żywota tak tego, jako i onego przyszłego pilnie wejrzy. Boś i sercem albo myślą, i ciałem pracować trzeba, kto się do żywota błogosławionego mocnie bierze. Tąd oboją pracą ludzie nieleniwi zabawiają się, a jedną z tych upracowawszy się, do drugiej się kłaniają, aby tymi przemianami i ulżenie poczuli i ochotniejszymi się wrócili do tej pracy, od której odeszli. Lacedemonianie żadnego leniwie, a źle żywącego nie brali ani w towarzystwo, ani do wspólnej igry, ani do żadnej zabawy, która z przepracowaniem ciała ludzkiego przychodzi, nie szkąc, żeby go do jakiej zaczniejszej życia społeczności brać mieli. Bo tym lekarstwem obywatele swe do miłości i do dostępowania cnoty pobudzali, i w tym zatrzymywali. Summa tego, ponieważ próżnowanie Wiela złego uczy, a na wszem ludzie wątli. Przeto wszyscy próżnujący mają być albo z Rzeczypospolitej wygnani, albo karani. A nie wiem, gdzie by, a w którym żywocie mogła być większa wolność próżnowania, jako u dworów wielkich Panów, gdzie bywa bardzo wielkie sług mnóstwo, a daleko ich większa część, którzy nic statecznego nie mają, co by robili, tylko co chodzą za Panem swym, kiedy gdzie idzie, prowadzą go, gdy nie na pokoju jest, stoją przed Nim, uśmiechając się, pochlebując, słowa i uczynki wszystkie pańskie pochwalając, aż komo się im dziwując. A skoro pan wnijdzie na pokój, albo się sprawami, jakimi swymi zabawi, oni wszyscy próżnują. Które próżnowanie dawa im przyczynę albo drogę do sprośnych gier, do pijaństwa i do inszych spraw człowiekowi nieprzystojnych. Przeto trzeba żywota dworzańskiego dobrze poprawić wedle sposobu, jakośmy wyżej napisali, a każdemu panu wedle stanu jego pewną liczbę sług zamierzyć, aby na dnie więcej sług nie chował. 18 o dozorcach ludzi ubogich. Lecz jako ludzie, którzy się do roboty godzą, od żebraniny mają być odpędzani, tak zaś, którzy są prawdziwie ubogimi, a schodzi im i na siłach, i na żywności mają być opatrzeni, aby i domy pospolite były im postanowione, i wszelkie potrzeby do żywności należące im dawano. Są lepak niektórzy ubodzy, co w szpitalach mieszkają, tam się żywią i tam je opatrują, a drudzy po ulicach się przechodząc żebrzą. Drudzy są, którzy w chałupkach swoich mieszkając swoje i domowników swych potrzeby jako mogą opatrzają. Na ty wszystkich urząd ma pilne baczenie i dozór mieć, żeby ludzi nie oszukawali, zmyśliwszy sobie jaką niemoc albo ubóstwo lecz które obaczą być do roboty godne, niech je przymuszają robić. Jeśli by nie chcieli, niechby z miasta byli wygnani, co i o cudzych żebrakach ma być rozumiano, żeby i oni do swoich miast byli odsyłani. Albowiem godzi się, żeby każde zgromadzenie o tych staranie miało, którzy albo się w nim urodzili, albo długo mieszkali, żeby dla niedostatku żywności albo których inszych rzeczy nie pomarli. Bo trzeba wiedzieć każdego ubóstwa, sposób albo przyczynę, bo ci, którzy za złą sprawą swą majątność stracili, acz mają być cierpiani między ubogimi i trzeba o nich myśleć, żeby od głodu nie pomarli. Ale i żywność skromniej im ma być dawana i pracami trzeba im dokuczać, żeby i na przykład byli drugim i sami się wystrzegali, aby w większe występki za się nie wpadli. Którzy dla niemocy albo inszej nędzy, albo jakiejkolwiek przygody w ubóstwo wpadli, na te trzeba mieć większe baczenie. A tym, którzy w chałupach swych żywią się, opatrzając, jako mogą swoje i domowników swych potrzeby, mają być albo pola niedrogo najęte, albo takowe rzeczy poruczone, którym by sprostali, albo jakie insze drogi do zysku mają być podane. Dzieweczki też ubogie mają być posagiem jakimkolwiek opatrzone i za mąż wydawane, aby prze niedostatek nie straciły wstydu. Owi żebracy hultajowie nie wiem, jeśli mieliby być cierpiani, bo zwykli pod zasłoną żebractwa wiele złego broić, dopuszczając się złodziejstwa, mężobójstwa i innych sprośnych występków. Lepiej by, żeby je dano do szpitalów, gdyby jedno tacy byli, żeby robić nie mogli. Są mało, nie w każdym mieście dochody roczne naznaczone ubogim, które, jeśliby były mniejsze, niżliby wszystko ubóstwo wychować mogły, wtedy ich trzeba tym sposobem przyczynić. Naprzód, gdyby każdy ujął nieco swych nakładów, a zwłaszcza tych, które się do zbytku, do pychy i nadętości skłaniają. Zaprawdęć chce tego po nas Chrystus, żebyśmy sobie czynili przyjacioły z bogactw nieprawości, którzy by nas przyjęli do namiotów swych. Mamy przeto udzielać rzeczy doczesnych tym, którzy nas do wiecznych domów przyjąć mają. Co zaprawdę najwięcej przystoi czynić tym, którzy z tego świata przychodzą do onych domów, aby i oni zostawowali niejaką cząstkę majętności swej tym przyjaciołom swoim. Są ci, którzy na okazały pogrzeb wielki koszt i nakład każą czynić. Aleć zaprawdę ci, którzy na ostatecznym stopniu żywota swego są, ci chwały i sławy od Boga czekać mają, nie od ludzi. Potomkom też przystoi, aby onych, którzy z tego świata schodzą, prowadzili nie okazałością bogactw albo pychy, ale uczynkami z miłości pochodzącymi, przez które przychodzą ludzie do królestwa niebieskiego. K temu też i biskupów majątności starodawni ludzie tak dzielili, że czwartą część dawali na ubogie. Niechby ich przeto w tym urząd napominał. Zaprawdę ci, którzy nie dawają i nie czynią, co powinni, Boga będą mieli mścicielem. Jest obyczaj, że albo w Kościelech, albo na onych miejscach, gdzie się często ludzie zbierają, stawiają skrzynki dla ubogich ludzi. A tak niechby do nich każdy kładł, ileby mu jego pobożna chęć poradziła. Rozmnoży Pan Bóg takowe jałmużny i dawającym, że im zawżdy będzie dostawało, skądby dawali, i biorącym, jeśli będą skromnie prosić, pobożnie brać, a miernie tego używać. Bo to są Boże dary, który gdy rękę otworzy, bywa napełniona wszelka rzecz błogosławieństwem, lecz to po nas chce mieć, aby ci, którzy dawają, ochotnie to czynili którzy biorą, aby uznawali dobrodziejstwa Boże, dziękowali, a ustawicznie się modlili tak za sie, jako też i za dobrodzieje swe. A takowych ubogich żywność niech nie będzie ani rozkoszna, żeby stąd nie przyzwyczaili się źle czynić, ani też tak skąpa, która by ledwie połowice głodu odjąć mogła. Bo chorzeje i wątleje tak ciało, jak i myśl od niedostatku pokarmu. To też trzeba pilnie opatrzyć, aby od próżnowania nie znikczemnieli ubodzy, ale każdy by niech robił to, co może i ile może. Niech się zabawia jaką uczciwą robotą, a owocu roboty swej niech drugim udziela. A który by już ubogi ciało na się wziął i kusiłą za się przyszedł, ten do roboty niech będzie posłan, żeby jako trąd cudzego potu nie pożywał. Zaś którym by na rozumie albo na siłach cielesnych schodziło, iż nie mogą o sobie radzić, o tych urząd niech staranie ma. Wszyscy jesteśmy bracia jednego Ojca Niebieskiego, synowie, a żaden od przygód na ludzi przychodzących nie jest wolen. Co jeśli na człowieka należy, aby onemu, komu idzie o gardło, dał ratunek, żeby albo do ognia, albo od wody, albo od nieprzyjaciela, albo od inszej nędzy mógł być wyzwolon. Wtedy zaprawdę łacznym, pragnącym, nagim, ziębnącym słuszna rzecz jest dać ratunek, żeby z niedostatku rzeczy potrzebnych nie pomarli. A przecież trzeba albo i jakikolwiek podatek składać, albo je jakim innym obyczajem opatrzyć, co najlepiej sprawić mogą królowie, biskupi, wielcy panowie, zgromadzenia księże, miasta i ci, którzy w bogactwach obfitują. A to ci jest własna i prawdziwa szczodrobliwość – uczynić dobrze temu, kto tego żadnym sposobem nie może nagrodzić. Wszakże nie omyli nas w zapłacie on najłaskawszy niebieski Ojciec, który i czaszę wody zimnej w imię swoje daną obiecał nagrodzić. Napomina Paweł apostoł Rzymiany i Koryntiany, aby majątności swych udzielali ubogim, którzy byli w Jeruzalemie. O jako daleko słuszniejsza rzecz, abyśmy pobożnym, a miłosiernym składaniem dawali ratunek tym, którzy z nami są, którzy między nami starością, niemocą, albo jakim innym upadkiem znędznieni, a od wszelakiej nadzieje opuszczeni są. Niech wtedy będzie na to wysadzony urząd, który by miał staranie o ubogich, a tym dobrze szafował, co będzie na ich potrzeby naznaczono. A to się mi zdało nad tym miejscem, sen o tych urzędnikach powiedzie, którzy by się o rzeczach ludzkich starali, którzy by złe obyczaje karali, a dobre między ludzi przywodzili, którzy by nie tak dalece wedle prawa rozsądek czynili, jako wedle występków, a złości popełnionych. Bo o tych, którzy by wedle prawa sądzili, na inszym miejscu powiem. To wtedy już powiedziawszy, trzeba, abyś o wszystkich wobec urzędziech powiedział. 19. Punkt pierwszy. Przydawaniu dostojeństw, czego najwięcej trzeba patrzeć? Punkt drugi. Jeśli o nie prosić. Punkt trzeci. Jeśli je kupować. Punkt czwarty. Jeśli wieczne mają być. Punkt piąty. Jeśli się jednemu godzi ich wiele mieć. Punkt szósty. Które cnoty, którymi dostojeństwy mają być uczczone? Punkt siódmy. Jeśli się je godzi mieć temu, który sam przez się urzędom dosyć czynić nie może. Punkt ósmy. O jawnym mianowaniu imion tych, którzy się urzędów domagają. Koniecznie wiele na tym rzeczy pospolitej należy, aby męstwa a zacnych uczynków patrzano przy rozdawaniu urzędów. Bo ponieważ męstwo lub cnota jest największe dobro, wtedy bogactwa i insze rzeczy nie inaczej są policzone między dobra, jedno iż są naczynia cnót, a przecież sama cnota najwięcej ma być w uczciwości miana i dostojeństwem opatrzona. Ziemnie, bo cnota, gdy widzi, ano cześć jej należącą, odejmują od niej. Zaś gdy ludzie leniwe a nikczemne nad nią przekładają, wtedy albo w pracach mdleje i wątleje, albo do czego nowego bywa zapędzona. A przetoż niektórzy wielcy panowie, będąc przez zacne sprawy sławni, gdy widzieli, ano ludzi, nie tak godne za niejaką szczęścia ślepotą, albo z nimi zrównywano, albo nad nie przekładano, wiele rzeczy nowych u siebie na myśli trzęśli, a ludzie też podlejszych stanów bardzo niechętnie ich panowania przyjmowali. Zaś, którzy na urzędy bywają obrani, nie będąc znaczną godnością ani żadnymi zacnymi sprawami ozdobieni, jako się na swym urzędzie obchodzić zwykli. Nie jest rzecz tajna. Boże daj, żeby się kiedy namyślili prawdziwy sposób cnoty poznać. Podobno by się tym mniej o urzędy starali, im się mniej ich godnymi być wiedzą. Bo wielką, co a czym pierwej powiedział, wszakże i częściej to przypomnieć trzeba, wielką mówię, dobrych obyczajów skazę przyniosła nieumiejętność. O, jako wielka liczba jest onych, które nieuhamowana do utrzymania urzędów chęć i spór dostojeństwa nędznie trapi. Ale wieleż ich jest, którzy by wiedzieli, co jest prawa dostojność, a czemu się jej trzeba domagać? Jest tych niemało, co się im zda być piękna rzecz, że drudzy i wstawają z miejsca przed nimi i z drogi im ustępują, że się im pospolicie dziwują, a uczciwie z strony urzędu ich nazwawszy, je do nich mówią, że ich z domu i za nazad do domu prowadzą, na ostatek, że i w kościołach, i na inszych miejscach wyższego, a zacniejszego im miejsca postępują. Ale i takowe zabiegania nie tak z chęci szczerej albo z umysłu, jako z pochlebstwa albo z bojaźni częstokroć bywają czynione. A zaprawdę, którzy się tym popisują, albo się w tych rzeczach kochają, nie mają być za przedniejsze ludzi poczytani, jako on pochlebca powiedział: Est genus hominum, qui esse primos, se omnium rerum volunt, nexunt tamen, hos konsector. To jest, jest rodzaj ludzi, którzy chcą, aby je przedniejszymi w każdej rzeczy miano, a nie są. Za tymi ja chodzę. Zaprawdę, za przedniejsze osoby mają być poczytani oni, którzy rozmaitymi cnotami, będąc ozdobieni, starają się o to, aby się rzeczy pospolitej i Wierze Świętej przysłużyli, na ostatek, aby się dobrze sąsiadom swym, tejże ziemi obywatelom i wszelakiego stanu ludziom zachowali. Ano dostojność prawdziwa jest, zacne ludzkie o takich cnotach i zacnych uczynkach mniemanie, jakoż to wtedy bywa, iż ci, którzy żadnej trudności, albo pracy dla cnoty nie podjęli, śmieją spór wieść o dostojność? Bo a kto mądry, a rozumny, będzie dobre mniemanie miał o cnocie tych, które widzi nie bardzo się cnotami bawiące? Bo ja tu mówię o tej cnocie, albo o męstwie, które potem, a wielkimi pracami, bywa dostąpione. Które każe swoich rzeczy z rozumem amiernie używać, od cudzego się wstrzymywać, ubogich albo strapionych od krzywd bronić, dla rzeczy sprawiedliwej waśń i nieprzyjaźń możnych przyjąć, ojczyźnie niedołężnej pomagać, religią w niebezpieczeństwie będącą ratować, a dla niej i nędzę cierpieć i śmierć na ostatek podjąć. Przydajmy też i drugie cnoty, acz nie jako równiejsze, ale nie mniej niżli one, o których powiedział, człowiekowi, którego w uczciwości mają, potrzebne tak do hamowania niepowściągliwych chęci, jako do powściągania gniewu, do pomiarkowania zbytku i nadętości, do ukrócenia chęci nieprzystojnych i do zwalczenia innych niecnot od których to niecnot którzykolwiek są zniewoleni ci srogich i nieukróconych panów panowaniu służyć a rozkazania ich i we dnie i w nocy Wykonywać muszą, a tak dalece, że ledwie kiedy którą rzecz pochwalenia albo wolnego człowieka godną uczynić mogą, będąc haniebnym niewolstwem związani i zatłumieni, lecz którzy się z ich panowania wybili, a jad z wnętrzności swoich wyrwać chcą, starając się o to, aby mając wodzem cnotę, garnęli się k dostojeństwom, o tych będziem rozumieć, że ci z rozsądku ludzi tych, którzy teraz są i którzy na potem będą, a sprawiedliwej czci, albo urzędu dostąpić, a wielkimi ludźmi być mogą. Bo owo czapki zdejmowanie, kłanianie, zdrogi ustępowanie nie może być własnym imieniem czci, albo dostojności nazwano, ale raczej są niejakie znaki czci, albo dostojności częstokroć od ludzi przymuszonych, albo pochlebców wyrządzone. A nie inaczej nazwania czcią godne, jedno jako człowieczy obraz nazwania człowiekiem jest godzien, ale nóż, niech w której rzeczy pospolitej wszystek lud, nikogo nie wyjmując, ma to sobie za rzecz pewną, jakoż jednak każdy za rzecz pewną to powinien u siebie mieć, że prawdziwa cześć, jaką pierwej powiedział, jest dobre mniemanie ludzkie o czyjejkolwiek cnocie, wiele rzeczy zacnych się bawiącej. Niech też będzie w tej Rzeczypospolitej tersytes, albo jeśli by był kto nikczemniejszy niż tersytes, który by też także rozumiał, co jest prawa, część, jako wszystek lud. I za litersytes będzie mógł mieć jaką chęć do dostojności i urzędu hetmańskiego? Zaiste, jeśli ma rozum, da temu pokój, ponieważ będąc sam sobie dobrze świadom wie... Że się na ten urząd nie godzi, to mu też nie tajno, iż wszystkiego ludu mniemanie o nim bardzo jest złe. Ale podobno Tersytes nie będzie miał nizać tajemnego ludzkiego o sobie mniemania, będzie przestawał na pospolitych czci albo dostojności znakach, na tytulech i na dochodziech. Cóż wtedy nasz miły Tersyto? Jeśliby one rozsądki o Tobie ludzkie najaśnią się, okazały, a oczyma i Twymi, i wszystkich inszych widziane były, jakimi by rozsądkami Ciebie nikczemnym, a bezrozumnym szaleńcem być wszyscy osądzili? a za byś nie raczej tytułów i wszelakich dostojności znaków i dochodów odstąpił, a między pospólstwem prostym człowiekiem bez zazdrości żył, niżli na jaśń między ludźmi wielkim urzędem uraczony, ale w nienawiści wielkiej przebywał? Co jeśliby nędzny żywot Twój być rozumiał w tak wielkiej pospólstwa nienawiści, czemuż byś wtedy i w ten czas nie raczej obierał sobie niesławny żywot? Ponieważ nie w mniejszej nienawiści jesteś u wszystkich nikczemności Twojej świadomych, którzy by Cię tajemnymi myślami ganili, hańbili, którzy by nie z miłości, ale z bojaźni panowaniu Twemu byli poddani, którzy by przeciwko Tobie główną nieprzyjaźń mieli dla dostojeństwa z prosnością, a nikczemnością Twoją zelżonego. Nie mniemaj, aby ta waśń na wieki miała być tajemna, wynożyć się kiedy, a co się teraz szczęśliwym Twoim powodzeniem zakryło i co się zataiło, to się potem okaże, skoroć się w czym noga powinie. Bo jako w nas wiele chorych członków niedostatków tai się, póki ciało jest zdrowe i duże, które czasu choroby jątrzą się, a ból wzruszają, albo skoro się który członek wywinie, albo się wyłomi, albo rozpadnie. Tak ci tych ludzi, którzy są na wielkich dostojnościach postanowieni, poty sprośności bywają zatajone, a oczyma przenoszone, póki się im szczęśliwie powodzi. Lecz jeśli się ich nieszczęście imię, wtedy dopiero wszystkie wady ich pokazują, się najaśnią, a nie tylko się rozmowami między ludźmi szerzą, ale sprosnością swoją szpetny zapach zewsząd podawają. Nie wątp, wtedy i ty w tym tersyto, żeby i twoje sromoty i hańby, którymiś i urząd, na którym jesteś, splugawił, nie miały kiedykolwiek na jaśnią się pokazać. Naprzód złożeczeniem wiele osób rozniosą się między pospólstwo, a jako midaszowe uszy od sługi wiernego wydane, a do trzciny na wierzch, jako jest w baśniach wyrastającej, jakoby wciśnione są. Tak ci twoi, którzy się ciebie teraz boją, wydadzą potem szaleństwo i głupstwo twoje wszystkiemu światu, a nikczemność twoje przed wszystkimi będą opowiadać. A na ostatek, czego się masz spodziewać, ty się wiedz, bo wiadome są dokończenia tyranów. Ale dawszy pokój tersycie, rozmawiajmy dalej około rozdawania urzędów. Widzę, że u nas najwyższe urzędy, na których wszystka sprawa należy, wedle zwyczaju i starodawnego przodków postanowienia szlacheckiego stanu osobom bywają dawane. Co zaprawdę, ile się pokazać może, dobrze jest. Bo sami szlacheckiego stanu ludzie u nas majątności trwałe, a dobrze ugruntowane mają, a nie bawią się sprośnymi rzemiosły, ani też zysków takich szukają, które by u ludzi ohydzenie przynosić mogły. Mają sprawę z ziemią, którą orząc, co umieją, to sprawują, z której owoców czynią sobie pożytek. A Rzeczypospolitej pożyteczna jest mieć takie przełożone, którzy by majętność swą mieli dobrze ugruntowaną, by za się, by niedostateczni ludzie, albo niepewną i niewarowną majętność mający, wielkich rzeczy sprawę na sobie nosili, dla niedostatku albo potrzeby, jakiej nie musieli z samej Rzeczypospolitej, jako to czasem bywa, zysku albo pożytku jakiego sobie czynić. Godzi się też na szlachecki stan najwięcej z strony tego baczenie mieć i że oni poszli z tych, którzy dla Rzeczypospolitej w wielu rzeczach mężnie poczynali, a niektórzy dla niej śmiele gardła położyli. Albowiem tak pospolicie bywa, iż i synowie chcą być rodzicom i przodkom swoim podobni i Rzeczpospolita spodziewa się tychże owoców cnoty, które od przodków wzięła, od potomków także wziąć. Ale godzi się, aby każdy szlachcic o tym sobie rozmyślał, iż nie tak dalece narodowi jego Rzeczpospolita urzędy dawa, jako narodu jego cnocie, od której którzy się wyradzają, ci zdadzą się być przodków swoich niegodnymi. Niech przeto będzie i to między obyczaje włożono, aby w rozdawaniu urzędów największe baczenie miano na cnotę. Niech się nie dawa król albo ten, komu to staranie należy, tym herbom, dymowi podobnym, starożytnych przodków albo domów oszukać. Niech pierwej pilnie przypatruje się rozumowi i przyrodzeniu tego, którego wywyższyć umyślił. Niech przesłucha jego mowy albo w radzie, albo na sądziech, niech doświadczy jego rady. Niech pozna jego sprawy albo na rycerskim chlebie, albo doma. Bo kto by w każdej takowej rzeczy nie był gotów, tak z strony rozumu, jako z strony nauki, kto by pracy uczciwej nie umiał, a w niej niecierpliwy był, kto by najwięcej czasu trawić zwykł graniem, biesiadowaniem, nie wiem, coby potem zacnego na urzędzie będąc sprawić mógł. Co jeśliby kto nieumiejętność swoje rozmnożył złością, a zażby mu on jego urząd nie dał do tego przyczyny, aby miasto spraw używał swej woli, a miasto sprawiedliwego karania, aby krzywdę czynił? A jakoby takowe ludzie w powinności ich zatrzymywał? Jakoby co dobrze, a co źle rozeznał? Jeśli nie własną popędliwą chęcią, takowić dobre, mężne i mądre ludzie nienawistnymi mają. O których, chociaż milczą, tego domniemania są, jakoby o nich źle rozumieli i widzą, że je ludzie więcej sobie ważą i godniejszymi onego urzędu być pokładają, niżli onych samych Trzeba wtedy pierwej przewidzieć zabawy i sprawy tego, któremu urząd, jaki dać mają Niech będą znaczne zasługi jego, albo z strony Rzeczypospolitej, albo z strony nabożeństwa na ostatek niech mają cnoty i dowcipu jego osobliwe świadectwa, bo tym sposobem nie tak dalece zacność domu od przodków podana, jako wielkie cnoty z nią złączone słusznymi dostojeństwy oszlachcione będą. Ale iż wiele ich tak mnie mają, żeby w rozdawaniu urzędów pierwej patrzeć miano szlachetstwa albo zacności domu, niżli godności. Przeto trzeba tę omyłkę naprawić, a tak postanowić, aby prawdziwe szlachetstwo nie tak dalece na zacności przodków albo na starożytności herbów należało, jako na godności, a nacnotliwych postępkach. Bo a któż tego nie baczy, iż żaden nie jest tąż osobą, którą przodek jego. A jako majętności, tak i rodzice nie są w nas, ale są okrom nas. Jako tedy majętność moja lepsza jest niżli twoja, bo mi bogatszy niżli ty. Tak rodzice moi lepszy są niż twoi. Bo moi lepiej się zasłużyli Rzeczypospolitej niżli twoi. Lecz jako bogactwa mnie dobrym nie czynią, tak też szlachectwo przodków nie czyni ze mnie szlachcica. I jako Ulises, on między książęty greckimi najsławniejszy, w onym sporze, który miał z Ajaxem, przed oblicznością greckiego wojska o zbroje achillowe mówił: Nam genus et proavos, et que non facimus ipsi. Vix ea nostra voco to jest ród pradziady i wszystko, na co mnie pracował, ledwie zowę swoimi, choćby kto szacował. Tak tedy krew szlachecka przodków twych czyni cię szlachcicem, jako krew rzemieślnika czyni syny jego rzemieślniki, a krew zapaśników czyni syny zapaśniki, a lekarzów lekarzami. A jeśli że lekarze z lekarzów, rzemieślnicy z rzemieślników, zapaśnicy z zapaśników nie rodzą się... Proszę niech się godzi rzeczy sobie podobne do podobnych przypodobać, a okrąg bojaźni niech nam będzie wolno tak śmiele zamknąć, abyśmy rzekli, że to nie powinna rzecz, aby się rodził szlachcic z szlachcica, gdyż się częstokroć rodzą synowie niepodobni ojcom. Bywa to czasem, że się z dobrych źli, a ze złych dobrzy rodzą tak, iż nie bez przyczyny satyryk napisał: malo pater tibi sit Dummodo tusis easside similis, vulkaniakwe arma capesas, quam te tersite similem producat achilles. To jest wolę, abyś miał ojcem tersyte szpetnego, gdybyś się męstwem udał w achillesa wulkanowym orężem umiałbyś szermować, a jego sztuk wewszem we wszem naśladować, niż gdyby cię przesilny achilles sam spłodził, ale byś w tersytowe zwyczaje ugodził. I Scypio, on zacny Rzymianin, bo rzymskich przykładów rad używam, którego dla męstwa pierwej niżli kogo innego afrykańskim nazwano, i on Quintus Maximus, który przewłaczaniem rzecz straconą naprawił, i Cicero, który dla zachowania w całości Rzeczy Pospolitej ojcem ojczyzny nazwan był, przodkom swym wielką ozdobą byli. Zaś synowie ich jako daleko od ojcowskich cnót i godności wyrodzili się, jako sprośnymi zmazami oszpeceni. A kto z nas nie znał onego Konstantyna Iwanowego Syna, sławnego Hetmana, a dla rycerskich spraw i częstego zwycięstwa bardzo zacnego, po którego śmierci nastąpił był Heliasz, syn Jego, na imię i majętność ojcowską, ale już nie na ono męstwo i w rycerskich sprawach biegłość, którą się był ojciec Jego wszystkiemu światu osławił? A tak ktoż za to ma, żeby szlachetność albo zacność przodków na potomki po krwi miała przechodzić? Bo co się niektórzy lubią zacnością herbów, wtedy te prawie są jako świadkowie męstwa przodków ich i spraw od nich uczynionych. Zwycięstwa też i triumfy nasze domowe są wzorem i pobudką pobudzającą nas do naśladowania zacnych spraw przodków naszych. Lecz te sprawy takowe są, iż w tych rzeczach, które z inszymi wspólne miewamy równości, nic same przez się nam zacności nie przydawają. Nie inaczej, jedno jako, gdyby kto dwa kubki drzewiane, to jest jednakiej materii i jednakiej formy wystawiwszy, chciał to mieć, żeby jeden z nich był ważniejszy, że na nim co Hendogiego napisano, albo obrazek osobliwy namalowano, czego by drugi kubek nie miał, co aczby u prostaków miejsce mieć mogło, ale u tych, którzy znają, co po czym chodzi, za nic to nie będzie». Cóż wtedy inszego te herby sprawują, jedno, iż nas obowiązują, abyśmy szlachetności przodków naszych naśladowali, bawiąc się takimi cnotami, jakimi oni zacnych tytułów i szlachetnych domowi swemu przezwisk nabyli. Bo jeśli tego czynić nie będziemy, nie tylko żebyśmy rodzicom naszym podobni być mieli, ale i za wyrodki nas będą mieć i za gorsze a podlejsze niżli są ci wszyscy, którzy takowego domowego przykładu a pobudki jakoby jakiej ostrogi nie mają. Zaprawdę, cnota sama taka jest, iż ani przyrodzonym rozmnażaniem, ani żadnym spadkiem do potomków nie może przychodzić. Bo chocia rodzice wszystkie majątność swoje potomkom testamentem dobrze obwarować mogą, ale samej cnoty potomkom inaczej podać nie mogą, jedno aby jej oni sami sobie sprawami swymi a potem dostawali. Bo którym się więcej podoba próżnowanie i pieszczota niewieścia, którzy się bawią rzeczami cnocie nieprzystojnymi, którzy siebie, rodzice i przyjacioły swe złymi uczynkami lżą, ci niech wiedzą, że się od szlachetności przodków swych wyrodzili, nic im nie pomogą starodawne herby, nic dziadów i pradziadów sławne sprawy, a nie inaczej mają być pokładani, jedno jako one potwory, co się nadprzyrodzenie rodzą. Które acz się z ludzi wolnych narodziły, ale za wolne nie bywają miane. Bo nie więcej tobie pomoże zacność rodu i starożytność domu, jeśli do niego nie przyłączysz cnoty i zacnych uczynków, jedno jako ślepemu światłość słoneczna, głuchemu wdzięczny dźwięk, po morzu żeglującemu płuk, a po ziemi chodzącemu paczyna. Ale naszej szlachty większa część opacznymi dumami jest zarażona, bo widzą, że w Rzeczypospolitej większe mają baczenie na starożytność domu, a na herby, niż na co inszego. A przetoż bardzo ich wiele jest, którzy mało o to dbają, aby się oszlachcili, w pracy są niecierpliwi, na kostkach i kuflu długie noce trawią, ani ocz się więcej nie starają, jedno aby kamykami, srebrem i złotem świecili, ubiór świetny mieli, a służebniki około siebie hufami wodzili. A tak co przed dawnymi czasy Arystoteles, on mądry filozof o szlacheckim stanie mówił, to też za naszego wieku właśnie może być mówiono. Bo gdy powiedział, że starodawne szlachectwo w cnotach a obfitości wiele rzeczy zaległo, przydał i to, iż szlachetnych i dobrych ludzi nigdzie stanie znajdzie, ale bogatych wszędzie wielki poczet. O których to bogatych, którzy za pomocą bogat swoich do urzędów się garną, co mam powiedzieć? Gdyż jawna rzecz jest, że za czasów dawnych, jako historie rzymskie świadczą, ludzie ubodzy Rzeczą Pospolitą bardzo dobrze rządzili, jako Valerius Publicola. Menenius Agrippa, Attilius Regulus. Quintus Elius, Gneus Scipio i wiele inszych obywatelów na onczas rzymskich, między którymi jednych córki dla ubóstwa rodziców z pospolitego skarbu były wyposażone i za mąż wydane, drugich żonom i dzieciom, gdy się oni sprawami postronnymi bawili. Żywność od miasta dawano, niektórych śmierć nie miałaby była uczciwego pogrzebu, by było na to pieniądzmi pospolitymi nie nałożono. Ale co zacz byli oni, a jako wielcy, jako wszelkich spraw sławą zacni? Zaprawdę, za ich sprawą rzecz pospolita i rozmnożona, i w całości zachowana była, która potem za bogactwy pompejusowymi i cesarzowymi zwątlała i upadła. O możności toż się też powiedzieć może, bo ta chocia za bogactwy, chocia za zacnością rodzaju chodzi, wtedy odłożywszy męstwo, a coż jest? Jedno miecz w ręku szalonego. Dałby to Bóg, żeby nie było tak wiele tej rzeczy przykładów. Lecz każda rzecz pospolita i każdy wiek doznał bardzo wiele złego od ludzi możnych, ale męstwem nieozdobionych. A czegóż wtedy nie dostawa? Jedno tego, żeby ci, którzy chcą, aby je nad insze przekładano, dowcipem, cnotą i zacnymi tego sprawami poprawowali? bo oni dobrym obyczajom bardzo szkodzą, którzy w upraszaniu urzędów niczym się inszym więcej nie popisują, jedno dawnością domu albo herbu, sług mnóstwem, szat świetnością, potraw rozkosznych zbytkiem i inszymi rzeczami rodzajowi i bogactwu przystojnymi. Lecz to omamienia i łapaczki, a nie przyczyny, dla których by takim ludziom urzędy dawać trzeba. Chwalą pospolicie Scypiona Afrykańskiego, który będąc wszelaką godnością i majętnością oszlachciony, wszakże nie puszczał nigdy tej mgły w oczy sąsiadom, przodków, bogactw i możności, czym pospolicie wszyscy chcą być zacni i wielmożni. Żadną się rzeczą w dostawaniu dostojeństw popierać nie chciał, jedno tylko samą cnotą albo męstwem. Ale to Scypionowi łacno było przewieść, który był wielkimi cnotami i godnością ozdobiony, zaś drugim nie tak, którzy o swej godności zwątpiwszy, szukają inszej pomocy ku dostaniu dostojeństw. Lecz ja tego jeszcze nie wiem. Godzili się dostojeństw prosić? Bo acz się to w Rzymie godziło, gdzie urzędy były doroczne, nie już się dlatego u nas godzi, gdzie urzędy są dożywotne bo musieli oni, którzy w Rzymie rzecz pospolitą rządzili, skoro doszedł rok i z urzędu ustępować i liczbę z niego czynić, dawano im też winę obranie nad ustawę podatków i darów, gdzie jeśli ostali winni, wtedy je z nimi wywoływano i inszymi obyczajami karano a przetoż każdemu obywatelowi dozwolano o urzędy prosić bo każdy na urzędzie będąc musiał o tym myśleć że drudzy którzy przyszłych lat po nim na onże urząd następować mieli tak się przeciwko niemu zachować mogli jako się on na urzędzie będąc przeciwko nim zachował ale u nas, gdzie mało nie wszystkie urzędy duchowne i świeckie dożywotne są, nie wiem aby miało być jakie miejsce zostawiono takowym do urzędów chciwym, którzy by się do urzędów garnęli, a prawie wtrącali, albo sami o nie prosząc, albo je przez kogo inszego sobie jednając. Bo się tak zda, że ich ci nie dla Rzeczypospolitej, ale dla swego pożytku dostawają, co by okrom złej i szkodliwej wszystkiej ziemi skazy być nie mogło, zwłaszcza jeśli by ci, co na urzędzie są, nie bali się ani mniemania o sobie ludzkiego, ani oskarżenia dozorców, bo się takowi bardzo łacno zachęciami swymi puszczają. Plato mówi i Cicero powtarza, że nędzna rzecz jest domagać się urzędów. A dobrze mówią, bo to nie przystoi, żeby żeglarze albo sprawcy okrętów mieli onych najdować, którzy chcą na morze jechać aby się im dali wieść, ale ci, którzy chcą może przejechać, szukają i używają posługi żeglarzów. A aczkolwiek Paweł Chrystusów apostoł powiada, że ten dobrej rzeczy żąda, kto dozorcą być żąda, co się o inszych urządziach rozumieć może, ale to nie jedna rzecz jest żądać, a upornie się w co wtrącać. Tego nieprzę, że człowiek dobry i uczony, wielem cnót do sprawowania rzeczy potrzebnych oszlachciony, ma tego pragnąć, aby im najwięcej może był pożyteczen narodowi ludzkiemu, wiedząc, że się nie sobie urodził, ale przyjaciołom, ojczyźnie i nabożeństwu albo wierze ku Bogu. I to też nie wadzi, aby takowy człowiek oznajmił tym, którzy Rzeczpospolitą w mocy mają, że chce Rzeczypospolitej służyć, a te wolę swoje im okazał, jeśli by snać chcieli urząd, jaki jemu zlecić. Nie jest ci to łakomstwo albo nieprzystojne urzędów domaganie, ale to jest dobra chęć, a przeciwko Rzeczypospolitej życzliwość. Boć jednak wiele ich jest godnych, co o nich nie wiedzą, którzy udali się na próżnowanie, mieszkając w kącie. Wiele ich jest, których wola nie jest wiadoma, którzy się między ludzi najaśnią nigdy nie ukazali, którzy aczkolwiek są dobrzy cnotą i nauką ozdobieni, wszakże iż się w sprawy nie wdają. Bywa to, iż muszą znosić panowanie niegodniejszych niż są sami. Aleć to słuszne od Rzeczypospolitej karanie biorą za to, że ją opuszczają. Kto wtedy będzie poczytan być godnym na urząd, ten do Rzeczypospolitej ma przystąpić. Jeśli się będzie zbraniał, winien będzie, wyjąwszy by dlatego się zbraniał, że to czuje do siebie, iżby temu nie sprostał. Bo kto by z lenistwa albo wystrzegając się pracy, albo dla domowej jakiej zabawy do rzeczy pospolitej i wezwany nie przystąpił, ten tak winien zostawa, jako on, który ojczyznę i pospolite dobro opuszcza. Bo ponieważ wszystkie wszystkich ludzi miłości jedna ojczyzna w sobie zamyka, wtedyć onę nad wszystko trzeba przekładać i wszystkie prace dla niej mężnie i śmiele podejmować. A to tak dalece, że jeśliby potrzeba rzeczy pospolitej ukazowała, nie byłoby sprzyganą dobremu, a mądremu człowiekowi dobrowolnie się wtrącać do rządzenia i sprawowania jej, a do chętnego podejmowania niebezpieczności dla niej. Kato młodszy, gdy go namawiali przyjaciele, aby się domagał przełożeństwa z strony pospólstwa, powiedział, że mu się to nie godzi pod tym czasem, którego Rzeczpospolita tego nie potrzebuje. Potem, gdy ujrzał Metellusa, człowieka niespokojnego, a on się tego urzędu dopraszał, wtedy i on dopiero prosił, aby onym swoim urzędem mocnie się bystrości i nadętości Metellusowej zastawił. Tenże, aby krasowe, pompejusowe, które już było na konsulatstwo naznaczono, możność przełomił, ostro się hetmaństwa miejskiego dopierał, a aczkolwiek nic by był nadobyczaj nie uczynił, choćby był z swej dobrej chęci o ten urząd stał. Ale iż był człowiek myśli wielkiej i stąd lekce sobie te urzędy, którym się drudzy dziwują, ważył. Nie dał się inaczej do proszenia o urząd przywieść, jednogwałtowną Rzeczypospolitej potrzebą. Prosił przeto o urząd nad pospólstwem i o to jest prosił, aby mu dano drogę do okazowania męstwa, do uskromienia bystrości ludzi niespokojnych, a do pohamowania zuchwalstwa możnych. W czym sobie kato dobrze począł i którzy takowym, że umysłem albo proszą, albo wolę swoje Panu oznajmują. Ci także dobrze czynią, jako i On, ale tego tym poczcić, który albo dla przymnożenia bogactw, albo dla dostąpienia władzy, albo dla okazowania zacności urzędu pragnie, i doprasza się Go, aby tym tylko, którzy proszą, drogę do dostojeństw otworzyć i nie godzi się i nie jest spożytkiem Rzeczypospolitej. A jakoż poznać jakim kto umysłem prosi? Ja widzę, że tego nie inaczej poznać nie lza chyba na domysł, acz wiem dobrze, że to często omyla, ale jednak na ostrożność należy do wszystkiego się pilnie przychylić a obaczać, co nas wiedzie do prawdy. Naleganiu lepak jawnemu i proszeniu ustawicznemu pozwolić niesprawiedliwości przystoi, bo zawżdy nas prośne i nie do końca uczciwe rozumiano być takowe proszenie nie tylko temu, który prosi, ale też i temu, który mając w swej mocy urzędy takowym proszakom pobłaża. Albowiem takowi proszący nie ujdą podejrzenia, jakoby przedarować mieli i tych, przez które sobie jednają, i tych, u których sobie jednają, i tych, u których w mocy są urzędy. Ale król i wszyscy, którzy w mocy urzędy mają, łacno wszeteczność takowych proszaków zahamują, kiedy się w tym dadzą słyszeć, że żaden dostojeństwa nie otrzyma, kto się prośbami do nich wtrąca. A zaprawdę, by to piękna rzecz była, gdyby król i ci, na których to woli należy, sami z dobrej woli swej wzywali do urzędów ludzi godne, którzy by w sobie do dobrego rządzenia wielką pomoc mieli. Bo to samo przyrodzenie sprawiło, iż której rzeczy albo którego człowieka do czego potrzebujemy, tego sami radzi szukamy. A bez mała nie masz nikogo, kto by miał szukać tych, co Go potrzebują, chyba żeby to dla pożytku swego czynił. A jeśli że każdy człowiek, dostawając rzeczy do żywności potrzebnych, nie kupuje tych, które przedawca chwali albo zaleca, ale które on sam rozumie być sobie dobre i pożyteczne, wtedy zaprawdę i ci, którzy Rzeczą Pospolitą władają, mają tego pilnie przestrzegać, komu by dobrze rzecz pospolitą poruczyć mogli. Dopiero wtedy i On urząd właśnie dostojnością nazwan będzie, który człowiekowi godnemu, a rozmaitymi godnościami do sprawowania rzeczy oszlachconemu będzie dan, i oni ludzie słusznie, porządnie, a sprawiedliwie będą wezwani, ponieważ wedle tego zwyczaju, jaki teraz jest, iż za swoją albo przyjaciół swych prośbą dostawają urzędów, nie tak do nich bywają wezwani, jako wtrąceni. Co jeśli on urząd jest przyganą, który jest uproszony, a za nie większa przygana, gdy za pieniądze bywa otrzyman? Bo to nie może być, aby ci, którzy za dary dostali urzędów, nie mieli z nich sobie pożytku czynić, a ci swoim występkiem nie tylko rzeczy pospolitej szkodzą, ale też i owszem ukazują drugim ludziom do naśladowania złego przykładu drogę. Bo rzadki się będzie garnął do cnoty, gdy ujrzy bogactwa w większej czci i wadze być, niżli same cnotę, a no zbytnie dziwowanie bogactwom do wiela złego ludzi przypędza. A przeto się też tego spodziewać, aby z rzeczy źle zaczętej co dobrego uruść miało. Lecz jeśliże kto będzie tego mniemania, iż się wedle starodawnego rzymskiego zwyczaju domagać urzędów godzi, ten też słusznie by miał tego życzyć, aby i ono u nas w obyczaju było, co bywało u starodawnych Rzymian, to jest, aby rządny urząd nie był dożywotny, ale albo doroczny, albo do którego inszego pewnego, a zamierzonego czasu trwający co się jednak za słuszną rzecz wielu ludziom zdało bo nic się nie zda w rzeczy pospolitej wolnej być niesłuszniejszego jako to że jeden ktokolwiek aż do swej śmierci wolnie panuje a jarzmo na szyję równych sobie wkłada nie bojąc się sam dozoru ani nad sobą ani nad swym urzędem Takowi wiele rzeczy zwykli czynić łakomie, niesłusznie i niedbale, bo się nie boją, aby kto miał, póki oni żywi, na ich miejsce następować. Lecz gdyby ci dobrzy byli, a rzecz pospolitą miłowali, a zaby niełatwie tego urzędu ustąpili onym, z którymi by im miał być spolny, przestawając na tym, że go na czas trzymali, co jeśli by źli byli, a więcej rzecz swą niż pospolitą miłowali, a zaby nie byli godni, żeby je z urzędu złożywszy, w pierwszym ich stanie zostawiono, a liczby się z onego urzędu od nich domagano? Żaden nie jest tak świątobliwych a skromnych obyczajów, który by trzymając dożywotni urząd nie miał wystąpić albo nienawiścią, albo miłością, albo jaką inszą namiętnością, zwłaszcza jeśli ma wiele ludzi sobie spowinowaconych albo krewnością, albo przyjaźnią, którym by kwoli wiele czynić musiał. Z drugimi by też koty drzeć, albo jaką nienawiść wieść musiał, którzy by mu podobno albo zajrzeli, albo nic dobrego nie życzyli. Jako wtedy w tej obyczajów nieustawiczności, a krewkości daleko bezpieczniej jest, aby urzędy były doczesne, a pewnym jakim czasem zamierzone, który skoro by się skończył, drudzy by nowi następowali, a pierwsi liczbę z onego urzędu czynili. A aczkolwiek to pospolicie chwalą, kiedy jeden którykolwiek wiele urzędów trzyma. Ale się wielu ludziom zda, że ta rzecz godna jest poprawy, albowiem jeden i jednemu urzędowi ledwie sprosta, a wielu ich sprostać nie może. A przetoż którzy wiele urzędów dostali, ci, ponieważ powinności ich dosyć czynić nie mogą, mają miasto siebie wiele namiestników. Cóż wtedy do tego zawadza, aby onym wielu osobom po jednym urzędzie dano, których żaden jeden sam okrom namiestników wedle przystojności dosyć uczynić nie może? A jeśli, że to nie jest rzecz przystojna, aby jeden wiele urzędów trzymał, wtedyć to będzie daleko nieprzystojniejsza jednego kogo, opuściwszy drugie, zacnością panowania albo urzędów wymyślić. Bo hartsi i nadętsi bywają ci, którzy widzą, że im nad insze więcej szczęście służy, czegośmy sami za naszych czasów w niektórym człowieku nowym doznali. Bo jednak ci, którzy się domagają wiela urzędów, zda się, że to nie tak dalece dla Rzeczypospolitej jak dla swego pożytku czynią. A jako ci, którzy się rozmaitymi pokarmy i napojami obciążają, więcej mdlą niż posilają moc żołądkową, tak też i ci, którzy biorą na się wiele rozmaitych urzędów, tedy albo ich używają jako surowych, a nie strawnych pokarmów, jeśli powinności swej dosyć nie czynią, a jej omieszkawają, albo mdlą siły swoje, jeśli urzędowi swemu i powinności swej na wszem dosyć czynić zechcą. Jurzem okazał, iż urzędy dobrze bywają dawane, jeśli je godnym dawają. Ale iż godność albo cnoty są rozmaite, przeto trzeba patrzeć, które cnoty na który się urząd zejdą. Bo abyśmy do końca trzymali się przykładu od pokarmu wywziętego, niejednakie pokarmy każdemu ciału służą, a które jednemu ciały zdrowe bywają, te drugiemu szkodzą. K temu nie każdemu ciału jednakie szaty bywają dawane, ale każdemu wedle wzrostu, a przetoż pilnie baczyć trzeba, które cnoty do którego się urzędu zgodzić mogą. Tomickiego i Chojeńskiego godność i cnota więcej się do spraw ziemskich zeszła, Ostafi i Lanskoroński w rzeczach wojennych sławni byli, Konstantyn i Łaski tak do rady, jako i do rzeczy wojennych szczęśliwi byli. A tak monarchowie albo królowie pilnie tego doglądać mają, aby onym urzędy dawali, którzy sami przez się urzędom dosyć czynić, a wszystkiego dojrzeć i wszystkie rzeczy sprawować mogą, nie tym, którzy jako ślepi i rąk nie mający cudzym zawżdy oczom wierzyć i cudzymi rękoma wszystko czynić muszą. Nienawistni zaprawdę to są ludzie, którzy ani z strony rozumu, ani z strony nauki i do tego sposobności najmniej gotowości w sobie nie mają, a przed się niejaką zaślepioną ostrością na urzędy czyhają, które oni zacnymi tytułami, wielkimi dochodami i inszymi zacnościami u siebie miarkują, a mają, że tym sposobem ich są godnymi, iż mają niektóre, których by do spraw używali, dawając ono podobieństwo, że ich używali, jako kowale kleszczy i inszego naczynia, żeby sobie rąk nie poparzyli. O jako to podobieństwo bardzo sobie jest niepodobne, bo aktor nie wie, że kowal albo inszy rzemieślnik używa naczynia swego wedle woli tym sposobem, iż jeśliby rzemieślnik nic nie czynił, wtedy i naczynie próżnuje? A za się przeciwko temu ci, którzy sami nie umieją nic, a zaż nieradszej bywają naczyniem tych, od których bywają rządzeni? Mnie się zda, że ci nie inaczej czynią, jedno jako gdyby nogi chciały patrzeć, a urzędu oczu używać ale iż tego nie mogą uczynić, używałyby przed się posługi oczu w tej mierze, a same by tę część przywłaszczyły, że widzą, a każdą rzecz obaczają i samo miejsce albo urząd zastępują. Ale to wam więcej przystoi o nasze miłe nogi, abyście wy, przestawszy na waszym urzędzie chodzenia, zostawiły oczom i miejsce i te prace, że one same widzą, i sławę, które stąd mają. Albowiem, jeśli wy chcecie widzieć, jeśli chcecie słyszeć i wąchać, jeśli wszystkich członków urząd wypełniać, musić zginąć różność i rozmiarkowanie ciała, a wszystko ciało nic inszego nie będzie, jedno nogi. A jeśli, że chcecie, aby wszystkich członków sławę tylko Wam przypisywano, gdyż sami nic innego czynić nie możecie, jedno chodzić, zaprawdę u wszystkich członków w wielkim pośmiewisku będziecie. Dobrze mówi Cicero, kto przystępuje do sprawowania rzeczy, niech się tego strzeże, aby nie tylko to obaczał, jeśli ona uczciwa rzecz jest, ale też i to, jeśli jej może sprostać. Pięknie zaprawdę i Paweł zaleciwszy rozmaite dary, którymi członki jednego ciała ozdobione są, a przystosowawszy je do ciała Rzeczypospolitej albo Kościoła Świętego, rozkazuje, żeby każdy to sobie rozmyślał, jako mu wiele Bóg dał, aby u siebie uważał miarkę daru swego, żeby go dobrze używał i ozdobił go, a nie kwapił się czynić w rzeczach ludzkich zamieszania, kusząc się o te urzędy, których mu przyrodzenie nie dało. Kto pilnie u siebie używa sposób prawdziwego urzędu, nie leda jako mu się zechce urzędów, wiedząc, że one rozmaitych trosk i frasunków pełne są. Lecz wiele ich widzą, czego proszą, a przyczyn prawdziwych, dlaczego to czynią, mało obaczają. Niezdrogi by było, aby tego bez karania nie odnieśli, gdyby imiona ich wszystkim jawnie były oznajmione albo obwołane, a iżby każdemu pozwolono powiedzieć swoje zdanie czego by nie dostawało temu, komu mają dać urząd, albo kto się go domaga. Który obyczaj, iż w Rzeczypospolitej Weneckiej zachowują, świadczy Kaspar Kontarenus, gdzie o wybieraniu książęcia tak między innymi rzeczami mówi. Jeśli by kto rozumiał, żeby ten obywatel państwa weneckiego, który ma być obran, nie był godny na to, aby tak wielki urząd na sobie nosił, albo dla jakiejkolwiek inszej przyczyny nie byłoby to spożytkiem Rzeczypospolitej, żeby on był książęciem, powstanie, a pierwej uczciwie przedmowę uczyniwszy, szczerze powie, co on o onym człowieku rozumie i dla której przyczyny rozumie, to być spożytkiem ojczyzny, jeśli by go obrano książęciem. Gdy ten domówi, senat przyzowie onego na urząd mianowanego i natychmiast starszy powtórzy mu ono wszystko, co mu zadano, nie mianując tego, z kogo to wyszło, bo pierwej wszyscy pod przysięgą obiecują sobie milczenie. On zaś się sprawuje się i odpowiada na to, jakoby mu się podobało, a potem ustąpi z pałacu. A jeśli, że on pierwszy, albo kto drugi chce mu co nowego zadać, albo mu w czym winę dać, wolno mu to. Za się on przyzwany odpowiada mu na to, co mu znowu zadano i tak tę rzecz sprawują, aż przyganie żadnej miejsca nie będzie, toż dopiero puszczają wota. Toć, powiada kontaren, zachowują przy obieraniu książęcia weneckiego, co się też i o inszych urzędziech, a zwłaszcza dożywotnych, rozumieć może. Podobny temu obyczaj, iż zachował Aleksander Severus, rzymski cesarz, świadczy Elius Lampridius. Tymi słowy, gdy których chciał nad którą krainą przełożyć, oznajmował imiona ich, napominając lud, jeśliby kto na nie co wiedział, aby jawnie dowodził, a jeśliby nie dowiódł, aby taki był na gardle karan i powiedział to bardzo ciężką rzecz być, żeby tego zwyczaju nie miano zachować obierając sprawce powiatów, którym i majętności i gardła ludzkie bywają poruczone, ponieważ to chrześcijanie i żydowie zachowują iż oznajmują imiona tych, które na ofiarnictwo obierają, z których słów tego historyka snadnie może być obaczono. Że to był starodawny u chrześcijan obyczaj przy obieraniu ministrów kościelnych, iż który miał być obran, tego imię wszystkim jawnie oznajmiono Żeby w nim czego nie było, co by go do posługowania kościelnego niegodnym czyniło I stądże Aleksander Sewerus przeniósł ten obyczaj do obierania urzędników świeckich z tych tedy słów wyżej powiedzianych jaśnie się okazuje, że to jest bardzo wielka Rzeczypospolitej zaraza, jeśli między dobrymi a złymi żadnej różności nie będzie, a daleko większa, jeśli odmieniwszy własny, a słuszny porządek, dobrzy będą zaniedbani, a źli będą w wadze, albo, jako Kato powiada, jeśli będą drobne rybki drożej szacowane niż liwoły. To też jawna rzecz jest iż tym mniejsze w Rzeczypospolitej pospolitej na cnotę i na dobre ludzi baczenie bywa, czym większym jest podziwowaniu zacność rodzaju i bogactwa. Nic wtedy nie jest rzeczą pospolitym zdrowszego, jako Sokrates u Platona powiada, jedno złączenie możności z mądrością. Zaś nic dobrze a porządnie nie może uczynić ten, który, mając władzę, nie wszystkę by swoje chęć, staranie, pilność i myśl w nauce i w mądrości położył. Ale o tym już niech będzie dosyć. 20. Punkt pierwszy. O urzędziech, na które synowie albo drudzy potomkowie po rodzicach właśnie następują, albo które testamentem na kogo przychodzą. Punkt drugi. O wychowaniu synów wielkich panów Punkt trzeci O ludzkości przeciwko poddanym Punkt czwarty I o tym, jeśli się godzi panu odjąć, co u swego Ale imo te dostojeństwa, które albo Rzeczpospolita, albo królowie dawają Albo drudzy, którzy wszystkim władną, są niektóre insze Na które synowie po śmierci ojcowskiej następują których, ponieważ dziedzicmi są, tedy rozkazują tym ludziom, którzy rodzicom poddani byli, które to panowanie bardzo srogie jest, gdyż u nas nie godzi się kmieciowi, by też i największą krzywdę miał, skarżyć na Pana Swego. A są niektórzy Panowie tak okrutni, że nie inaczej używają kmieci swych jedno jako bydła. A przecież i to by trzeba w dobre obyczaje wwieść, aby pewnych czasów albo dozorce obyczajów, albo którzy insi urzędnicy czynili opyt o takich paniech i wszystkich innych przełożonych, jako się sprawują, rozkazując swoim ludziom. Zaprawdę miałoby to być karano, jeśliby w czym okrutnie, łakomie albo inaczej, niżli się godzi sobie poczynali. A jeśli jest co na tym Rzeczypospolitej, aby kto nie używał źle rzeczy abo swej, albo cudzej, jako daleko więcej jest na tym, aby kto nie używał źle ludzi, nad którymi zaprawdę żaden by nie miał być przełożon, ażby się Rzeczypospolitej spodobał, ażby to okazał, że też sam drugim posłusznym był, a urzędu we wszem słuchał. Żadnemu nie dopuszczą nijakiego rzemiosła jawnie robić, aż się Go i od mistrzów pierwej nauczy i sztukę uczyni, jako daleko więcej nie ma być dopuszczono panować tym, którzy tego nie okazali, jeśli też sami byli kiedy dobrze posłuszni. Boć prawdziwie ono powiedziano kto chce dobrze rozkazować, potrzeba, aby sam wprzód dobrze posłuszny był. Elius Spartianus powieda, iż ilekroć kiedy bywali jacy zacni, a wielcy mężowie męstwem albo jaką inszą godnością wiele inszych przychodzący, nigdy żaden nie zostawił po sobie syna Rzeczypospolitej pożytecznego. Bo albo bez potomków schodzili, albo takie miewali, żeby lepiej było zniść z świata, nie miawszy ich. Romulus Numa Pompilius żadnego potomka nie zostawili, który by Rzeczypospolitej pożyteczny był. Także Camillus i oni Scypionowie i Katonowie, którzy byli wielcy a zacni mężowie, także Homerus, Demostenes, Virgilius, Salustius, Terentius, Plautus, także Cesar i Cicero, którym było lepiej dzieci nie mieć. Także i Augustus, który i przysposobionego syna nie miał dobrego, acz mu i było wolno między wszystkimi obrać. Prawdę tu mówi Spartian jako i Homerus, gdzie pisze, że mało jest synów rodzicom podobnych, więcej gorszych, a bardzo mało co lepszych. A tak niech i to wielcy panowie rozmyślają, którzy mnogim ludziom rozkazują, niech się o to pilno starają, aby synowie ich byli dobrze wychowani, aby po sobie jakich nokciów nie zostawowali. Niech je zwyczają i czynić, czego trzeba, i znaszać ono, bez czego być nie może. Złych się wystrzegać, a dobre miłować, starsze w uczciwości mieć, równym ludzkie się stawić, a młodszym łaskawie urzędowi posłusznym być. Niechby je tych nauk wyuczyli, który by je i do wszelakiej ku ludziom skłonności i do dobrego panowania ćwiczyły, a to, by im też niech często na pamięć przywodzili, że żadna nie ma być różność między ojcem a między dobrym Panem. Powiedział jednego czasu u stołu on wielce możny, a sławny mąż Jan Tarnowski, hetman Polski, gdy jednego czasu jechał do Włoch przez baworską ziemię, chciał zstąpić do domu niektórego szlachcica, aby tam w drodze się spracowawszy, bo już noc nadchodziła, sobie odpoczynął. Który szlachcic, iż na ten czas żonę płodem się pracującą miał, a dom, jak to pospolicie bywa, był pełen białych głów, które jej posługowały, prosił Hetmana, aby do domu niektórego jego poddanego zstąpił, chcąc mu tam wszystkiego, co by w domu miał, dostatek dać. A gdy na to Tarnowski przyzwolił, szedł on szlachcic do kmiecia swego, a dla uczciwości zdjąwszy czapkę, prosił o nocleg Hetmanowi. Było na ten czas około Hetmana szlachciców polskich niemało, którzy chcąc oglądać, jeśliby w tej gospodzie wczasność mogli mieć, szli byli za onym baworskim szlachcicem. A tak gniewali się i szemrali, powiadając to być rzecz niesłuszną, aby kmieć miał tak być od pana w uczciwości mian, albo proszon, który by raczej miał być z domu wyrzucon, by czego panu, gdyby mu rozkazował, odmówił. To pan Tarnowski z rzeczy powiedział, gdy była zmianka o podatku, który na on czas mało nie na każdy rok na kmiecie wkładano i o tych ciężarach, które wielkie rozmaite na nie wkładają. A potem, pochwaliwszy onę baworskiego szlachcica ku swemu kmieciowi łaskawą skłonność, rzekł że nie inaczej mają być rozumiani kmiecie, gdy powinności swej dosyć uczynią i czynsz zapłacą, jedno jako sąsiedzi. O słowa mądrego hetmana godne! Nie może to być, aby ten wojskom miał umieć dobrze rozkazować, który ludziom sobie poddanym dobrze rozkazować nie umie, a kto się nadyma, rządząc lud podły a prosty, temu nie dostanie serca do rządzenia ludu pysznego, a odpornego. A bywa to pospolicie, iż się niemężnym sercem o wielkie rzeczy kuszą i, którzy się pysznymi, a okrutnymi ludziom podłego stanu stawią. Ale nasze czasy widziały, że tarnoski i wojnę i ziemskie sprawy jednakim sercem, albo męstwem i jednaką mądrością sprawował. Widziały bitwy, dobywania miast i triumfy, doznały fortelów, którymi pokój wedle przystojności bronion i w całości zachowan być ma. Tak, iż nie dziw, że z tak wielkiej cnoty i z tak wielkiej mądrości one słowa pełne układności, skromności i ku ludziom skłonności poszły. Co jeśli ten okrutnością i pychą grzeszy, który zbytniego, a bezmiernego panowania nad ludźmi swymi używa, jakoby je mieczem wziąwszy, tak by z nich szydził, mówiąc: Mojeć to jest imienie i wszystko, wieście się stąd, starzy kmiecie rychło. Lecz wiele się ich porywa czynić takową krzywdę za tym mniemaniem, że wszystko ich jest, co dzierżą ich poddani. Ale i ten błąd nie miałby być cierpian. Bo a który by jeden tylko człowiek mógł zaorywać, albo zarabiać sześćset stajań rolej? Lecz na początku tak bywało. Przychodziło mnóstwo ludzi na puste pola, a te pola, które pierwej były wszystkim wspólne, czynili swoimi, to jest, póki kto sobie zastąpił, puty było jego. Obierali między sobą jednego, którego mędrszym i potężniejszym być rozumieli, aby je radą swoją rządził, spory ich porównywał, a od postronnego nieprzyjaciela ich bronił, któremu też dla tego większą część pól naznaczali. A jeśli by jeden, którykolwiek takowy grunt znalazł, który by do orania był dobry, albo jeśli by mu go też darowano, wtedy on przed się wiele drugich do siebie przyłączał, aby z nim we społek one ziemię orali, a przetoż ich ona rolą podzielał. Dlategoż i Jozue, który po śmierci Mojżeszowej ludowi Bożemu rozkazował, gdy był za Jordanem, wiele królów i ludzi rozmaitych poraził, a ziemię ich posiadł, gdy mu Bóg rozkazał, żeby ziemię, którą im był w dziedzictwo dał, za wieczne imiona między wszystkie pokolenia rozdzielił. Tak to sprawił, że każdemu pokoleniu osobną osiadłość naznaczył, nie zostawując sobie nic własności ani władności w tych majętnościach, które się komu działem dostały. Ale sami Izraelitowie z rozkazania Bożego dali jemu osiadłość między swymi osiadłościami, która była jego własna. Ezechiel też prorok świadczy, iż Bóg. Tak był ziemię ludowi podzielić rozkazał, żeby książęciu przestronną część pola, wszakże nie wszystko dano, bo i ofiarnikom i każdemu z osobna pokoleniu osobne części ziemię pewnymi granicami zamierzyć i zagraniczyć kazał którym rozkazaniem dawa znać, iż nie tylko wszyscy inszy, ale i zwierzchny Pan na swej części ma przestawać, swoje role ma orać, a cudzych nie nachodzić ani posiadać. Bo a czemu by oni, którzy rolą na swą część oddzieloną robią, nie mieli bezpiecznie rzec, że ich własna jest? Nie inaczej jedno jako On, który albo z przyzwolenia wszystkich obran Panem, albo drugie sobie do pewnej części ziemi przypuścił, aby ją z Nim robili, powieda, że to jest Jego własne, co Mu się dostało. Bo i On nic inszego nie mógł, albo od pospólstwa wziąć, albo sam sobie przywłaszczyć nad wszystkimi jedno zwierzchność a panowanie a iż to tylko pański grunt jest, który mu jest dan za własny, albo który mu się dostał stąd się pokazuje, że kupując, przedawając, albo zdawając, panowanie tylko od siebie przenosi, a poddanego żadnego rzeczy jego własnych nie bierze, ani brać może a ten, który od niego władności dostawa, nie kupuje rzeczy kmiecych, ale tę wieś albo ziemię, którą trzymał ten, co przedał i same tylko władność, a przed się dlatego nic inszego wedle prawa nie może na ludziach wyciągać jedno czynsz, a robotę powinną. Ano i sami zwycięzcy, że także sprawiedliwie nad zwyciężonymi panowali, czytamy, które i gardłem darowali i z majętności im wszystkiej weselić się dopuszczali, jako i Cyrus zwyciężywszy Asyryjany, a wziąwszy je pod swą moc mówi do nich. Dobrze pri czynicie mężowie, żeście mi obiecali posłuszeństwo, bo od tego czasu nic złego nie ucierpicie. Jedno, że nie ten wam będzie rozkazował, co pierwej. W tychże domach, co i pierwej mieszkać będziecie. Tęż ziemię robić, z tymiż żonami mieszkać, a synom waszym, jako i teraz, rozkazować będziecie. Jeśli wam kto krzywdę uczyni, my za was walczyć będziemy. Dosyć to łaskawie Cyrus mówił, Jakimże to wtedy prawem czynią ci, którzy nie mocą ani szablą, ale albo przez dziedzictwo, albo przez darowanie, albo kupnym obyczajem dostawszy imienia, źle go używają? Nie uczynił tego Cyrus, perski król Asyrianom, a daleko mniej przystoi to chrześcijańskiemu Panu czynić nad chrześcijany poddanymi. U niemców i bez mała u wszystkich chrześcijan nie masz niewolników. Zakon też mahometów broni tego, aby ktokolwiek tejże wiary w liczbie niewolników miał być poczytan chyba chrześcijanie, których się oni wiarą brzydzą, służą im niewolniczą służbę. A my, którzy się prawdziwej ku Bogu wiary dzierżymy, nie wstydamy się mieć niewolnikami ludzi tejże wiary, co i my! Nie mówię, żeby kto za jaką sprawiedliwą przyczyną nie miał być w niewolą skazan, jako Noe Hama, syna dla jego występku w niewolą skazał. Ale mówię o tej zwyczajnej niewoli, której panowie nad poddanymi okrom wszelakiego ich występku używają, odejmując im ziemię, a majętność, gdy się jedno spodobają, jako się w niektórych powieciech zachowuje, przedawając je jako bydło. A okrom inszego złego, które się w tym zamyka i to niedobrze, iż panowie chcą, aby im to wolno było, kiedy się im spodoba, odjąć kmieciowi rolą, a tego nie chcą, żeby też kmieciowi wolno, gdy mu się spodoba, puścić rolą, a iść z niej precz, i owszem, kiedy rzecz idzie o zatrzymanie kmiecia, tak go sobie mocnie przywłaszczyć, a zniewolić ze wszystkim chcą, iż i dzieciom jego nie wolno bywa odejść. Pan Bóg, Stworzyciel Wszystkiego Świata, jest tak dobrotliwy, że wszystkim pożywienia dodawa dosytości nie tylko bogatym, ale i ubogim. Lecz ci bogacze, żeby temu sadłu i chęci swej dosyć czynili, wszystko sobie śmieją przywłaszczać wołają, że ich świat, a wszystkie kmiece majętności za ich wolą i stać mają i nie stać. Niepożytecznych też poddanych majętność chociażby oni nie przyzwalali, wolno przy nam dawszy co? na swój pożytek obracać, bo tych poddanych wykładają być niepożytecznymi, których majętność może się im na co dobrego zgodzić. Rozkoszny zaprawdę wykład. Lecz a jakoż ty wtedy sam, o dobry mężu, jesteś pożyteczny Rzeczypospolitej, który trochę ziemię wydzierając twemu sąsiadowi, wydzierasz mu z gęby chleb, a w ubóstwo go przywodzisz, a prawie krew z niego wyciskasz, a z tego ubogich ludzi dławienia i uciskania, jeśli tak rozumiesz, aby nic złego do Rzeczypospolitej nie przychodziło, bardzo błądzisz. Ale życzyłbym tego onym, którzy takowe role wydzierają, aby uważali u siebie ono karanie, które Ahab, król podjął, dlatego iż winnicę u Nabota poddanego swego albo kupić, albo przefrymarczyć chciał. Co aczby się mogło zdać za rzecz słuszną, bo kupna i frymarków tak dobre zwyczaje, jako i prawa dopuszczają, ale, iż się to nad wolą nabotową działo, przeto i król nędznie zginął, a żona i dziadki i wszyscy jego radni panowie pobici o czym i Pismo Święte w księgach królewskich świadczy, i ja o tym szerzej w księgach, którym tytuł Filaletes napisałem. 21 aby się białe głowy w urzędy nie wtrącały. Ono też trzeba postanowić, żeby białe głowy do spraw Rzeczypospolitej nie były przypuszczane, które Bóg pod moc mężów poddał, Paweł im też w kościelech nauczać zabronił. Bo jako wiele białe głowy w sprawach ludzkich zaszkodzić mogą, dosyć jaśnie okazała ona ze wszech na cudniejsza i na mętrza jewa, której rada wszystkiemu narodowi ludzkiemu zginienie przyniosła, i Piłata, starosty żydowskiego żona, która też radą swoją wszystkiego świata zbawienie przekazić chciała. A to one, białe głowy, były dosyć zacne, a nie leda jakie. Ale przed się białe głowy były, to jest zwierzęta słabe, a które do błędu i do występku jako Paweł świadczy skłonniejsze są. Niech się przeto oni wstydzą, którzy rozumiejąc się być urzędów ziemskich albo jakich inszych pospolitych godnymi, nic nigdy nie czynią jedno to, co im niewiasty rozkażą jakoby w tym, jaka różność była, żeby niewiasty urzędy trzymały, albo oni, którymi niewiasty rządzą, gdyż te obie rzeczy na jeden się gościniec schodzą. To pewna, że się niewiasty do Kądziele urodziły i on, który wenerę malować wymyślił, a ona żółwiadepce, dawa znać, że im gospodarstwo, albo sprawy domowe, nie Rzeczypospolitej mają być zlecone. Ustawy też rzymskie zabraniają białym głowom każdego urzędu. Lecz o tym niech będzie dosyć. O dostojnościach też i urzędziech, ile mógł, powiedziałem. 22. O powinności poddanych. A ponieważ do dobrego Rzeczypospolitej rządu należy nie tylko to, aby ci, którzy rządzą, zachowali się w powinności swej, ale też i ci, którzy bywają rządzeni. Przeto też i ci pilnie, a wiernie urząd swój albo powinność swą niech wykonywają. Wiele jest poddanych, które występki albo wady ich urzędników obrażają. i dlatego je nie tak, jako winni w uczciwości mają i nie tak im posłuszni. Ale zgoła wszystkim wobec apostołowie Chrystusowi rozkazują, aby zwierzchnościom i przełożonym posłuszni i poddani byli, a bowiem te zwierzchności od Boga są zrządzone, a kto się im przeciwi, ten się zrządzeniu Bożemu przeciwi. Ktemu ciż uczciwość przełożonym powinną tak zdobią? Iż i pospolite modlitwy za nimi czynić każą, a nie tylko dobrym i łaskawym, ale też przykrym, to jest, ciężkim i srogim posłusznymi być każą, a to nie tylko dla ich gniewu, ale i dla sumienia każdemu czynić rozkazują. A jakim wysławieniem ta powinność mogła być więcej ozdobiona? Tak się zda, jakoby nam odejmowali moc wywiedować się albo dopytywać występków osób na urzędziech będących, gdy nam każą, abyśmy i złego, albo okrutnego przełożonego posłuszni byli. Zda się też, jakoby nam rozkazowali, żebyśmy wady albo występki ich skromnie znosili, a odkładali je do Bożego Sądu, którego ta wola jest, aby ludu swego grzechy srogością Panów karał. Ale by się nie lepszego na świecie stać nie mogło, jedno gdyby panowie, albo przedniejsi Rzeczypospolitej sprawce, byli pobożni, mądrzy, a wszelakimi cnotami do panowania i rozkazowania potrzebnymi ozdobieni. Bo tacy panowie byliby właśnie onymi filozofy, o których powiedał Plato, że byłaby szczęśliwa rzecz pospolita, w której by tacy panowali. Wszakże przed się mamy je cierpieć i w uczciwości mieć jacykolwiek są dla samego Boga, który i obudnikom dopuszcza królować dla grzechu ludu swego, a w gniewie swoim dawa króle, jako świadczy ozeasz prorok i elichów onej rozmowie, którą miał z Jowem. A jeśli się w czym niesłusznie z nami obchodzą, to na Boga spuszczać mamy. Albowiem on Bóg, który świata tego stawy strząsa, kiedy chce skaże czasu swego złość, albo nieprawność królów i wszystkich przełożonych. A na poddane przynależy rozkazaniu ich dosyć czynić, a we wszystkim tym, czym by Rzeczypospolitej i wiary chrześcijańskiej zacność nie była zgwałcona, posłusznymi być przeciwko wszystkim i postronnym nieprzyjaciołom i obywatelom Pospolity pokój wzruszającym przy nich stać. Bo by ta zgoda Rzeczypospolitej, a jakoby ułożenie, nie długo trwało, kiedyby poddani powinności swej dosyć nie czynili, a woli i rozkazania przełożonych posłuszni nie byli. A to mówię o tych, którzy się w żadne Rzeczypospolitej sprawy wdawać nie mogą, bo o paniech radnych i o drugich staniech, którzy do tego prawo mają, powiedziałem już wyższej którzy zdaliby się rzeczpospolitą zdradzać, albo na mięsne jadki wydawać, jeśliby wedle powinności swej nie opierali się panu, gdyby co chciał nad przystojność poczynać i, jeśliby wszyscy wobec tego nie dojrzeli, albo pierwej nie opatrzyli, żeby rzeczpospolita ułomku jakiego nie odniosła. A to już powiedziałem i o tych osobach, które przełożeństwo na sobie noszą, i o tych, którzy władności ich są poddani. Teraz o poprawie drugich obyczajów mówmy. 23. Punkt pierwszy. O zbytku, który bywa w szatach. Punkt drugi. W pokarmach i trunkach. Punkt trzeci w miłości nierządnej albo gamracjach, a potem obiesiadach i tańcach. A iż pospolicie ci, którzy się urzędów łakomie dopierają w wielkich zbytkach żywą, chcąc się tym sposobem zdać okazalszymi, przeto stąd każdy porozumieć może, że wielka zmaza na dobre obyczaje tym wniesiona jest, gdyż w zbytku i w rozmaitości szat, jako wielka jest marność, żaden tego dostatecznie wypowiedzieć nie może. Bo ponieważ szaty dla potrzeby są wynalezione, żeby od zimna i od gorąca broniły, albo ciała człowieczego sromotne części zakrywały, ludzie marnochlubni, albo wedle majętności swych, albo też wedle zacności domu i urzędów częścią ludziom kwoli. Częścią też ku ozdobieniu samych siebie obracają je, a dla ich świetności chcą być za wielkie poczytani, nie bez wielkiej rozsądku płochości. Gdyż cześć tylko cnocie, a godności powinną, wełnie przypisować, a szaty swoje więcej niż samych siebie zdobić chcą. A nie mówięć tego w ten sposób, abyś nie miał ganić niedbalstwa albo plugastwa około ubioru. Bo skromny, a uczciwy ubiór, albo ochędustwo dobrego przyrodzenia, zda się być znakiem, a szaty ochędożne osobę zdobią i niejako zalecają. Ale zbytniej do ochędustwa chęci i wszelakiego zbytku ludzie mądrzy nigdy nie chwalili, bo i wiele kosztuje, i płoche przyrodzenie, bogactwy się popisujące, wydawa. Jako jeden powiedział, nazbyt się na szaty wysadzasz, nazbyteś nikczemny. Ludzie, rodzajem i majątnościami znaczni, brzydzą się prostymi szatami. Powiadają, że to musi być szlacheckiego stanu ludziom i ich majątnościom pozwolono, aby się strojniej niż pospólstwo ubierali. Lecz i te słowa są serca nadętego, a one nie bardzo obyczajnego, gdy kto, udawszy się na zbytnie stroje i na wszelaki zbytek, chce, aby na drugie ustawy skępstwa pisano. Ty oto stoisz, aby żaden prostego stanu człowiek, chociażby też i jaki poważny, albo jaką godnością ozdobiony, jedno przeto iż nie szlachcic, nie chodził w złotym łańcuchu, albo w jakim kosztownym suknie, albo futrze, jeśli byś to czynił dla Rzeczypospolitej, to jest dlatego, aby żaden na rzecz niepotrzebną nakładu nie czynił, który by na rzecz potrzebną chowan być miał, wtedy byś sam na się pierwej to prawo ustawił, który byś się za miłownika, stróża, a obrońcę Rzeczypospolitej popisował. A teraz jaka to jest wielka rozpustność, że ty i o tej rzeczy inszym ustawę czynić chcesz, o czym sam na się ustawy żadnej mieć nie chcesz. Gdyż bierzma w oku swym nie widzisz, chcesz, aby z oka brata twego pręd wyrzucono? O ostateczna rozpusto. W czym drugiego naprawiasz, w tym sobie dziwnie pobłażasz, bo a którym się ty prawem bronić możesz, którym by tobie dozwolono złoty łańcuch, adamaszek, aksamit, albo złotogłów nosić, jeśli żadnym, a czemuż okrom ustawy tego używasz? Czemu z chcesz, aby to drugiemu było odjęto, co ty sobie ku poczciwości być rozumiesz? Przecz dla skromnego tych rzeczy używania kładziesz na drugiego winę, okazując w tym niesprzyjaźnego przeciw niemu Twego serca chęć, a chcesz, aby dla twego nieskromnego, a sprośnego bogactw okazowania osobną część przypisywano? O rozsądki popsowane o osobliwa płochości serca takiego. Zaprawdęć szlachectwo ma być okazowane sprawami, a bogactwa raczej hojnością niżli okazowaniem złota, albo szatami kosztownymi na wzgardę drugich wymyślonymi. Bo wytworne szaty i złote łańcuchy nie tylko należą do rozeznawania szlachcica od prostego człowieka. Co pospolicie za przyczynę przywodzą, ale też i wiele złości z sobą ciągną, nie same z siebie, albo z przyrodzenia swego, ale przez nie, jako przez jakie naczynie wchodzi on podszczuwacz na złości, a ułowiwszy człowieka tymi siły, wiedzie go do tego, aby rozpuścił wodze wielkiej chlubie. Bysze i nadętości, a zarazem wlepia weń to mniemanie, aby zacność swą w tym zwierzchownym strojeniu pokładał. Lecz bym to rad słyszał, co to jest za zacność. A za ty, kosztowniejszą i wytworniejszą szatę na się wdziawszy, jesteś mędrszy, a za sprawiedliwszy? A za którą cnotą bogatszy i ozdobniejszy? bo prawdziwa ozdoba cnotą ma być nabywana, a okrą mniej ani pomyślić o tym. Zarzucajmy, co chcemy, ale ma myli prawdę mówić. Kosztowne, a rozkoszne szaty i nazbyt wytworne są naczynia pychy. A którzy się w to wdadzą, widzimy, że pospolicie nikczemnieją, a ledwie kiedy jakie potrzebne albo pożyteczne myśli przedsiębiorą. Różność kształtów i barw nszat, a co inszego pokazuje? Jedno obyczajów różność i nieustawiczność. I toć też jest nie bez wielkiego dziwu, gdy w jednym domu jedni się ubierają po niemiecku, drudzy po włosku, drudzy po turecku, nie inaczej jedno jakoby się na różnych, a od siebie bardzo dalekich częściach świata porodzili. A to jeszcze dziwniej, iż kto chodziwszy po ranu w kapie włoskiej, tenże zasię w wieczór chodzi w tureckiej fałszurze, w kołpaku, w półbudkach czerwonych albo w białych. Pięć lat temu albo sześć jako nasi krótsze szaty niż postronni poczęli nosić tak, iż nie wstydzą się ukazować onych części ciała, które mają być zakryte a ponieważ przyrodzenie tak nasze ciało sprawiło iż niektóre części chciało mieć zakryte a od oczu ludzkich dalekie tedyż zaprawdę dłuższy ubiór albo do kolan się ściągający ma być chwalon jako wstydu a skromności znak bo tak mamy rozumieć że nie tylko białe głowy ale też i mężczyzny zarzuciwszy uczciwą szatę zarazem i wstyd zarzucają a kto tego nie baczy, jakoby to sprośna rzecz była, gdyby niewiasty chodziły w szatach mało co niżej za krok poniżonych, wedle starej przypowieści tak mówią, że u onych nie masz czoła, u których wstyd zadasł. A cóż by to był za człowiek, który by bez czoła był? Mamy wtedy wstydowi folgować, mniemanie dobre o sobie czynić, oczu i rozsądków ludzkich wstydać się. Na pierze wielka moc wychodzi okrom pożytku, a z wielką szkodą. Gdyby w tym dzieci ochędustwa szukały, snać by się im godziło, jako młodym dozwolić, lecz to mężom nie przystoi. Ono nie wiem, jeśli wadzi dobrym obyczajom, że pospolicie łańcuchy złote noszą mężni i niemężni, gdyż się to ozdobą zda być tylko mężnych ludzi. W Kartaginie, gdy jeszcze ona rzecz pospolita w swej zacności stała, nikomu się nie godziło pierścieni nosić, jedno temu, który by w bitwach przeciwko nieprzyjacielowi mężnie poczynał. A ilekroć się w bitwach dobrze popisał, tyle mu pierścieni wolno było nosić. A teraz takie czasy nastały, iż nie tylko pierścienie, ale i łańcuchy lada kto nosi a nie tylko już mówię dobrzy, chocia podłego stanu, ale też i rufianowie, nierządnice, wykrętacze prawni i lifnicy. Wiele ich jest, którym się zda, jakoby nie byli poczesnymi, jeśli by im się łańcuch nie świecił na szyi, który im kto droższy ma, albo mu się więcej razów około szyi obwinie, albo też dłużej od szyi wisi, tym się rozumie być pocześniejszym, zacniejszym i każdego urzędu dostojniejszym. Ale to nie bywa okrom marnego okazowania bogactw i okrom wielkiej grubości znaku. Powiadają historykowie, że Rzymianie starzy szczęśliwsi byli, kiedy złoto za nic mieli, niż kiedy go używali, gdy woleli tym rozkazować i którzy mieli złota dostatek, niż kiedy się sami świetnością złota popisowali. Ale skoro bogactwa weczci, kubki i inne naczynia kosztownie urobione, srebro i złoto w sławie poczęli mieć, zarazem się prawdziwa zacność w pychę, a wolność w rozpustę obróciła. Co aby się u nas nie przydało, trzeba raczej cnotą niżli złotem ochędostwa szukać? Jeszcze by przystojniej, żeby dzieci albo podrosłkowie takich strojów, jako jakich przynęt do cnoty wabiących używali ale męskiemu stanowi przystoi, aby się więcej kochał w tym, że się czuje w męskich uczynkach, którymi by się popisać mógł, niż jakimi herbami fortuny. Lecz jeśli by którzy byli, co by nie przestawając na tym, że się czują w zacnych sprawach swych, chcieli się też tym jako jasnymi znakami popisać, wtedy przed się tego trzeba, żeby to było u nich ozdobą, albo znakiem nie bogactwa ani zacności rodu, a daleko mniej występków jakich, ale tylko onego samego męstwa w sprawach wielkich, a trudnych doświadczonego. Bo jako złoto wagą i szlachetnością swą wszystkie insze kruszce przechodzi tak ci cnoty godności i męstwa znaki swoją jasnością wszystko insze mają zaćmiać lecz jeśli tego nie masz wtedy są próżne znaki które się z rzeczami samimi nie zgadzają przeto trzeba aby ten męstwo albo godność jaką czuł do siebie kto znak jej nosi bo jeśli inaczej, wtedy i oszukawa oczy nasie patrzących i złym przykładem Rzeczypospolitej szkodzi. I chęć dobrych ludzi obraża, którzy z tego żałośni być muszą, gdy widzą, a no ozdoby swoje wspólne mają z tymi, którzy ich jeszcze męstwem albo godnością nie zasłużyli. A mówię godnością, oną potem nabytą, wielkich rzeczy dokazaniem ozdobioną, próżnowaniu przeciwną, a wszelkiej nieczci niesprzyjazną. Bo ponieważ się z nią żadne rzeczy nie mogą o zacność spierać, przeto niechby się też nie godziło, aby one ochędostwa, które jej samej są własne, miały być przyrodzeniu, albo szczęściu postępowane. Lecz którzy takową cnotą, albo godnością ozdobieni będą, tym nie wadzi przystojnych strojów używać, aby drugie ku takowymże sprawom pobudzali. To o strojach niech będzie dosyć. Jedzenia i picia i zbytne żarcie nieprzystojne jest człowiekowi, ale najwięcej tym, którzy na sobie osobę urzędu noszą, bo ciało rozmaitymi niemocami zaraża, samego człowieka do ostatecznych spraw niesposobnego, a na koniec wszetecznym i zuchwałym, a jako bez uzdy konia z drogi błądzącym czyni. Wino zaiste takie ma przyrodzenie, iż ludzi naprzód czyni wesołe. Potem, gdy się go więcej napije, dodawa dobrej nadzieje i większego o sobie rozumienia. Potem, gdy go jeszcze lepiej nachyli, przydawa ufności, śmiałości do mówienia i czynienia prędkości tak, iż człowiek bywa jakoby sam nie swój, jako on, co w komedii podpiwszy sobie dobrze zawołał – wino wygrało, którem pił. Bo dymy wstępujące do głowy mieszają wszystko, a człowieka jakoby nieswym, a sobą niewładnącym czynią. W ten czas tajemnice tobie zwierzone łacno się wymkną. W ten czas się wiele mówi, czegoś potem żal, gdy k sobie przyjdziesz. Bo to albo tobie samemu szkodzi, albo drugim, a czasem też i przyjaciołom, i wszystkiemu powiatowi, albo wszystkiej ziemi. W ten czas nie masz żadnej różności między przyjacielem i nieprzyjacielem, między żoną i siostrą, w ten czas płużą zwady, guzy, szarpaniny, ochromienia i takie boje. A nie dziw temu, ponieważ straciwszy rozsądek, utopiwszy rozum, zatoną wszystkie sposobności do uczciwych uczynków, a wynurza się ona ślepych, a nieukróconych chęci zgraja. Bydlęta nieme przechodzą na strzeźwością, które więcej niż trzeba pić nie umieją, a przeto też więcej tego mamy żałować, iż ta wada w chrześcijańskich rzeczach pospolitych tak moc wzięła, że jej uleczyć nie lza, bo mało nie wszyscy wdali się w pijaństwo, tak panowie jako pospólstwo, tak duchowni jako świetcy. Są tacy, którzy dzień przedtem niżli na ucztę idą, purgacyją biorą, aby zaś na miejsce jakoby próżne więcej pokarmu tkali i picia nalewali. Drugich nie wstyd od stołu iść na przechód, a zarazem wróciwszy się, znowu się jedzeniem i piciem nadziewać, nie inaczej jedno jako rosomak zwierzę, które, jako Maciej Zmiechowa, w nauce lekarskiej i gwiazdarskiej człowiek wielce uczony, pisząc o sarmacji powieda, Nalazłszy ścierw jaki wielki, tak wiele żre, że mu się brzuch wyciągnie i odmie jako bęben, a nalazłszy dwie drzewie miąższe, coby blisko siebie stały, gwałtem się między nie ciśnie, a gdy przez one cieśninę gwałtem się przedrzeć chce, co gwałtownie żarł, gwałtownie z siebie wyciska. Potem się wnet do onego ścierwu wróci, a nie przestawa się obżerać i za się tego, jaką powiedział, pozbywać, aż wszytek on ścierw pożre. A czyni to ono zwierzę nadzwyczaj drugich zwierząt, które do sytości tylko jedła i picia używają, nie do zbytniego obżarstwa. Ale jako w wielu zwierzętach przyrodzenie wiele cnót wyraziło, aby ludzi ku naśladowaniu ich pobudziło, tak też wielu ich sprośne wady wrodziło, aby zwierzęta rozumne, wejrzawszy na nie, odstraszały się od naśladowania ich. A cóż różnego od tego zwierzęcia czynią oni, którzy dla pobudzenia ku jedzeniu, chęci lekarstwem wytracają to, co było nowym pokarmom i trunkom miejsce zastąpiło, jako też i ci, którzy okrom wstydu odchodząc, zbywając albo i wracając zaś się do żarcia wracają? A nie tylko sami piją, ale i drugie już mdlejące do picia wyzywają, pełnymi z nimi walczą, a przeczyje zdrowie pijąc, sami siebie niezdrowymi i szalonymi czynią. Niemniej prawdziwie, jako trefnie Cyrus przed Astyagiesem powiada, że doznał, iż na jednej uczcie trucizny do kubków nalewano, a gościom dawano. A gdy Asteagie spytał, jakoby to było, powiedział iżem priwidział, że żaden z was, którzyście pili, nie władał ani rozumem, ani ciałem swym. A czego nam dzieciom czynić zabraniają, toście wyczynili. Wszyscyście razem wołali, każdy o swych rzeczach górnie mówił, a jeden drugiego nie słuchał, a gdyście chcieli tańcować, żaden z was wedle grania skakać, ale i z miejsca się podnieść nie mógł, prawieście wszyscy byli zapomnieli, i ty, żeś królem, i drudzy, że im panujesz. Tęć przyczynę trucizny w trunku zadanej cyrus, dziecię powiedał być, ale zaprawdę nie dziecinną. Bo z picia zbytniego odmieniają się ludzie, nie inaczej jedno jako od cyrcewych trunków w rozmaite kształty, a jako Wirgilius Powieda, w twarz i w skórę bydlęcą. Ale z strony tych obyczajów ludzkich mało co pomaga, chocia ich z tych wad strofują. A tak jakoby zwątpiwszy o polepszeniu, przednimy to miejsce słowy proroka tak mówiącego. Biada wam, którzy wstawacie rano, abyście szli za pijaństwem, a pijecie do wieczora, abyście pałali winem, harfa, bęben, piszczałka na biesiadach waszych itd. Wszakże, którzy uczciwość miłują, a boga się boją, ci zawżdy to sobie rozmyślają, że pokarm i napój dary Boże są dla zachowania żywota ludzkiego zgotowane. A przeto nie trzeba ich na złe obracać, ale z dziękowaniem używać. Mógł Ci Bóg takiego człowieka stworzyć, żeby bez jedła i picia mógł być żyw, ale chciał, żeby jako inszych rzeczy tak jedła i picia do pożywienia a zachowania żywota potrzebował. Poznawajmyż wtedy potrzeby i niedostatki nasze, poznawajmy sprawcę pokarmu i wszystkich rzeczy dobrych na możniejszego Boga, u którego, jeśli prosimy, chleba tą modlitwą której kształt nam sam Jego Syn podał, a za tę prośbę opuściwszy śmiemy jeść chleb? A dlategoż przykładem Chrystusa i ludzi świętych pierwej niżli mamy jeść i prośby czyńmy, i dziękowanie przydaj my. Paweł powiada, że pokarm bywa poświęcon Słowem Bożym, a modlitwą. Nie jest wtedy święty ten pokarm, którego pożywają ci, co nie wzywają imienia Bożego, a słowom jego wiary nie dawają. W tej modlitwie, o którejem tu wzmiankę uczynił, nie tylko o chleb prosimy, ale też o grzechów odpuszczenie i o insze rzeczy. Mają nam wtedy przychodzić na pamięć wszystkie dobrodziejstwa, które w osobie pokarmu cielesnego nam zalecone są, bo to trudna rzecz jest, aby ci, którzy dobrodziejstwa Boże w pokarmie i w napoju i w inszych rzeczach ciał potrzebnych poznawają, nie mieli jego przeciwko sobie miłosierdzia i dobrotliwości doznać, czego i Jakub patriarcha poświadcza, tak mówiąc. Jeśli Bóg będzie przy mnie, a mnie na tej drodze zachowa, a da mi chleb dla jedzenia i szaty dla odziewania, a jeśli się do domu ojcowskiego we zdrowiu wrócę, będzie mi Jowa bogiem. Niech przeto będzie stół chrześcijański Słowem Bożym poświęcony, a niech nam przypomina Boga dobrodziejstw tak wielkich sprawce, a w pokarmie, w piciu i w inszych rzeczach dobrych niech nam oznajmuje dobroć Jego i onę w nas potwierdza. To o pokarmie i o napoju. Używanie Wenusa człowiekowi chrześcijańskiemu, okrom małżeństwa świętego zgoła zakazane jest. Co jeśli że ci, co na drogach zastępują, zbójce, nie mają być w Rzeczypospolitej cierpiani, wtedy i owszem, ci, którzy na poczciwość ludzką czyhają, a starają się o naruszenie jej? Bo ci naruszają poczciwości, którzy przed oczy ludzkie ukazują sprośne malowania, którzy uszy niewstydliwymi rozmowami napełniają, którzy wtrącają w serca i myśli ludzkie księgi i pieśni o sprośnych miłościach, o szaleństwach, łagodnych namowach, krzyboprzysięstwach i o inszych tym podobnych szalonych, gamrackich sztukach. Bo stąd wiele pokus i zapalczywej chciwości w serca ludzkie przychodzi. Stądże się i prosty, dziecinny wiek uczy tego, czego by za laty mógł nie dostąpić, i ochotny, młodzieński wiek jako dodaniem ostróg bywa pobudzon, a starych ludzi za oziębnieniem członków zleniały bywa rozdrażnion i zapalon. Teć rzeczy otwarzają drogę wszetecznikom. Toć dzieweczki i mężatki czyni gamratom posłusznymi. Stąd gwałty białych głów i cudzołostwa. Stąd unoszenie panienek i wdów. Stąd małżeństwa nad wolą przyjaciół i rodziców. Stąd tajemne rodzenie dziatek i drugich podrzucanie. Z których jedne dawią, drugie na jawnych miejscach porzucają, a drugie między dziedzice bywają policzone. Stąd dzieweczki, które trudno za mąż wydać. Stąd nieskończone domowe sromoty, które które gdy wszyscy sąsiedzi baczą, samym gospodarzom albo niewiadome bywają, albo się ich aż na ostatku donoszą. Jeśli która tym sposobem wychowana będzie wydana za mąż, o jako bywa źle między nią, a między jej mężem. O jako często sfary między sobą wszczynają, a o rozwodzie myślą. Jeśli się co stąd urodzi, jako wiele przymówek na się ma. A nie dziw bo żaden, który wie chyba zły, nic pojmie złej, a ze złej matki rzadko się co dobrego rodzi. Lecz są ci, którzy dzieci swych już dorosłych złymi obyczajami brzydzą się, łają i starają się jakoby dali Bóg, przywiedli je ku lepszemu życiu. Dobrzeć to zaprawdę, ale nazbyt późno bo gdy nasienie jest złe, albo czym zarażone, nie może to być, aby źdźbła, pniaki, gałęzi, tak, i owoce stąd pochodzące, nie miały być szkodliwe. Tak wiele sideł i pobudek do nieczystości podawają młodym ludziom, które się im w oczy, w uszy i w serca wkradają i osiadają je, iż wielki dziw, jeśliby które czyste serce dobry i uczciwy umysł, a obyczaje stateczne zachować mógł. Malowania nierządności pełne, rozmowy i pieśni wszeteczne, towarzystwa z ludźmi wszetecznymi, żarty, trefne powieści, łagodne namowy, a którego wieku, którego pogłowia nie plugawią, a kogo do wszelakiego wszeteczeństwa nie przywiodą. Toć są wdzięczne przynęty, to przysmaki smaczne, to uciechy rozkoszne, które zmysły ludzkie głaszczą, ciała zapalają, myśli zabawiają, rozum mamią, a wolą pod moc i panowanie swe podbijają. Tego było z przodku zabraniać dzieciom i młodzieńcom, tego się każdy wiek, każde pogłowie, każdy stan ma strzec. To z miast i z rzeczy pospolitych z połem i z tymi, co to wymyślają, ma być wykorzeniono co też i Arystoteles w swoich orzeczy księgach czynić karze i Augustus cesarz uczynił temu dosyć, wywoławszy z ziemi Owidiusza poetę dla gamrackich wierszów. Jako daleko więcej urząd chrześcijański ma się srożeć na tych, którzy z prośnym malowaniem, wierszami nieuczciwymi, postawami, pochodem i tańcami do wszelakiej wszeteczności skłonnymi i inszymi pobudkami wszystkich do Wenus wprawują, uczciwe obyczaje psują, a karność ziemską ile mogą niszczą? Bo zaniechawszy tego, a nie skarawszy, próżno naskarzone, a złe niektórych obyczaje narzekamy gdyż to być nie może, jako i Pan Chrystus poświadcza, aby jagody ściernia, albo z octu figi zbierać miano. W wielu mieściech bywają nierządne domy jawnie postanowione, aby tam nędzne, białe głowy każdemu były pospolite, a wszystkich nierządność, okrom karania, tam się płodzić mogła. Co aczkolwiek w obyczaju jest, ale niechby urząd pilnie w to wejźrał, jeśli by to z pożytkiem Rzeczypospolitej było, mieć takie miejsce, gdzie wstyd tracą, a w pośmiewisku mają, sprosnać to rzecz, a nie wiem, jeśli nie toż, co gromad złodziejskich i rozbójniczych jawnie cierpieć. Ten rzecz on najmożniejszy Bóg i meżobójstwa i złodziejstwa i nierządności cielesnej zakazał. A przed przedsię są, którzy nie wiem, jeśliż sprawa, czyli z obyczajów, czyli z obojga pewnych czasów czynsz wybierają od tych, które nierządnością ciała swego pożytek sobie czynią, naśladując onego wespazjana, który gdy od moczu dochód brał, a z tego, i syn strofował, on pieniądze zebrawszy, do nosa mu przytknął i tak mu odpowiedział. Lucribonus est odor ex re qualibet. To jest zysku, z czegobykolwiek był, dobry zapach jest. Chyba, że Wespazjan czynił sobie pożytek z rzeczy od Boga niezabronionej, a od nierządnic nie inaczej bywa dochód wyciągan, jedno jako od złodziejów albo mężobójców. Lecz niebieskie przykazania wszystkim, którzy by się od porządliwości cielesnej hamować nie mogli, każą, aby żony pojmowali, a w granicach prawdziwego małżeństwa mieszkali. Ale iżby gromady nierządnic jawnie chować miano, tak nie masz w Piśmie Świętym, jako i o tym, aby gromady złodziejów, mężobujec i inszych złoczyńców jawne być miały. Nie śmiem owych schadzek mężczyzn z białymi głowami, które czynią dla tańców do nierządnych domów przyrównać, ale bych to rad widział, żeby mądrzy ludzie w to pilnie wejść Przyzywają tam mężatek, a często okrom mężów, wzywają też tam i panienek, okrom rodziców. Bo czym która z nich jest gładsza, albo wdzięczniejsza, tym ją częściej w takowych schadzkach widać czasem służebnica za nią, czasem bez służebnice. Czynią takowe schadzki nie tylko żonaci, ale też i bezżeńcy, którzy by żadnego towarzystwa nie mieli mieć z pogłowiem nie swego rodzaju, gdyby jacy chcieli rzeczą pokazać, co słowy obiecują. Przystrajają przeto uczty, pokarmy i napoje dawają wydworne. Jedzą tam i piją nie do sytości, ale do obżarstwa – bo wzięli sobie na takich ucztach w obyczaj pić za zdrowie niektórych nasi łaskawych. A tak i one, białe głowy, przywyknąwszy dworskim obyczajom, pełnią żkomo, aby się nie zdały nie życzyć zdrowia onym, za których zdrowie takowe przepoję czynią. Świadczy valerius Maximus, że za onych czasów w Rzymie białe głowy wina pić nie znały, aby się jakiej sprosności nie dopuściły. Bo od bachusa najbliższy pospolicie bywa do zakazanej wenery stopień. Dziś i winem i jedzeniem ciała same przez się pełające roztykają, a onych się upadków, o których valerius mówi, nie boją. Jakoby czysto czystość niewieścia zupełna być mogła, gdzie takich podrzek do rozkoszy poddawają. Sieją się na tych ucztach, o których heśmy poczęli mówić, rozmowy żartowne, najwięcej ku wszeteczności złożone. Potem grają, tańcują, skaczą. Lecz a kto by mógł tajemne ich słowa, i co się czasem od drugich słyszy, i wszystko, co się ku wszeteczności ściąga, kto by, mówię, ich żarty i błazeństwa mógł wypowiedzieć? Kto by to wysłowił, co ci broją, rozsiadłszy się po sali każdy z swoją, gdy po komorach i po komnatach biegają i tam i sam chodzą, grają i nieuczciwie się dotykają? Mnie zaiste takowe schadzki zdają się być nierządnemu domowi podobne. Nic się tam nie dzieje, co by nie miało drogi otworzyć ku źle czynieniu albo źle myśleniu. Bo a która tam będzie, co by się stamtąd lepszą do domu wróciła? Psują, mówi Paweł, przywodząc wirsz menandrów, dobre obyczaje złe rozmowy. Przeto a jakoż która z takich schadzek odejdzie, odnosząc serce wolne od przetecznego lubowania, chociaby też na ciele splugawiona nie była? O nieszczęśliwi rodzicy i mężowie, którzy córki i żony mają, którym się takie biesiady podobają. O nieszczęśliwe mężatki i dzieweczki, które się w takowych schadzkach kochają, na których prawie nic takiego nie słyszą, co by cnocie ich pożyteczno było. Ale co zawadza bardzo wiele. Nie jeden im jest pokusą, ale też i one nie jednemu. Przychodzą napatrzyć się, ale też dlatego, aby się ich samych napatrzono. Zapalają inne przeciw sobie i same bywają zapalone, jako jeden powiada. Uritque videndo femina, to jest ujrzana niewiasta zapala, ale i sama zapala się ogniem częścią swym przyrodzonym, częścią też nabytym z pokarmów i z widzenia wiele osób, z których jedni gładkością, drudzy rodu zacnością, drudzy bogactwy, albo inszymi jakimi ozdobami zalecać się mogą. Tymi wszystkimi rzeczami, albo każdą z osobna nieszczęsne dzieweczki bywają połowione. A gdy się już ułowią, a kto mnima, aby mogły serdeczne panieństwo zachować, chocia jeszcze ciało w czystości zachowały? Lecz gdy czystość serdeczną straci, a za się niełacno do cielesnego wszeteczeństwa skłoni, by jedno mogła naleźć drogę, jakoby to snadnie sprawić. O jako to jest wielkie ludu chrześcijańskiego szaleństwo, iż tego albo nie baczą, albo na to nic nie dbają. Dałby to Bóg, żeby tu albo ja skłamał, albo by takowe schadzki nigdy nie bywały. O jak lepiej u Waldensów, którzy są w Czechach, zową je niektórzy pikartami albo bratszykami, u których wszemu ludowi zabroniono igier, tańców i podpijania. Żadnych tańców u nich nie bywa, żadnych biesiad ku sprosności nie sprawują. Słyszę też, że w Turczech taki obyczaj jest, że białe głowy, a zwłaszcza mężatki, nie wychodzą z domu jeno z zakrytą twarzą. Jeśli kto obcy do nich wszedł, wtedy takież zakrywają twarz. Powiadają, że cesarz turecki córki swe zabasze wydawa, ale oni, choć zięciowie, aczkolwiek cesarza, ojca swoich żon znają, ale matek ich w twarz nie znają. Tak ci ten gruby lud rozumie, że wiele należy ku zachowaniu swych niewiast czystości na tym, jeśli by ich albo nikt nie znał, albo ich bardzo mało było, co by je znali. A nie bez przyczyny zaprawdę. Bo co za potrzeba znajomości szukać z kim onej, która przymierzem, a wiarą małżeństwa z kim złączona jest? A gdy mąż nie dopuszcza, albo nie wie, a jako się ich żonom godzi do igry, biesiad albo do tańców chodzić? Na męża należy z postronnymi ludźmi sprawować to, co ma być sprawowano, zaś nie wieście przystoi o domowych rzeczach staranie mieć. Która tedy niewiasta za biesiadami chodzi, która się w towarzystwo wielu ludzi wdawa, a za nie podawa drogi do tego, aby się kto o jej stateczność starał? A tańców, albo skoków, a za się nie trzeba strzec, które są najpewniejsze przedawanie siebie, siatki do sprośnej, a zakazanej nierządności? Powiada Cicero, że żaden trzeźwy nie tańcuje, chyba by szalał, także gdzie ludzi nie masz i na skromnej, a uczciwej biesiedzie. Skąd się znaczy, że za czasu Ciceronowego za haniebną rzecz miano taniec, który gdy Murenie miasto przymówki zadano, nie zdało się Ciceronowi, aby go obmową jaką bronił, ale zgoła tego pszał, biorąc sobie w tej mierze na pomoc obyczaje Mureny z trzeźwością a miernością złączone. Lecz za naszego wieku ledwie zabiesiadę mają, gdzieby opilstwem a tańcem wszystko nie szumiało. A tym sposobem odstąpiło się nie tylko od chrześcijaństwa, ale też i od obyczajów pogańskich chwalebnych. Wszakże ja nie jestem ten, aby skoków albo tańców ludziom pobożnym zgoła zabraniać miał, by jedno były uczciwe w trzeźwości, a z rozpominaniem dobrodziejstw przeciwko nam Bożych złączone, a k temu, aby były panieńskie osobno, a męskie osobno. Tak ci Dawida przytomność Boża, a jego dobrodziejstw rozmyślanie kuskakani pobudziło, gdy skrzynię Bożą do miasta judzkiego prowadzono. Maria też, siostra Aronowa i drugie niewiasty z bębnami, stańcami z śpiewały Bogu nieśmiertelnemu chwały za sławne z egipskiej niewoli wybawienie. Takich tańców i takiego wesela, które by czasem od serca naszego do ciała pochodziło, wiarę w nas stwierdzało, a miłość i chęć ku rzeczom bożym większą w nas zapalało, Duch Święty domaga się po nas, mówiąc tak przez Dawida. Chwalcie pana bębnem i piszczałką, chwalcie go na strunach i na organiech, chwalcie go na cymbałach dobrze brzmiących, wszelki Duch niech chwali pana. Lecz jaką rzekł, takie tańce nie mają być płoche ani błazeńskie, ale skromne, trzeźwe, z postawą przystojną, z której by się zbożność pokazowała. Lecz zbytnie skoki do wszeteczności skłonne, a z prosnością pachnące niech będą oddalone od ludu, który się wszystek Bogu poświęcił, a wszemi słowy, sprawami, postawami ma wielmożyć Pana Boga, Zbawiciela swego. 24. Pierwsze. Trzy zaraźliwe wady. Hardość lub domaganie urzędów, zbytek i łakomstwo równają się. Drugie. O pysze i pragnieniu sławy długa rozmowa. Punkt pierwszy. Opisanie pychy. Punkt drugi. Na wiele się części dzieli. Punkt trzeci. Skutek pychy. Trzecie. Lekarstwa przeciwko pysze mają być dostawane. Lekceważeniem rzeczy doczesnych, jako punkt pierwszy cielesnych, punkt drugi bogactw, punkt trzeci rzeczy płonnych a drobnych, punkt czwarty potem rzeczy z jakimi wadami złączonych, punkt piąty potem też i cnót z serca pochodzących. Czwarte. Na ostatek jest gadka o tym, jeśli a domaganie sławy w człowieku chrześcijańskim ma być chwalone. Odprawiliśmy już rozbieranie o zbytku, który bywa w pokarmiech, w szatach i w rzeczach wenerze należących. Teraz mówmy o utracie i o inszych wadach k temu przyłączonych, bo którzy ludzie swawolnie, a rozpustnie żywą, ci muszą wiele utrącać i hardzie rozdawać, a których się ta wada trzyma, nie może to być, aby się też łakomstwa nie mieli chwycić. Bo zapaleni chciwością bywają przymuszeni do wydzierania rzeczy cudzych tak słusznie, jako i niesłusznie, aby im dostawało, co by rozdawali. Co acz w każdym jest mierziono, wszakże więcej w przedniejszych paniech, a osobach urzędowych, którzy do wydzierania cudzych rzeczy wielką moc mają. Znamienicie tu ludzie mądrzy obaczyli, że chciwość urzędów, a zbytek i temu przeciwne łakomstwo są przyczyny, które wielkie rzeczy pospolite bardzo wątlą. Bo ludzie chciwością urzędów zapaleni, upornie się ich domagają, nic nie dbając, kędy by iść. Jedno dokąd. A zbytek jest niewstydliwości i wszelakiej wszeteczności matką, a owszem i samego łakomstwa, które potem rodzi i śmiałość, i łupiestwo albo wydzieranie, i wymyśla rozmaite siatki na łowienie pieniędzy, z których bardzo wielkie złości mnóstwo roście. Dlaczego też tym więcej ludzi dobrzy, rzecz pospolitą więcej niżli swe pożytki miłujący, strzec się ich mają. Także pychy, która za chciwością urzędu wchodzi, iż się niemniej strzec trzeba, rozkazuje on, święty mąż Paweł, tymi słowy. Nie rozumiej wysoko, ale bój się. Kto stoi, niech patrzy, by nie upadł. Jeśli kto rozumie się, czym być, gdy nie jest niczym, sam się zwodzi i w błąd się przywodzi, który błąd jako obfitą materią do wiela złości podawa, ukazać muszę. Bo pycha, a co jest inszego, jedno, jako Augustyn napisał, własnej, ale płochej zacności miłość? A ta miłość, jako w ludziach jest rozmaita, a prawie nieskończona, trudno wypowiedzieć, bo jeden chce przewyższać gładkością, drugi ciała dużością, inszy nauką, a inszy rozumu ostrością. Jest też kto się rodzajowi swemu wielce dziwuje, herbami się popisuje, a długi przyjaciół porząd wylicza. Niektórzy zacność swą okazują bogactwy i dostatkiem wszystkiego. Przeto też i sług wiele chowają, i stół hojnie przyprawują, służby przystrajają, na sprzęt się domowy rozmaity i na szaty kosztowne zdobywają, na kosztowne się budowanie przesadzają i na insze rzeczy, o które trudno albo dla drogiej materyjej, albo dla misternej roboty. Lecz nie tylko z tych rzeczy, które w sobie niejakie podobieństwo uczciwości mają, górności ludzie szukają, ale też i z drugich, płonnych, a nikczemnych rzeczy, i które w sobie wadę mają. Chodzeniem, jedzeniem, staniem i graniem głowy zwieszaniem, kłanianiem zbieramy się na taką postawę, którą byśmy się albo inszym podobali, albo drugie przechodzili szatą, trzewikiem, albo botem, czapką, kordem. Pasem, perłą świetną, kamykiem osobliwym i wszelakim kosztownym ubiorem, a z daleka przyniesionym tak się chcemy popisować, aby się nam dziwowano. Zdradę, oszukanie, zbytnie picie, obżarstwo, wszeteczeństwo i wszelaką niemierność za pochwałę sobie mamy. Gwałt komu czynić, cudze wydrzeć, człowieka zabić, święte i nieświęte rzeczy gwałcić, za chwalebną rzecz poczytamy. Bo te rzeczy mają swoje dziwowidze i chwalce, którzy sprawy chociaż nieprzystojne nie inaczej wspominają, jedno jako zacne zwycięstwa. Bywa to wtedy, że głupstwo ludzkie w tym wszystkim pragnie nad drugimi góry. Nadto w takiej chęci tak wielka jest nadętość, iż wiele ich dają to po sobie znać, jakoby to było w nich, czego albo zgoła nie masz, albo daleko mniej jest niż oni chcą być widziani. Nie tak się o to starając jacy są, jako o to, jakimi się zdadzą. Która to chęć, taka jest w każdym swym rodzaju, iż kto się pod moc jej podda, ten musi wszech uczciwości wyrządzania pragnąć, musi zewsząd u pospolitego człowieka sławę sobie jednać, wedle ich minimania żyć a sprawy swoje więcej do okazowania niż do prawdy stosować a czasem i tajemnemu cudzemu pomyśleniu musi usługować musi taki słów kiwania głowy albo rąk i postawy tych którzy go więc witają albo przyjmują pilnować to jest jeśli powstał czyli usiadł miał czapkę na głowie czy ją zdjął jeśli się ukłonił czyli nie K temu też miejsce, które dał, jeśli prawe, czyli lewe, jeśli krzywym, czyli wdzięcznym okiem pojżrał, twarzy, jeśli wesołej, czyli kwaśnej był, bo z takich nikczemnych, a płonnych postaw bywają brane znaki albo uczciwości, albo wzgardy. A częstokroć przyjaźń nie tym, albo się stwierdza, albo się rozrywa, a toli jakie przyczyny, takie też i skutki. Którzy tą wadą są zarażeni, ci bez mała są tacy, iż się sobie zdadzą być najlepszymi, albo wżdy takimi od drugich chcą być widziani. I dlatego drugimi gardzą i mniej ich sobie ważą, rozumiejąc je sobie być nierównymi. Drugimi zajźrą, które albo sobie równymi, albo siebie przewyższającymi być rozumieją. A przetoż co u nich cudnego widzą to szpecą, co uczciwego to plugawią, co pochwały godnego to ganią, a wszystko na złe wykładając, albo jawnie sromocą, albo jeśli nie mogą, we złe mniemanie przywodzą. A jeśli by kto chcąc się przeciwić, mówił przeciwko temu, za to mają, że im krzywdę uczyniono. Stądże gniew, zwady, krzywdy, którym niecierpliwie, a wszystkim prawem dosyć czynić, za potrzebną rzecz mają, żeby ich albo za niemężne, albo za bardzo wzgardzone nie poczytano. Ponieważ wtedy pycha tak wiele złego z sobą przynosi, a najwięcej się rodzi i roście z nieznania samego siebie, przeto każdy, kto by ją z serca swego wykorzenić chciał, niech się co najpilniej o to stara, aby, jako on, Pythius Apollo rozkazał, samego siebie znał. Wszyscy się jednak rodzimy z jednychże początków. Wszyscy rodzenie nasze przywłaszczamy jednym, a tymże rodzaju ludzkiego pierwszym rodzicom. Wszyscy się chlubimy z jednego ojca niebieskiego, jako i poeta pogański rozumiał, kiedy rzekł. Denique celesti sumus omnes semine oriundi, omnibus ille idem pater est to jest wszyscyśmy z niebieskiego nasienia powstali wszem ludziom jeden ojciec aż go zaniedbali wątłość przyrodzenia wychowanie bieg żywota postępek wieków na ostatek śmierć sama czyni nas wszystkich sobie równymi Niech przeto każdy pozna, skąd powstał. I przyrodzenie swoje wszystko, jako krewkie jest, jako rozmaitym niemocą, nędzą, a na ostatek i śmierci poddane. Wszystkie też siły, i serdeczne, i cielesne, jako w winnościach swych są leniwe, nikczemne, różne, między sobą walczące i niedługo trwające. Siły cielesne za czasem wątleją, a są wspólne z bydlęty, a chociaby też najmocniejsze były, przed się bardzo wielu bydlętom nic mogą być równe. Niech też i to każdy obaczy, co się nie z nami rodzi, jako bogactwa możność, które też także są niepewne, nieustawiczne, a nietrwałe. Częstokrość w maluczkiej chwili giną te rzeczy, które za długi czas i wielkimi pracami były nabyte i otrzymane. Przydajże k temu i szlachetność rodu to jest herby i męstwa przodków, których jeśli potomkowie polerować nie będą, tedy im bywają ku wielkiej sromocie, jako leniwcom a wyrodkom. Widamy też, że niektórych szlachectwo prze ubóstwo i niedostatek majętności, albo ginie, albo się na swym miejscu nie zostawa, jako wszystkie rzeczy upadające od niemocy i dawnością starości giną, a zacności swej pierwszej nie zachowują. Skąd łatwo poznać, że szlachectwo nie z rodzaju, ani też z wielkiej majętności pochodzi. Ale chociażby je rodzajowi przeczytano, cóż wżdy inszego jest, jako Ludowikus Vives znamienicie mówi, jedno los rodzenia, a ludzkie mniemanie, którego częściej przez rozbój dostawają, niż kiedy przez męstwo? A jeśli, że się szlachectwo z męstwa urodziło? Wtedyć to głupia rzecz chlubić się tym, żeś miał ojca dobrego, gdyś sam zły, a z prosnością twoją szpecisz rodzaju piękność. Jeśli żeś się z dobrych rodziców urodził, więc się o to staraj, abyś im był podobny, a sprawami cnotliwymi żeś prawdziwy szlachcic jaśnie pokazuj, a wtedy sama twoja cnota nie dopuścić pysznić się z twoich i z ojcowskich spraw albo też i drugimi którzy by tobie nierówni byli gardzić bo gardzić kim dlatego iż się nie urodził szlachcicem a co inszego jest jedno boga sprawcę rodzenia milczkiem strofować jako mówi ten że wielce uczony człowiek wiwez. Ktemuż się ściągają dostojeństwa i sława, które się też i ludziom niegodnym często dostawają, a częstokroć więcej za życzliwością albo za płochością pańską niż za statecznym uważeniem bywają dane. To pewna, że więcej na ludzkim o nas mniemaniu i na woli niż na naszej cnocie należą, jako Arystoteles powiedział, że cześć nie na tym, kogo czczą, ale na tym, kto czci należy. Przeto też czasem za maluczkim wieści jakiej powienieniem tak się odmieniają, że którzy byli we czci i w sławie, wnet bywają niesławni i nieuczciwi. Nie masz przeto dlaczego tych rzeczy, o którychem mówił, tak wielce ważyć, aby nam miały myśli dodawać. Którzy się czapką, kamykiem drogim, postawą, pochodem i inszymi takowymi fraszkami pysznią, ci swoją nikczemność wyjawiają. A którzy się z niecnoty chlubią, oni o swej płochości i ostatecznej nikczemności świadczą, mało mając na tym, że wystąpili, ażby się sowitą niecnotą splugawili. Coż tedy jest, w czym by przewyższania żądać trzeba. Co jedno cnota, która i trwalsza jest, i temu, kto ją ma, sławę i dostojność przynosi. Ale cnota w człowieku niedoskonała jest, a nie wszytka jednemu człowiekowi bywa dana. Kto tak wielką dobrotliwość, kto męstwo, kto skromność w sobie ma, aby kiedy z drogi nie ustąpił? Nadto a kto jeden ze wszystkich cnót jednako się weselić może? Zacnie słynie herkules dla osobliwego męstwa, ale że się od cudzych rzeczy nieprawie wstrzymywał, uskarża się on oracz, któremu był on woły wziął. Dobrotliwość kajusa cesarza aż do nieba podnoszą, ale tegoż jego żołnierz łysym cudzołożnikiem zowie. Mnodzy ludzkości i sprawiedliwości pilnie służą, ale ciż sami namiętności swoich na wszem pohamować nie mogą. Niektórzy z i wielmożnością słyną, ale im wielkiego a mężnego serca nie dostawa. Są, którzy się z strony zdadzą być sprawiedliwi, że nikomu krzywdy nie czynią, ale ci sami nie odpierają, choćby mogli, od drugich zadanej krzywdy, a to dla lenistwa, albo dla bojaźni, albo dla jakiej innej przyczyny. Ale co wiele mówić? Żaden jeszcze nie jest widzian na świecie, w którym by się jednako wszystkie cnoty świeciły, i owszem, w którym by się jedna, którakolwiek prawie doskonała, okazała, gdyż żadna nie może być rozumiana prawie doskonałą, jeśli z nią drugie nie będą zmieszane, a zwikłane. Paweł Apostoł, gdzie o darzech, którymi słudzy kościelni mają być ozdobieni, rozprawuje, powiada, że Bóg chciał, aby ta różność była u jego ludu, żeby jedni drugie darami przewyższali, aby ta różność była pożyteczna do zgody i do ozdoby wszystkiego ciała, a to wzorem członków ciała człowieczego objaśnia, z których każdy urząd swój ma. Coż wtedy jest dobry panie? Dlaczego byś się ty nad drugiego przekładać, a drugiego lekceważyć miał? Jeśli to rozumiesz o sobie, że masz co nad insze, przed się ustrzec się tego nie możesz. Aby cię też drudzy także lekceważyć nie mieli dla tych cnót, którymi cię przechodzą, albo które jednak w sobie mają, a ty ich nie masz. A równie by tak było, jako gdyby nogi lekceważyły oczy, lekceważyły ręce, że nie mogą widzieć, a tak i dalej każdy by członek lekceważył drugi dlatego, iżby jego urzędowi nie sprostał. Skąd by potem urosło wszystkiego ciała rozruszenie, albo wżdy zemdlenie, ponieważ by dużym, a mocnym być nie mogło za niesfornością członków ono opuszczam że wiele ludzi godności tają się w nich a zwłaszcza one które w sercu swe miejsce mają we społek i z onym sercem od obliczności ludzkiej są oddalone tak iż nie bez przyczyny paweł odrywając nas od próżnej chwały do uniżenia i skromności rozkazuje aby każdy drugiego rozumiał być nad się wyższym co jeśli nic nie jest wzgardy godnego jedno występek Wszakże ponieważ i my sami nie możemy być od każdej wady próżni, przeto słusznie mamy drugich litować, a nimi nie gardzić. Chyba byśmy chcieli, żeby też nami gardzono dla wiela rzeczy sprośnych i mierzionych, które w nas są. Sam Paweł powiada, że zakon Chrystusów nie inaczej może być wypełnion, jedno gdybyśmy jeden drugiego brzemiona nosili. I Zbawiciel nasz przykładem samego siebie chce to po nas mieć, abyśmy drugich krewkości znaszali, a one ile być może leczyli, ponieważ lekarstwa nie trzeba zdrowym, chyba chorym. Ale co wiele mówić? Zaiste jest to rzecz człowieka głupiego, a siebie mało znającego, mieć serce przeciwko drugim wyniosłe, które jakoby ono otworzywszy, podda się im także wzajem ku wzgardzie i ku pośmiewisku, gdyż żadną cnotą inszych nie przewyższamy, którą by także drudzy nas nie przewyższali. A zaś za mądrego wszyscy sądzą, skromnie o sobie rozumieć, a o drugich tak u siebie myślić, iż chociażby się też zdali nieprawie być bez wady. A wszakże wżdy jednak mają swoje godności, aż podobno mniejsze niżli inszy, ale przed się Kościołowi Świętemu i Rzeczypospolitej bardzo potrzebne. Lecz niech będą te twoje godności naznaczniejsze. Ale a któreż wżdy z nich masz, co byś ich nie wziął? A jeśliś wziął, czemu się chlubisz, jakobyś nie wziął? Nic tobie od Boga nie jest dano w ten sposób, abyś się stąd wynosić miał, a drugimi gardził albo lekceważył. I owszem to rozkazano, abyś się nie podnosił, ale jeśli ci się zda, że stoisz. Patrz, abyś w głębokie złości nie upadł i abyś się uniżał pod możną ręką Bożą, która składa mocarze ze stolic, a niskie wywyższa. Lecz by kto rzekł, a więc ty mniemasz, żeby wszyscy mieli być ganieni, którzy przewyższenia i przełożeństwa w jakiejkolwiek rzeczy pragną? Nie wiesz temu. Ale tak mniemam, że i te rzeczy trzeba pilnie obaczać, w których się przewyższania chęć bawi i sama ta chęć stateczną radą, a dobrym rozsądkiem ma być rządzona. Bo tego nie mamy ganić, kto sprawiedliwością, męstwem, szczodrobliwością, rozumieniem wiele rzeczy i inszymi cnotami chce drugich przechodzić? Ale tego, który w rzeczach wyżej pomienionych, płonnych, lekkich i nikczemność pokazujących, albo jaką wadę w sobie mających chwały pragnie, albo też, jeśli się cnotami bawi, nie czyni tego dla nich samych, ale dla łapania różnych ludzkich przeciw sobie chęci, albo też tylko dla dostąpienia sławy. A do takiej żądze przyłącza się pospolicie nadętość serca – i jaką wyższej powiedział, gardzenie drugimi, wzgard, które pychę wypełnia, a okrom Niego pycha trudno ma naturę swą zatrzymać. Co Augustyn opisując pychę opuścił, ale ma to być dołożono, aby tak na wszem było dostateczne opisanie Pychy. Pycha jest przewrotna przewyższania, w którejkolwiek rzeczy, chęć z nadętością umysłem wzgardzenia drugich złączona. Lecz kto będzie więcej o same rzeczy niż o mniemanie ludzkie dbał, a o to się będzie starał, jaki by był, więcej niż o to, jakim by był widzian, temu, gdy się prostej docnoty drogi trzyma, a nie za cudze, ale za swe dzielności nagrody pragnie, nie ma nic przodkowania i sławy zabraniać. Bądź to podał Paweł Święty, którego ja naśladuję gdy tak pisze. Uczynku swego niech doświadczy każdy, a wtedy w sobie pochwałę będzie miał, a nie w drugim. Bo a co inszego jest pochwała jedno, jak Cicero powieda? zgodne dobrych wychwalanie, a nie nakażony głos dobrze rozsądek dawających o przewyższającej cnocie. Prze to nie kształt cnoty ma być w tych, którzy pragną sławy, ale sama cnota, której niech naprzód nasze sumienie świadectwo wyda, że my nie cudzych rzeczy, ani za cudze sprawy zapłaty pragniemy, ale że i nasze brzemiona nosić i naszymi sprawami czci, a sławy dostawać chcemy. Potem jeśli do tego przystąpi dobrych ludzi pochwalenie, a rozsądek nienakażony ludzi dobrze rozumiejących, żebyśmy tym pospolitego głosu świadectwem, a sami stateczniejsi w cnocie byli i drudzy się do tegoż przykładem naszym pobudzali, a tym, jakoby światłem przed ludźmi świecącym, był sławion ojciec, on nasz, który jest w niebiesiech, to by tym nie trzeba gardzić. Wszakże przed się człowiek prawdziwą cnotą ozdobiony ma być takiego serca, chociażby żadna sława jemu nie rosła i owszem, by też dla cnoty i był nienawistnym i co złego cierpiał, przed się by od niej nigdy nie odstępował, a na samym dobrego uczynku sumnieniu, chociażby mu ludzie albo zajeźreli, albo zaniedbawali jego cnoty, przestawał. Która pochwała zaprawdę u Boga, onego najsprawiedliwszego sędziego, a najłaskawszego nagrodziciela, jest ze wszech największa. Jako tenże Paweł świadczy, mówiąc, pochwała nasza ta jest świadectwo sumienia naszego, bo gdyby kto nie przestawając na sumienia swego świadectwie, nie chciał nic czynić, ażby nań patrzono i w uściech go miano, Niech tego patrzy, aby szukając chwały ludzkiej, nie tracił tej, która jest od Boga. Bo tak o nim mamy rozumieć, że ten już zapłatę swoje wziął wietrznej sławie usługując. A może się nie spodziewać wziąć onej niebieskiej zapłaty wedle nauki Chrystusowej, który tak mówi. Gdy jałmużne dawacie, gdy się Bogu modlicie, gdy pościcie, nie czyńcie tego przed ludźmi, abyście widziani od nich. Inaczej to tylko będzie waszego uczynku zapłata. Zapłaty u ojca waszego, który jest w niebiesiech, mieć nie będziecie. A tak nie pracujmyż tylko w ten sposób, abyśmy się ludziom spodobali, ale dlatego, iż to, co czynimy, i dobre jest, i Bóg to rozkazał. A uczynki nasze obracajmy nie na próżną chlubę, co jest nikczemna, ani na własny pożytek, co należy naszym karze, ale albo ku pożytkowi ludzkiemu, albo ku chwale Bożej, któremuśmy wszystko przypisywać winni, cokolwiek w nas dobrego jest. A gdy się to tak postanowi, jeśli pochwała i świadectwo dobrych, a mądrych ludzi przystąpi do uczynku naszego, wtedy tym nie trzeba gardzić, gdyby to jacy było ku onemu końcowi, który sam Chrystus ukazuje, aby rozsławion był Ojciec Niebieski, wszystkich dobrych rzeczy sprawca, a iżby jakoby światłością naszą drudzy podżegali się do dobrych uczynków. Czego i Paweł po nas chce, gdy rozkazuje, abyśmy opatrznie czynili uczciwe rzeczy przed oblicznością wszystkich ludzi. Bo, jako mówi jeden orator, nie dbać o to, co kto o nim rozumie, nie tylko jest chlubliwego rzecz, ale i rozpustnego. Paweł też chce, aby biskup miał dobre świadectwo i od onych, którzy z nim nie dzierżą. A to, co inszego jest, jedno pochwała. Napomina też wszystkich, aby o tym myślili, co do cnoty, a do pochwały należy. Bo nam, powiada Augustyn, potrzebny jest żywot nasz, a drugim sława nasza. A sława do czego należy jedno do chwały? Poty wtedy chciwość sławy ma być chwalona, póki by się o cnotę opierała, a szła za nią jako cień za ciałem. Tego, kto by ganił, a czego inszego pragnie, jedno do tego, abyśmy nie byli widzeni takimi, jakimi jesteśmy? A potem tego, aby ci, którzy widzą nasze dobre uczynki, albo i żadnego rozsądku o nich nie dawali, albo zły dawali? Lecz nie byłaby to dobra nauka, ale jedno zepsuwanie przyrodzonego w dobrych rzeczach postępku. Sława i cześć, powiada Paweł każdemu czyniącemu dobrze, która wtedy sława od dobrego uczynku, a owszem, od samej cnoty pochodzi. Ta nie ma być ganiona, a zatem ani pożądanie jej. Zaś, która z inąd ta zła jest, i pożądanie nie może być dobre, ale i szkodliwe, i przygany godne. A to o pysze i pożądaniu sławy niech będzie dosyć. 25. Punkt pierwszy. O próżności słów w nazywaniu, w pochlebowaniu i pisaniu listów. Punkt drugi. O złym obyczaju i przysięgania nierozmyślnie. Punkt trzeci. I obrażenia, skłamstwa chocia słusznie zadanego. Punkt czwarty. I o czynieniu oracyj przy pogrzebie. Z głupstwa też zbytniej urzędów chęci, albo pychy, pochodzi ona chęć łagodnych słów w nazywaniu i w rozmowach. Gdy ludzie uczciwi, bez słów jakoby uroczystych, nie chcą dać z sobą mówić, a jako dostojnością i obfitością rzeczy drugie przechodzą, tak się też wielce kochają w słowach górnych, a nie jednej osobie należących. Ale co mówię o ludziach uczciwych? Ledwie kto jest albo równy nam, albo i podlejszy, który by się nie gniewał, gdy do niego mówią, jako do jednego prawieśmy stracili używanie tego słowa ty mówiąc do jednego tak trzeba rzecz stosować jakby się do wiela mówiło drudzy nie przystawają na odmienieniu liczby jeśli byś osoby nie odmienił a przetoż gdy do nich kto ma mówić trzeba wszystkie mowę odmienić a tak sformować jakoby nie z tym co go widzi ale z kim inszym albo o kim innym mówił Stądże ono mnóstwo wielmożności, jasności, miłościwania i inszych tym podobnych. Śmieszny to zaprawdę jest obyczaj, ani skąd inąd jedno z niewiadomości prawdziwej uczciwości pochodzący. Aleksander Sewerus nie chciał, aby do niego inaczej listy pisano, jedno jako do prostego człowieka, przydawszy tylko tytuł Hetmana. Witano go też niewielmożnie tymi słowy: Witaj, Aleksandrze! Jeśli kto z witających łagodniej do niego mówił, śmiano się z niego jako z pochlebcy. Dzisiejszych czasów żeśmy i rzeczy, i rozsądku o rzeczach niemało potracili. Przeto nikczemniuchnie łaskawania i miłościwania łapamy, biorąc to sobie za krzywdę, jeśli kto sprosta do nas mówił. Milej nam słuchać, gdy kto mówi do jasności, zacności, wielmożności, świętobliwości, wielebności, do majestatu, szlachetności, urodzoności i najwielebniejszej miłości naszej. Wytarła się niepomału tego naszego wieku grubość i w słowiech, i w sposobie mówienia. Wygładzon by łacno mógł być i ten obyczaj, kiedyby ci, do których mówimy, nie brali sobie tego za krzywdę, jeśli byśmy im tych tytułów nie przydawali. Lecz oni za to mają, że słowa nie rzeczą samym, ale mniemaniu ich, którego się w wielkim szczęściu napili, służyć mają. Do łagodnych i pochlebnych mów przystąpił i ten obyczaj, wszystkie nasze mowę raczeniem albo waszmościami nadziewać, siebie i swoje służby, bo tak mawiamy, każdemu zalecać, a bez braku każdemu posługi albo uczynności nasze ofiarować. Z tymi złączone są i owe postawy do zmyślania i ochylania uprzędzione: podryganie, czapki, zajmowanie, poczciwości wyrządzanie, albo tym, które lekceważysz, albo których nierad widzisz, co wszystko więcej przystoi małpom niż ludziom, których zwierzchowna postawa albo kształt z myślą wnętrzną serdeczną zgadzać się ma. Te obyczaje najwięcej zbłazeństwa albo szybalst dworskich okazowania urosły. Człowiekowi statecznemu nieprzystojne, bo i wszystkie znaki prawdziwej przychylności niszczą i dla nich nie znać, kto nam dobrze, a kto źle życzy, a na ostatek rośnie z nich niejaka głupia żywota płochość. Takie dworstwa sprawiły to, iż ledwie jeden drugiemu o rzeczach tak szkodliwych, jako i pożytecznych, prawdę przyjacielsko rzec może. Chyba w poswarku od kogo rozgniewanego w obyczaj przymówki usłyszeć może, skąd się znaczy, że jeden drugiemu najmniej nie jest przyjacielem. Aleć i owe tytuły, i te zmyślone służeb zalecenia, i wszystkie pochlebstwa od ludzi nadętych, a wszelakiego zachowania ludzkiego łapających, wymyślone są. Ono też bardzo marny, a zły obyczaj, iż pospólstwo nic nie umie mówić, jeśliby mało nie do każdego trzeciego słowa nie przydali przysięgi, o co przed się nikogo nie każą. A którzy się bez przysięgi nic nie nauczyli mówić, ci, jeśliby im łeż zadano, dziwnie bywają obrażeni, chocia jej nie bywają próżni, jakoby ten, który chcąc, a wiedząc kłama, chociażby ludzie milczeli, a bo tego nie widzieli, nie był w kłamstwie od własnego swego sumnienia przeświadczon, którego gryzienie ludziom dobrym ma być cięższe, niż które zadanie. Ale na takie obrażenie nie może być skuteczniejsze lekarstwo, jedno gdybyś chęcią a zwyczajem przyuczył się prawdę mówić, a nie miał u siebie sprośniejszej wady jako łesz. Bo walczy przeciwko przyrodzeniu, które wszystkie rzeczy tak, jako się która w sobie ma rodzi, i przeciwko Bogu samemu, który jest ojcem prawdy tak, jako i diabeł jest ojcem kłamstwa. A prawie nie wiem, jeśli zbytecznicy, złodzieje, gwałtownicy ludzi tak dalece szkodzą dobrym obyczajom, jako łgarze, którzy i w życiu i w mowie płochość okazują, z którymi ani w jakim rzeczy stanowieniu, ani w rozmowie żadna sprawa stateczna nie może być, którzy rzeczą insi są, niż się okazują, którzy na tym są, aby tych oszukali, z którymi sprawę mają. Zaprawdę ci, co się tak sprawują, nie może być, aby dla lada przyczynki nie mieli krzywo przysięgać. A którzy to mogą przewieść na sobie, aby drugich oszukali, ci też bardzo łacno dadzą się na to namówić, aby tego, co mówią, przysięgą potwierdzili. Każdy wtedy ma się pilnie starać o to, żeby w życiu swym, w obyczajach, w mowie, w sprawach nic myślonego nie miał, nic próżnego, nic obłudnego, nic takiego, co by z granic prawdy wykroczyło, albo patrzające, słuchające zdradzić, oszukać mogło. A tak, jeśli łyżyczkę zadadzą... A będzie to z Twej przyczyny, winujże sam siebie, a nie kładź winy na tego, który Cię zada, ale na siebie samego, któryś fałsz powiedział. Zaiste sprośna rzecz jest, żeby onego człowieka, którego usta mówić nie strachają się, miały się uszy zadaną łżą brzydzić. Cicero, czyniąc rzecz za Celiusem, przed sędziami rzymskimi powiedział, że go nic nie obruszają te oskarżenia, które zrzetelnie fałszywe są, a do Antoniego Hetmana napisał, że nie chce tego słowa przeciwko żadnemu używać, które on jemu fałesznie zadał. Tenże do Appiusa Pulchra Hetmana pisze, że był kłamstwy ludzi lekkich obciążon. Nie brzydziły się rzymskie uszytymi słowy fałsz i łesz. Chcieli, aby się słowa zgadzały z rzeczami, z którymi jeśli się słowa zgadzały, powiadali je być prawdziwymi, a jeśli nie, wtedy fałszywymi. Ale dzisiejszych czasów i ci, którzy fałsz mówią, którzy wiedząc, że inaczej jest, drugich kłamstwu uszy nakłaniają. Tak ciężko słowem nieprawdy bywają obrażeni, jakoby śmiertelną ranę podjęli. A jeśli się zarazem nie pomszczą, za to u siebie mają, że sławę i dobre mniemanie utracili. Chyba by pierwej uszą poczciwość wyrządził słowem ten... Który powiada, że się rzecz inaczej znajduje niż sprawę dano. Bo tą przedmową serca tych, którym bywa nieprawda, albo łeż zadana, bywają od gniewu niejako odwrócone. Aczkolwiek więc pospolicie Leda plotki zmyślają o różności nieprawdy, a fałszu zadanego i o tym, kto pierwej, a kto pośledzej, to zada, tamże zarazem spierają się o godność, który z nich lepszy. A oba, swarząc się niewstydliwie, usty się swimi wynoszą. Jam pry, lepszy niż ty. Potem się do kordów porywają, ale wnet się gniew rozjątrza, którym by się albo gnuśność pokryła, albo się rycerskiej sławie dosyć stało. Niegodzieneś tego, abyś ze mną czynił. A drugi i owszem ja godniejszy niż ty. Tak rozmaite chluby między sobą zwykli czynić, albo z herbów starodawnych, albo z jakich inszych plotek nikczemnych, że i uszy musiałyby być bardzo cierpliwe, które by się do słuchania tych rzeczy nachylić chciały, i człowiek by to musiał być od zabaw wolny, który by to zbijać albo odpór dawać chciał. Gadają się o herbiech szlachectwa, którzy od samej rzeczy daleko bywają. Czynią różność między fałszem a nieprawdą, jakoby nie rzeczy samej, ale dźwięku wiatr bijącego patrzeć trzeba. Zaprawdę i ten, który fałsz mówi, i ten, który nieprawdę nic innego nie czyni, jedno że ono, o czym mówi, inaczej się w sobie ma. Ale cóż tym do tego, którzy sylaby słów liczą, a rzeczy u siebie nie uważają? A iż się z tego chlubią, że pierwej łeż zadali, jakoby lepsi szlachcice byli, bo tak mówią, wtedy ci sowito grzeszą, gdy się z występku przechwalają i k temu, iż w czym więcej wystąpili, w tym więcej zacności szukają. A za ten, który zagabnął, większą sławę otrzyma niżli ten, kogo zagabniono? A za ten, którego pierwej na złym uczynku zastano, więcej będzie uszlachcion niż ten, który pośledzej? Ale to, jaką powiedział, nie nie ma do tych wielmożnych, którzy inne szacunki, a jakoby ustawy swe mają, które się albo u nich w domu urodziły, albo ich na peregrynacjach po rycerstwie chodząc, albo jakimi inszymi tym podobnymi sprawami dostali. I z wielką sławą swą nabyli, które tak wielce sobie ważą, iż im i filozofii, i prawni ludzie, i wszyscy rozumem się sprawujący tego pozwolić muszą. My wtedy puściwszy to na stronę, wrócimy się do przedsięwzięcia naszego. Nic zaprawdę człowieczymu żywotowi nie jest przystojniejszego, jedno, abyś się zawżdy prawdy trzymał i w mowie, i w obyczajach, i we wszystkim życiu twoim. Jeśli cię za twoją przyczyną łgarzem albo nieprawdziwym nazową, siebie w tym winuj. Jeśli nie za twoją przyczyną, wywodź się albo świadkami, albo jakim innym sposobem, boć to daleko lepiej będzie, niż gdybyś pięścią za szyję dał temu, który ci niewinnie łez zadawa. Jeden, gdy mu zadano złodziejstwo, powiedział, że mu to źle zadano, a ten, który przeciwko niemu mówił, dał mu pięścią za szyję. Gdy tę rzecz dano na rozsądek, tak je pogodzono, aby jeden drugiego przeprosił. Jeden, aby przeprosił dlatego, że i złodziejstwo zadał, i pięścią uderzył, a drugi dlatego, iż mu łez zadał. Lecz to wszystko śmiechowisko było, jakoby się już i ten ze złodziejstwa wywiódł, iż też zadał, i on skłamstwa, iż pięścią za szyję dał. Czemu by nie raczej ta rzecz szła prawnie, a przystojnie? Czemu by skłamstwa i ze złodziejstwa nie raczej się każdy wywodził albo świadkami, albo jakim innym słusznym sposobem? Bo nie masz tego mniemania być, abyś od tego występku, w którym ci winę dano, wolen był, chociażbyś i zabił tego, który ci winę dał. Są słuszne sposoby, którymi ludzie z występków sobie zadanych wywodzić się albo oczyszczać mają. A póki tych używać nie będziesz, po ty ty i występku tobie zadanego winnym i przymówkom ludzkim poddanym będziesz się zdał być. Trzeba wtedy do tego inszych sposobów używać, a ów obyczaj za każdym słowem przysięgać, do gruntu wygładzić. Przy tym onych obyczaj, którzy przy pogrzebie rzecz o kim czyniąc, najwięcej się na wychwalanie cnót zmarłego wysadzają, a występków jego nie ganią, ani wspominają, nie wiem jeśli ma być ganion. Ja tak mniemam, bom też tak dawno do niektórego przyjaciela pisał, że w takich oracjach nie tylko to przekładać trzeba słuchaczom, czego by trzeba naśladować, ale też i czego się wystrzegać. Bo to wszystko na cnotę należy, rzeczy złych się strzec, a zacnych cudzych spraw naśladować. A to najwięcej na tych, którzy by na miejsce zmarłych następowali należy, aby wiedzieli czego w onych, którzy przed nimi byli, potrzebowali dobrzy, a uczeni ludzie, co w nich ganili, a co chwalili. Bo zaprawdę, gdy ujrzą Ano w nich wszystko chwalą, a nic nie ganią, mniemają, żeby też ich obyczaje i wszystkie ich sprawy, chocia ganienia godne miały być chwalone, z którego ich mniemania jako wiele złego roście nie trzeba przypominać. Ono lepak zgoła nic nie ma być chwalono, żeby do pisania takich oracji miano naśladować owych pochwał, które przy wielkim wszelakich ludzi zgromadzeniu na wychwalenie jakiej osoby czynią. Bo te pochwały piszą żywym a przytomnym, o których dowcipiech dobrze trzymamy, aby mieli pewną drogę, której by się trzymali, albo pobudkę jako ostrogę do cnoty pobudzającą. Lecz zmarłe, jeśli byś tylko chwalił, a tego nie wspominał, co ma być ganiono, a cóż inszego czynisz, jedno dawasz potuchę żywym, że będą tego mniemania, jakoby sprawy ich, chocia wysławiania niegodne, dla bogactw i majętności prawie aż do nieba wywyższane być miały? A tym ci sposobem i bogacze stawają się leniwszymi, a niesposobniejszymi do onej sławy samej tylko cnocie, dowcipowi i pracy należącej i serca ludzi tym bywają obrażone, gdy widzą, iż w wielu rzeczach przygany godnych wszystkie miejsca wychwalanie zastąpiło. I sami uczeni, którzy piszą, przychodzą we społek z pismem swym w mniemanie płochości i pochlebstwa, a kto raz straci mniemanie o swobodnym, a prawdziwym zdania swego wyrzeczeniu, ten chociażby też chciał, nie może nic pożytku nauką swą ludzkiemu narodowi uczynić. A to o mowie. 26. O pojedynkowych bitwach Przydajmy też nieco o pojedynkowych bitwach, w których się ludzie leda z przyczyny zabijają, których też w Rzeczypospolitej statutami obwarowanej zabronić trzeba. Zaiste zda się, że je ludzie mało rozumu używający, a Chrystusa nieznający wymyślili. Bo a co takiego jest, czego by rozum ludzki okrom krwie przelania rozsądzić nie mógł? Wszystkie wątpliwe rzeczy, albo świadkami, albo przysięgą bywają rozeznawane, z tych rzeczy i rozum ludzki, i Pismo Święte chce mieć rozsądków koniec. Powiadasz, żeć kto uczynił krzywdę, której okrom pojedynkowej bitwy odegnać od siebie nie możesz. Czemu raczej nie bierzesz na pomoc urzędu, któremu i sądy, i miecz w ręce jest dan? Wojny międzynarody, nie pod jednymi prawy żywącemi, w ten czas się wszczynają, gdy rzeczy, których się upominają, nie bywają wrócone. Lecz ty, który w tejże Rzeczypospolitej mieszkasz, w której i ten, który ci krzywdę uczynił tymże prawom, co i on podległeś, mniemasz, aby miecze miały być przekładane nad prawa? Acz są ludzie tak bardzo zuchwali, którzy się sobie niemężnymi być zdadzą, jeśliby się krzywd swoich upornie nie mścili, a bo nie mogą li tego dowieść, wtedy przed się tego, który obraził, na rękę powabiają, mając za to, że to należy na szlachecką, a wysoką myśl mniemania dobrego mszczeniem krzywdy bronić. Ale te rzeczy pełne są płochości, chluby i nadętości. Zaiste prawdziwa myśl wspaniałości więcej należy na lekceważeniu niż na pomszczeniu krzywd, a na łaskawości raczej niż na srogości. Czego nie tylko nas uczy Chrystus i Jego apostołowie, gdy nam każą dobrożeczyć złożeczącym, dobrze czynić źle czyniącym, miłować nieprzyjacioły, ale też i filozofowie, którzy dawając naukę człowiekowi wielkiego serca chcą, aby jako odczynienia krzywd był daleko oddalony, tak by się też i mszczeniem swoich brzydził, a uczynionych się nie mścił. A k temu, aby jako dla rzeczy wielkiej i sprawiedliwej w niebezpieczeństwie się żywota wdawał, tak by dla lekkiej, a niesprawiedliwej tegoż uchodził. Nie tak, jako pospolicie czynią niektórzy, co dla nędznej chwały o maluczkie rzeczy łapają przyczyn niebezpieczeństwa, a o leda słóweczka chcą ręką czynić. Ale ci potem z sprawiedliwego sądu Bożego albo rany podejmują tych, z którymi czynią, albo gardło tracą, które drugim wydrzeć chcieli, albo na ostatek wszystko dobre mniemanie o sobie upuszczają, którego leda przez co nabyć chcieli. Ponieważ przeto nie tylko wiara chrześcijańska, która wżdy sama ma być u człowieka chrześcijańskiego wielce ważona, ale i filozofskie wyroki za wspaniałą myśl poczytają, gdy kto lekce waży krzywdy, ktoż jest, kto by głupiego mnóstwa przeciwne mniemania więcej ważył? A za więcej będzie przypisować ludziom bez męstwa i bez rozsądku, którzy się drugie krzywdzić niewalecznie na rękę powabiać, ludzi leda z przyczyn, a dla maluczkich rzeczy zabijać nauczyli? Tych sprawy i wszystek żywot gdyż zagodny, żeby go wszyscy ludzie ganili, rozumiemy, czemuż rozsądek ich o męstwie i prawdziwej wielkiej myśli wielce sobie ważymy? Lecz trzeba by się nam strzec, abyśmy więcej złych ludzi przewrotności folgując, nie stali się im podobni którym się nie podobać a mniemaniu ich a raczej obłędliwości i słowy i uczynkami przeciwić się, nic inszego jest, jedno za skuteczną sławą iść. Ale niechby mi na to odpowiedzieli, którzy pomstę imieniem męstwa i wielkiego serca zdobić śmieją, co o wzgardzie krzywdy rozumieją? Bo jeśli ta zwierzęca wściekłość jest w tak wielkiej wadze, że ją męstwem zową, cóż lepak jest cichość, co dobrotliwość, a serca miękkość? Iście, jeśli ten dobrze czyni, który się mści, tedy źle czyni, który zaniedbawa mścić się, której rzeczy przeciwną ukazałem nie tylko z pisma świętego, ale też i z filozofii i wyroków. Nóż, co nie należy do cnoty, a jako do męstwa należeć może? A do cnoty jako ma należeć, co daleko jest odmierności, najlepszej prawdziwego rozumu ustawy? Ponieważ przeto ci, którzy się katowsko krzywd mszczą, od środku prawem i statutami zamierzonego odstąpili, wtedyć też i to się wyznać musi, iż od cnoty i od męstwa dalecy są. A przed się nie tylko ci, którzy krzywdą, jaką wzbudzeni popędliwości swej wodze popuszczają, iż się mszczą, ale i drudzy też rozumieją i mówią, których żadna krzywda nie dolega, którzy ludziom już zajątrzonym i szalejącym dodawają zdaniem i powagą swą dobrej potuchy. Przyzwalają na to i wielcy, a zbożni, Bóg to wie, teologowie, którzy takie ludzie już na przelanie krwie bliźniego oślep bieżące wieczerzą syna Bożego sprawują. O przeniezbożne nabożeństwo! Żaden tej wieczerzy nie używa godnie, jedno ten, kto się z bliźnim pojednał, kto nie tylko przyjacioły, ale też i nieprzyjacioły miłuje, kto je karmi łaknące i poi pragnące. Te cechy miłości chrześcijańskiej używasz w ten czas, kiedy pragniesz krwie bliźniego, gdy gardła jego żądasz, gdy go zadeptać i stracić chcesz? Cóż tedy, czyli nie wierzysz, iż na ten czas miasto Chrystusa Diabła, wszech morderców Ojca, do serca Twego, jako o Judaszu w podobnej rzeczy napisano, przyjmiesz? To pewna, że prawa papieskie pojedynkowej bitwy zabroniły, a nie prawie i sam wiem, jeśli które insze prawa dopuszczają, a wszakże to pewna, że na wojnach sprawiedliwych miejsce mają. Gdzie iż wolno wszystkim wojskom sobie bitwę dać, tedyć też i niektórym będzie wolno z sobą pojedynkiem czynić, bo tedy z sobą czynią nieprzyjaciele, niespólni obywatele ani jednego wojska żołnierze. Tym sposobem, jako jest w historii rzymskiej, trzej Horacjuszowie ze trzemi kuriacjuszami czynili i Manlius z Francuzem. Pismo też święte także świadczy o Dawidzie Hebrajczyku, a Goliacie Filistynczyku, iż przed wojski w ten sposób z sobą czynili, aby za zwycięstwem jednego z nich wszystko wojsko zwycięstwo odniosło. I niezdrogi by to, aby dziś zwierzchni panowie, którzy się wielkich państw domagają, rozterki swoje o królestwa i powiaty pojedynkową bitwą kończyli, a tym sposobem zwycięzca wszystko brał, niż co więc niezliczonych ludzi śmiercią i nędzą nieskończoną królestw nabywają lecz czasu pokoju, gdzie wojny żadnej nie masz prawem trzeba walczyć nie bronią chyba żeby się trafił taki czas iżby się spór żadnym sposobem rozjąć nie mógł bez oręża I jako gdy świadkowie przysięgli różną rzecz u sądu twierdzą. Ale ja teraz mówię o tych, którzy wzgardziwszy prawem, albo dla sławy tylko, albo dla rozjęcia sporu uciekają się do oręża, a powabiają drugie na rękę. Którzy acz swoją rzecz jakożkolwiek za sprawiedliwą mają, wszakże iż zaniedbawszy prawa, to jest wzgardziwszy Boże i przyrodzone postanowienie, do broni się rzucają, na Marsa się spuszczają, muszą doznać sprawiedliwości Bożej, gdy je karać będzie za to. Bo kto się jako Paweł powiada postanowieniu Bożemu przeciwi, ten sobie sąd otrzymawa, i ten, którego powabiają nie praw, jeśli się nie uciecze do inszego lekarstwa, to jest do praw pospolitych, aby od nich pomocy prosił, a rozeznania wątpliwej sprawy. Lecz jeśli że powabiony nie wolą, przypędzony musi się bronić, może mieć wymówkę prawem przyrodzenia, które moc mocą odeprzeć dopuszcza. A jeśliże ci mają być ganieni, którzy o żywot i o krew nierozmyślnie walczą, tedyć też niemniej i oni tak królowie, jako i zwierzchni panowie, albo każdy urząd, którzy i tego dopuszczają, i miejsce do tego ku dziwowaniu dawają, a sami i patrzą na to, i sędziami onego bicia, albo forytarzami bywają. Bo a cóż to inszego jest jedno od pokoju ludzi do wojny odzywać, urzędowi miecz jego wydzierać, praw pospolitych i sądów zacność niszczyć, pobożnej przeciw Bogu powinności niepobożnie, a hardzie ubliżenie czynić? A przeto do ugadzania rozterków, do jednania nieprzyjaźni raczej praw i sądów używać trzeba nie oręża, bo do oręża tylko przeciw obcym uciekać się trzeba, gdy to, co prawem nam służy, prawem nie może być odjęto. Do praw się ludzie jednej rzeczy pospolitej zawsze mają uciekać, a miecza nad rozkazanie urzędowe nigdy nie używać. 27. Miecze i insze naczynia do obrażenia uczynione nie mają być noszone w rzeczypospolitej spokojnej. Lecz ponieważ się łacniej występków i niebezpieczeństw każdy ustrzec może, gdy się pierwej przyczyny, z której występki i niebezpieczeństwa rosną, strzec będzie. Przeto aby ta wspólnego walczenia skwapliwość była wygładzona, zda się być potrzebna rzecz zakazać, aby żaden w mieście i w schadzkach nie śmiał nosić broni wszelakiej ku szkodzeniu i obrażeniu uczynionej. Bo ludzie, czując je przy boku, prędcy są do uczynienia krzywd, zle da czego swary wszczynają, drugie biją i zabijają. Bo a co po takim naczyniu w zgromadzeniu ludzi jednym prawem stowarzyszonych? Prawom broń ma służyć, nie ludzi zwaśnionych, chęci i bystrości. Na dobrego obywatela należy żadnego zwycięstwa więcej sobie nie ważyć, jedno to, które jest za dozwoleniem praw nabyte, których aby się wszyscy trzymali, a ich posłuszni byli, słuszna rzecz to jest. Powiada Cicero, że lepiej tysiąckroć zginąć, niżli w swojej Rzeczypospolitej bez pomocy oręża nie móc żyć. A co prawdziwszego nad tę powieść być może? Bo każdy w Rzeczypospolitej swej za prawem ma być bezpieczny, nie za bronią. Co za szaleństwo rozboje czynić w Rzeczypospolitej napisanym prawie zasadzonej? A za się, a co rozbojowi może być podobniejszego, jedno chcieć bronią, a mocą dostawać tego, czego by prawem, a rozsądkiem dostawać trzeba? A owi, co miecze albo różnice u boku mają, a co inszego myślą, jedno niczego się nie bać, aby tak prawa na stronę odłożywszy krwią ludzką ziemię kropili? Wypisują historykowie wiele dobrych, a rozmaitych ustaw onego starodawnego, a zacnego miasta Masyliej, między którymi i ta jest, że się nikomu do miasta wchodzić z orężem nie godziło, a pogotowił był ten stróż, który je od każdego wziąwszy, wracał mu, gdy miał wychodzić nazad. Druga, aby gospody jako przychodzącym były bezpieczne, tak też i samym bezpieczne były. A co za pożytek z tego mieli Masylianie, Valerius Maximus powiada tak. Miecz u nich, którym złoczyńce ścinają, zardzawiał i ledwie się na posługę zgodził. Lecz rdza ona wielkim tego znakiem jest, że tam wszystko jest w wielkim pokoju, gdzie wszystkim zabroniwszy używania broni, odjęto wszelaką przyczynę wykonania i karania. Naszej Rzeczypospolitej jako wielki pożytek przyniosłoby takie postanowienie, a kto tego nie baczy? Żadnej bez ludzkiej nie masz, gdzieby kilku rannych, ochromionych, zbitych i niezliczonymi krzywdami strapionych nie ujrzał. Łacno by ten obyczaj był przyjęt, kiedyby niektórzy z jadowitymi sercy do tego nie zawadzali, którzy pod zasłoną zacności, albo jakiej swej górności gardzą miarkowaniem prawnym radzi, że się ich wszyscy boją a tak żywą, iż to jawnie dawają znać, że się w tym potwornym okrucieństwie kochają, za które widzimy, że częstokroć i sami karanie odnoszą, bo nie tylko ludzi podlejszego stanu, ale też i swoje równe i krewne z czasem i braty rodzone zabijają, sami też czasem bywają zabijani, a tym sposobem szalonej popędliwości swej słuszną zapłatę biorą. O, nędzna Rzeczpospolita, a na wszem rozgłobiona, która takowe potwory na swe złe chowa. Nie są to ludzie, którzy żyją, nie mając baczenie na cnotę i na swą powinność, a tego się dzierżą, do czego je popędliwości ślepe porywają. Daleko są gorsi ci, którzy w Rzeczypospolitej, jakoby w tymże murze mieszkając, swoje sąsiady zabijają, niżli oni, którzy najeżdżają granice nasze, mury tłuką, na dachy ogniem miecą. A pod cieniem zwierzchności drugich ludzi jadowitą okrutność w sobie mieć, a jako centaurowie i lapitowie swawolnie wszystko czynić, jest to więcej szaleństwo od diabła we złe ludzi wrzucone, aniż śmiałość ludzką chęcią wzięta. Do której popędliwości pohamowania wszyscy ludzkością, jako ozdobieni, mieliby się chęcią i pilnością swoją spiknąć, ale nie wiem, jeśli kto jest, co by się o to starał. Możni w bezpieczeństwie mają swe rzeczy, ufając możności i bogactwom swym. Ubodzy, a niepotężni tylko wzdychają. Dobrzy, a pobożni ludzie od smętku i od płaczu więdną. Rzeczpospolita leży nędzami i trudnościami obciążona, a tymczasem diabeł triumfuje, który, dostawszy sobie godnego naczynia, pobudza je do zabijania i do wszelakich złości, aby obraz Boży szpecił, wszelakimi nędzami zawalił, a za sobą na wieczne męki pociągnął. Trzeba przeto temu lekarstwo najdować, aby Rzeczpospolita dla niekarania złych nie była karana i nie upadła. 28. O Jednaniu Dał, żeby to Pan Bóg, żeby i to w obyczaje weszło, aby ludzie, którzy chcą jednanie między sobą mieć, szczerze powiadali każdy z strony swej, czym obraził bliźniego. Jakub Jerozolimski biskup rozkazuje, abyśmy jeden przed drugim grzechy nasze wyznawali, a spolnie się Bogu modlili za sobą, abyśmy byli uzdrowieni, a tać jest prawdziwie ona chrześcijańska spowiedź grzechu, gdy się nie tylko przed Bogiem dla grzechów swych, ale i przed bratem szczerze wyznawamy, w czym myśmy go obrazili, a jeden się za drugiego Bogu modlimy, aby nam odpuścił, a słuszne od nas karanie oddalił. Łacniej i boga i ludzi ubłagamy tym obyczajem, niżli co inszego na to miejsce zmyślając, albo szkomo tego nie bacząc. A przetoż sam Chrystus nam rozkazuje, jeśli chcemy jaki dar ofiarować Bogu, a wspomnielibyśmy brata być od nas obrażonego, abyśmy, położywszy na czas on dar Bogu nagotowany, szli pierwej do brata a przejednali go. Co jeśli grzeszą ci, którzy zmyślają, czego nie masz, albo którzy uchylają, co jest? Cóż oni, którzy fałszywie winę swoją na drugiego układają, grzech do grzechu przymnażając? Co się jednak i jednemu ze dwu rozumieć musi, gdy przeciwne powieści przeciwko sobie twierdzą. Lecz są niektórzy, co nie tak dalece dla siebie, jako dla rzeczypospolitej, nie zgadzając się z kim, zarazem od niego i chęć przyjacielską odwracają. A aczkolwiek nam nic nad Rzeczpospolitą Milszego nie ma być, dla której i nieprzyjaźni, i nędze, albo trudności, na ostatek i śmierci żaden dobry nie będzie się zbraniał. Wszakże gniewać się, albo waśń brać na tego, który tak rozumie, że jego rozsądkiem ma być rządzona, nie jest rzecz dobra, ani samej Rzeczypospolitej pożyteczna. Bo naprzód, kto inaczej rozumie, może to być, że lepiej rozumie niż ty. Druga, chociażby się i omylił, wszakże jeśli z szczerego serca mówi to, co Rzeczypospolitej rozumie być pożytecznego, ono jego omylenie godniejsze jest odpuszczenia niż gniewu. Tak wielka bywa czasem rozmaitość i różność tak w rzeczach jako i w czasie, iż nie dziw, że o nich tak wiele czasu bywa rozumów, jako jest w przypowieści ile głów. Gdy niektóry filozof mocnie się spierał, iż mądry nie może się omylić, wtedy mu podrzucono ptaka nie tego, którego on chciał, a gdy go jadł nie będąc tego mniemania, żeby mu co podrzucono, dano mu winę w onym jego omyleniu. Częstokroć się takie podrzucone ptaszki miasto prawdziwych do serc ludzkich nawijają. Lecz jako tu jest rzecz podobna, że i ty sam możesz się omylić. Tak za się jest rzecz przyjacielska, a własnej ludzkości pełna, żałować czyjego omylenia. Ale nienawidzieć, a nie nacierać na tego, który się zda jakoby zbłądził, jest rzecz człowieka srodze jadowitego, a krewkości ludzkiej mało znającego. Tak wielu występkom i wadom poddan jest żywot człowieczy, iż jeśli byśmy wiele rzeczy nie przebaczali, a występków sobie zobopólnie nie odpuszczali, niedługo by to towarzystwo, a złączenie ludzkie trwało. Lecz też i to w niektórych obaczono, iż nie tak cudza omyłka, czym oni rzecz swą farbują, ale zazdrość dawa im do rozterków drogę. Ciężkie to zaprawdę obruszenie, a nie każdemu człowiekowi służące i przystojne. A jako czerw nie w każdym się drzewie rodzi, ale tylko w słodkim, tak też zazdrość przyzwoitsza bywa tym, którzy są bardzo wysokiego serca, a sławy pragnącego. Która zazdrość, jeśli rozumem będzie rządzona, będzie jakoby pobudka do cnoty i do uczciwych spraw wiodąca z przykładów przed oczy położonych. Lecz jeśli się z prawdziwym rozumem będzie mijać, będzie bardzo zła, a, jako cicero powiada, bardzo podobna owej, która między dwiema jedną białą głowę miłującymi bywa. Bo a co jest gorszego, jedno, że się trapisz, a gryziesz sam w sobie z cudzego dobra, którego tobie albo przyrodzenie, albo lenistwo nie dało? A zatem gryzieniem chodzi zazdrość, z której roście waśń, a potem bywa wedle dawnej, hezjodowej przypowieści, iż garncarz garncarza nie najźry, a ponieważ z Nim zrównać albo Go przechodzić nie może, przeto w nim wszystko gani, pośmiewa się z Niego, źle go nawszem, gdzie może, wykłada, a źle o Nim mówi. Przeto takowe wady i znać i strzec się ich trzeba nikomu nie zajziereć, dary od Boga drugim dane w przystojnej uczciwości mieć, właśnie tak dla naszej, jako dla Rzeczypospolitej, na stronę odłożyć, a każdy występek drugim łaskawie odpuścić, a w szukaniu jednania tak się zachować, aby to było szczerze, a nie pokrycie. Bo są niektórzy do obrażenia drugich bardzo prędcy, a do jednania albo leniwi, albo zgoła nie dbali. Jeśli jaka potrzeba przymusza je do jednania, wszakże mają to sobie za sprośną rzecz, jawnie to po sobie dawać znać. Wolą cicho wieść do zgody, niż li jawnie wnieść, a dlategoż i jakoby nieumyślnie chcą to sprawować. A ponieważ się do tego, co czynią, przyznać nie chcą, cóż inszego czynią jednoszydzą i z tego, kogo obrazili, i z ludzkich spraw, które mają być jawne, gdy i obrażenie było jawne? Prawdziwie ono poeta napisał Quis simulat verbis nec corde est fidus amicus to jest kto słowy przędzionymi przyjaźń pokazuje, nie wiesz mu nigdy, bo cię sercem nie miłuje. A przetoż takie tajemne jednania o rzeczy jawne obrażające nieradę długo trwają, a pospolicie się w zamieszania rozruchy obracają. Niech przeto pierwszy stopień cnoty będzie nikogo nie obrażać, wtóry tego kogoś z przygody obraził przejednać. Kto się na pierwszym stopniu nie zostoi, niech się stara, aby się na drugim został, a twarzą, postawą i mową dawać znać, że onego uczynku żałuje i do tego się garnie, że z onym obrażonym za się w miłości mieszkać pragnie. Bo z tego, w którego stopnia żaden nie może zstąpić, żeby nie musiał ciężko upaść, gdyż i gniew przeciwko onemu, któregoś nie przejednał, uroście i chęć źle czynienia, a tak to złe czym dalej, tym się więcej będzie szerzyło, a iskierka z przodku niezagaszona urodzi wielki pożar, gdy będzie do tego materii dostawać. Przeto człowiek chrześcijański ma się o to pilnie starać, aby z każdym był w łasce, obrażenie szczerze odpuszczał, a za występki pokornie odpuszczenia prosił. Bo nie może mieć przystępu do Ojca Niebieskiego ten, który się inszym stawi albo pysznym ku przejednaniu, albo trudnym i nieuproszonym ku odpuszczeniu ich występku. Ale jest ich wiele takiego przyrodzenia, którzy z maluczkiej rzeczy łacno biorą wielkie obrażenia, zleda słoweczka, którym nie mają się być dotknionymi, chociażby on, kto je mówił, chciał daleko inaczej rozumieć. Z świstania, z chrapania, z paznokcia, gryzienia, z otworzenia ust, zakrzywiania, marszczenia, z pilnego zapatrzania, oczu zamrażania, z niedbałości albo w zdejmowaniu czapki, albo w rozmowie, albo w dawaniu ręki, na ostatek każdego kiwania, mrugania albo inszej postawy, o której tak rozumieją, żeby ich wzgardą znaczyła. Ale przez takie domyślania każdy przyrodzenie swoje wydaje, jakie jest, z którego obyczaje drugich sądzi, bo jak pospolicie bywa, iż jaki kto sam jest, za takie ma drugie. Którym a czego więcej trzeba życzyć, jedno, aby mieli myśl zdrową w ciele zdrowym? Boć zaprawdę serdeczne niemoce niebezpieczniejsze są niż cielesne, a częstokroć one bywają przyczynami tych. Niech przeto każdy zleczy myśl swą, a miasto rzeczy niech się nie boi cieniów ani snów. A obyczajem sofistów niech tego nie czyni przyczyną, co nie jest przyczyną. Tacy jesteśmy mało nie wszyscy, iż w wielu rzeczach bywamy ślepi, błądzimy, upadamy. A gdyby drudzy ostrymi oczyma na nasze upadki chcieli pojrzeć, nie leda, jakoby się jeden znalazł, który by z nami w przyjaźni na wieki zmieszkał. A jeśli to mamy za słuszną rzecz, aby nam występki nasze odpuszczano, czemu my też sami nie przebaczamy cudzych występków? Czemu malutkiego obrażenia nie mamy skromnie znosić, gdyż sami wielokroć drugie obrażamy? A ci nie wiem, jakbyśmy to właśnie obrażeniem nazwać mogli, co podczas z niejakiego serdecznego obłądzenia my sami zmyślamy. Ale chociażby i tak było, wtedy przed się na chrześcijańskiego człowieka należy drugim odpuszczać, jeśli też i on chce, aby mu Ojciec Niebieski odpuścił. Nóż kto tego nie baczy, jako oni karania srogiego godni, którzy nie przestawając na tem, że drugim przewinienia odpuścić nie chcą, nadto nieprzyjaźń swą przez ręce synom, przyjaciołom i potomstwu swemu poddać usiłują, a iż sami jadem zarażeni są, przeto wszytek naród swój tym, że jadem zarazić chcą? nie mają żadnego baczenia na dzieci swe, które pierwej z ich mistrzostwa źle czynić poczynają, niż jakie rozeznanie między dobrem a złem mają. Lecz i na przyjacioły nie dbają, których posługi przeciwko drugim używają w rzeczach daleko różnych, niż są one, którymi z nimi złączeni są, to jest miłością, przyjaźnią, chęcią, zgodą, na ostatek żadnego baczenia nie mają na potomki swe, które chcą do tejże wiela złego przepaści wtrącić, z której ani siebie, ani ich wyplątać nie będą mogli. Przystępuje do tego złego wielka, wiela ludzi złość i nieprawość, którzy albo pobudzają, a roszczą drugich niezgody i sami przez się i przez insze płochości swej pomocniki, albo pobudzone mogąc uchować, nie chcą. Którzy aczkolwiek sami z każdym radzi dobrze mieszkają, wszakże nie mają być żadnym obyczajem za dobre poczytani, jeśli to, czego sami w sobie nie cierpią, w drugich albo pobudzając, albo jakokolwiek inaczej pomnażając, cierpią. Czynią to albo dla otrzymania jakiego pożytku, albo dla uwarowania szkody jakiej, albo trudności, a czasem też to czynią od jakiego tajemnego tyraństwa przymuszeni. A tak nie inaczej o nich ma być rozumiano, jedno jako o tych, którzy acz sami nie kradną ani zabijają, ale drugie do złodziejstwa i do mężobójstwa pobudzają. Lecz którzy są prawdziwej cnoty miłowniki, a nie chcą drugich w żadnej rzeczy obrazić, a jako im kochać się w niezgodach a rozterkach ludzkich nie przystoi? A za to na cnotę należy to skromnie w drugim albo łaskawie przyjmować, co ty rozumiesz, tobie być ku jeśli żeś sam w jedzeniu i w piciu skromny, a jako pijaństwu i obżeraniu drugich życzliwym być możesz. Każdy wtedy, ile może, albo namową, albo rzeczą, albo radą, albo zwierzchnością, albo prośbami, albo mocą panowania niech się o to stara, żeby niegodne do zgody przywodził. Co gdyż każdemu czynić przystoi, wtedy nie wiem komu by więcej jako ludziom w wielkiej uczciwości u inszych będącym którzy by się częstokroć mogli samym tylko skinieniem, wiele ludzi nie zgody uspokoić, a zgodę postanowić. Ale wiele ich jest, którzy albo z lenistwa, albo iż się stąd żadnego pożytku nie spodziewają, albo też dla jakiej innej złej przyczyny pogodę, dobrze czynienia, opuszczają. Takowi są siebie tylko miłujący, a wszelakiej poczciwości niegodni. Bo prawdziwe wyrządzenie poczciwości nie bywa, chyba dla cnoty, a dla zasług przeciwko narodowi ludzkiemu. Niech się przeto każdy dobrze zasługuje narodowi ludzkiemu, a niech z swej strony jako morze leczy chorujące, waśni ludzkie niech wyniszcza, właskę je przywodzi, a niechaj się tego nie dopuszcza, aby, gdy dom bliźniego jakoby gorzeć poczyna, on w próżnowaniu leniał, by zaś, jeśli by się wielki ogień zawziął domu Twego, a Ty próżnujesz, ogień nie doszedł. Co jeśli się sam o siebie nie boisz, wtedy przed się będącym w niebezpieczeństwie ratunku, gdy możesz nie dać w wodzie tonących na morzu nie ratować, nędzami ludzkimi oczy swe paść nie jest rzecz człowiecza. Za się przeciwko temu różnice ugadzać, przyjaźni stanowić, serca ludzkie do miłości, a z przyjaźnej chęci przywodzić i uczyć, odwaśni i złej woli odwodzić, a za to nie najwięcej ludzkości jednego ku drugiemu przystoi? Której ludzkości, jakośmy wiele powinni, przyrodzenie wszystkich wspólne nas tego uczy. Gdybyśmy w to pilnie wglądali, uczy nas i on szczerej prawdy Mistrz Chrystus Jezus, powiadając, że oni są błogosławieni, którzy pokój czynią, to jest, którzy sami miłując pokój i między drugimi starają się o pokój. Wiele rzeczy jest, które ludzi do pokoju, zgody i ku łacnemu ubłaganiu przywodzą Ojciec Niebieski jeden, wszystkich przyrodzenie jedno, społeczność wiary, wspólne używanie praw, handlów albo towarów i Rzeczy Pospolitej, a zwłaszcza omyłki wszystkim pospolite, które zobopólnie sobie odpuszczać jest rzecz bardzo ludzka. Wszystkie bez mała ludzkie występki albo z niewiadomości rostą, albo z niepohamowania namiętności serdecznych. Dzieci, a szaleni i drudzy im podobni grzeszą z niewiadomości i z głupstwa. Zaś które namiętności cisną, tych jakoby do swych uczynków przywiązane trzymają. Co częstokroć widamy w ludziach od szczęścia wyniesionych, między którymi jednych możność tak sprawuje, iż sobą niewładną, drugich gniew mydli, niektórych pycha, łamie i wątli, na ostatek różnych z nich to te, to owe wzruszenia gwałtem poprzeki unoszą. Tymi niemocami niezliczone mnóstwo ludzi choruje tak niskiego stanu jako średniego i najwyższego, nawet i owi, którzy chcą być za zwycięzcę narodów widziani. Cóż wtedy przeciwko takim czynić? Zaprawdę nieco inszego jedno to, co doktorowie rozkazują, abyśmy przeciwne rzeczy przeciwnymi leczyli, na nikogo się skwapliwie nie gniewając, nikomu nie zajźrąc, na nikogo złej woli nie mając, przeciwko wszystkim się łaskawie stawiać, weseląc się z weselącymi, płacząc z płaczącymi, jako Paweł naucza. Jeśli to uczynimy, wtedy się okażemy i mędrszymi nad insze mnóstwo pospolitego ludu i mniej popędliwych namiętności w sobie mający. A cóż więcej przystoi tym, którzy takową mądrością i rozumu zupełnością obdarzeni są, jedno onych chorych, którym na rozumie zeszło ratować, co i lekarze pospolicie czynią, skromnie, a cierpliwie znosząc łajanie i złożeczenie odszalonych i którym na rozumie schodzi. Co jeśli, że nas samych one szkodliwych porządliwości i choroby trapią, albo nas ich popędliwości wzruszają, a co jest przystojniejszego jedno się nad podobnemu nam użalić? Bo to nie innego nie będzie, jedno jakobyśmy się sami nad sobą użalili, gdy się nad cudzym występkiem naszemu podobnym zmiłujemy. Lecz jeśli że te rzeczy mało kogo pobudzają do ubłaganości, miłości i zgody, niechże słucha Jezusa Chrystusa, niebieskiej mądrości mistrza, tymi słowy rozkazującego. Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Módlcie się za tymi, którzy was obrażają i prześladują, abyście byli synmi ojca waszego, który rozkazuje i światło świecić i dżdżowi iść na wszystkie, tak na dobre jako na złe. Bo jeśli tylko miłujące was miłować będziecie, a cóż zacnego uczynicie? A zaż i mytnicy tak nie czynią? Bo to jest najsnadniejsza droga, którą łacniuchno przyjść możemy do odpuszczenia grzechów naszych, odpuszczać winowajcom winy ich, jeśli chcemy, aby nam nasze były odpuszczone. Cóż wtedy na to życzemy chrześcijanie, którzy pod chorągwiami Syna Bożego żołniersko służymy? Żadna rzecz nie jest, która by nas nie wiodła do miłości i łacnego ubłagania, i prawo przyrodzone, i nasz pożytek, i ojca onego przykład, który nam pierworodny syn jego, zbawiciel nasz przed oczy kładzie. Nędzna to jest rzecz zaprawdę, że urodziwszy się w szkole Chrystusowej, będąc wychowani, wyćwiczeni w niej, nie chcemy uznać nauki naszej. Na każdy dzień się modlimy, aby Królestwo Boże do nas przyszło, a któreż to insze jest Królestwo, jedno sprawiedliwości, pokoju, zgody, a wspólnej miłości. Sam Chrystus, Mistrz nasz, z tego świata do Ojca odchodząc, hasło lub cechę zgody i miłości wspólnej zostawił nam, wieczerze swoje, aby jako wspólnym używaniem ciała i krwie Jego bywamy sobie równi, tak byśmy też spolną, a równą i przeciwko nam samym i tudzież przeciwko sprawcy tej świętej uczty chęć i wolą mieli. Nad to jeszcze jasnym głosem pokój i miłość jakoby na testamencie nam dał. Pokój, pry, mój dawam wam, pokój mój zostawuje wam. Stąd poznają wszyscy, iż uczniowie moi jesteście, jeśli miłość będziecie mieć między sobą spolną. Zaś do łacnego ubłagania i łaskawej skłonności tymi słowy nas napomina. Jeśli odpuścicie ludziom występki ich, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, wtedy i Ojciec Wasz Niebieski nie odpuści wam występków Waszych. Kogóż wtedy inszego początkiem i mistrzem mieć możemy, który by nas więcej pobudzał do odpuszczenia, do zgody, miłości wspólnej, jedno tego, który nam na każdy dzień sam odpuszcza, który nas osobliwie miłuje, który nie, po czym inszym ucznie swoje więcej poznawa, jedno po wspólnej miłości? A przecież wszyscy, którzy uczniami Chrystusowymi chcą być, mają się o to pilnie starać, aby się z wad, nieprzyjaźni i waśni wystrzegali, a pokój i zgodę ze wszystkimi w całości zachowali, a jako mogąc, pomnażali. Czego każdy bardzo łacno dokaże, jeśli się swego żalu mścić nie będzie. A jeśli sobie krzywdę, od kogo mieć my nie masz, wtedy albo do urzędu się uciecz, który Bóg postanowił, i dla ukarania złości, i dla nagradzania dobrych uczynków wyrządzeniem poczciwości, albo, odpuściwszy onę twoje krzywdę, zwycięż złość przeciwnika twego dobrocią twoją. Ale pospolity człowiek wedle rozsądku swego tych, którzy się krzywd swoich mszczą, wielce waży i mężnymi je, a wielkiego serca ludźmi nazywa, a za się cierpliwe lekceważy, a bojaźliwymi i nieśmiałymi je być osądza. Lecz my, którzyśmy się niebieskiego nabożeństwa nauczyli, więcej mamy sobie ważyć, on rozsądek najsprawiedliwszego sędziego, Boga, który złożeczącym każe dobro rzeczyć, a źle czyniącym dobrze czynić, który cierpliwość tak wielce sobie waży, iż powieda, że w niej otrzymamy dusze nasze. Tej cnoty przykład i sam w sobie Chrystus Jezus dziwnie okazał, i w wielu ludziach, którym On kazał na tęż drogę następować, którą On pierwej przed nimi szedł. Nadto jeszcze, jeśli się w tym filozofów dołożymy, wiele od nich usłyszymy o hamowaniu gniewu, a o łaskawym i cierpliwym znoszeniu krzywd. Bo a cóż inszego jest mścić się krzywdy, jedno naśladować złości tego, który pierwej obraził? A złej rzeczy naśladować, cóż inszego jest jedno od dobrze czynienia odstąpić? Nie godzi się tobie chorować przeto, że choruje przeciwnik twój, ani szaleć, iż on szaleje. Bo a jakoż niemoc twoja uzdrowi jego niemoc? Jako myśl twoja niezdrowa do zdrowia go przywiedzie? Zaprawdę on lekarz jest wielki prostak, który nie chce inaczej chorego wyleczyć, jedno ażby też sam pierwej chorował. 29. Zgromadzenie wszystkich nauk, a zamknienie pierwszych ksiąg o obyczajach. Swarą przeto, waśniom i nienawiścią bynajmniej nie trzeba przywykać, lecz cichości, pokoju, a zgody pilnować. Każdemu jego cześć ma być wyrządzona. Nie trzeba tak rozumieć, żeby on miał sławnym zostać dlatego, że drugimi gardzi. Bo wszyscy miłują i wielce ważą ony, które wiedzą, że też i oni drugie wielce ważą. Ale ci, co drugimi gardzą, pospolicie bywają u wszech w nienawiści. Każdy też w sprawach swoich ma pilnie patrzeć na ten sposób żywota, w którym mieszka. Ma go powinności swej dosyć czyniąc zalecać i zdobić, a w cudze się urzędy nie wtrącać bo stąd rośnie pomieszanie stanów, gdy ludzie wdawają się w sprawy sobie nienależące stąd, że też i własne powinności swe opuścić muszą albo je wżdy niedbale sprawują, mając dla cudzych spraw myśl roztargnioną i sama rzecz Rzeczpospolita niedobrze się ma, gdy każdy nie przestając na swym urzędzie miesza cudze chciwością górności nie inaczej jedno jako i ciało byłoby roztargnione gdyby członki, miejsce Swe opuściwszy, przeniosły się na drugich członków miejsce, a w ich by się urząd wdały. A przetoż ludzie dobrzy i pragnienia górności wystrzegać się mają, i miłość samego siebie zbytnią z serca swego wykorzeniać. Czego każdy tym łacniej dokaże, czym skromniej o sobie będzie rozumiał, a dary, którymi był obdarzon, często by obaczał, a nadto by i ono uważał, że mu więcej do doskonałości żywota nie dostawa niż dostawa. A przecież też nikogo sobie lekceważyć nie trzeba, ale siłami i majątnościami naszymi ludziom ile możemy usługować. Nie godzi się nam, którzy się za bracią liczymy, sobie tylko gwoli żyć, ale rzeczy dobrodziejstw Ojca naszego między się udzielać, które on różne i różnym dał, aby tą różnością a wspólnym udzielaniem powinowactwo braterstwa między nami zachowano było. Kto wtedy jest bogaty, niech się szczodrobliwością ukazuje być ubogiego bratem. Kto jest rozumem i mądrością obdarzon, niech nauki swej i rady użycza potrzebnym. Kto szlachectwem albo możnością wiele może, niech zwierzchność i możność swą obraca na bronienie niewinnych, a pokornych. Bo się zdaje, jakoby wszelaką ludzkość zwlekli z siebie i prawo braterstwa porzucali oni, którzy bogatymi będąc, sobie tylko bogaci są, którzy uczeni i mądrzy sobie tylko nauką i mądrością swoją obmyślają. Bo prawdziwa ludzkość i braterstwo udzielaniem rzeczy ludziom zawiera się, albo na rozpominaniu i użaleniu tych przygód, którym wszyscy poddani jesteśmy. Zaprawdę nie jest godzien w przygodzie swej miłosierdzia drugich, który nad nędznymi nie ma zmiłowania. Nie godzien jest pomocy ludzkiej, kto w niebezpieczeństwie będącym ratunku nie dawa, kto zamyka uszy przed proszącym, a drzwi przed potrzebnymi. A tak ustawicznie trzeba się o to starać, abyśmy, ile możemy, drugim dobrze czynili, abyśmy się ludźmi nie brzedzili, ani nimi gardzili, abyśmy składali nadętość, a nic pysznego nie czynili, nic hardzie, nic okrutnie. Bo te wady z siebie wygnawszy, choć różne są majętności ludzkie, przed się różność umysłów będzie zachowana, która jest najpotrzebniejsza do zachowania pokoju i zgody. Którzy tej równości zachować nie chcą, naprzód jawnie dawają znać, że nie chcą mieć wspólnego ojca z tymi, których za bracią mieć nie chcą. Bo to być nie może, aby ten w powinności braterskiej nie miał chcieć zostać z tym, z którym się do jednego ojca przyznawa. Potem też sami sobie stawają się proroki, że k temu przyjdzie, iż którzy nie chcą być z drugimi równo, ci bywają poniżeni bo to wyrokiem syna bożego jest postanowiono aby kto się powyższa był uniżon a kto się uniża był powyższon to mamy dobrze znać i głęboko do serca pokładać a jako boskie rozkazanie rozpominać i do tego wszystkie nasze sprawy obracać a przeto nikim gardzić nie mamy, każdego dobrą chęcią i powinnościami zawsze naszymi uszanować, szczęśliwe i przeciwne rzeczy znać, rady uczciwej a z cnotą złączonej zawsze się trzymać, a powodzenia od Boga wszechmogącego prosić i czekać, przed którego stolicą stanąć, a jemu liczbę ze wszystkich naszych spraw mów i myśli dać pewnie musimy. A to niechaj będzie dosyć o obyczajach, które acz wszem ludziom należą, ale najwięcej tym, którzy na urzędzie są. Nie, iżbym o tym więcej mówić nie mógł, gdyż szeroki plac ku mówieniu i filozofowie o tym bardzo szeroce pisali, ale ja tylko o onych rzeczach był umyślił rozmówić, które się najwięcej przed oczyma ludzkimi wiercą których dochodząc, chociaż ja doszedłem, chociam też nie doszedł, mam te nadzieję, że ludzi dobrzy pracy mojej ganić nie będą, jako tego, który bym Rzeczypospolitej rad pomógł, a stąd żadnego pożytku sobie nie naganiam. Przeto drugie rzeczy odprawujmy.